Odcinek szesnasty W słoneczne dni chorych wyprowadzano na spacer. Kobiety osobno. Nina jako sanitariuszka pilnowała chorych. Odprowadziłem Ninę do węgła. Wróciłem. Ławka nadal jeszcze była pusta. Spacerujący chorzy bali się na niej usiąść. Uważali ją za ławkę felczerów, sióstr, straży, konwoju. Książka znikła. Kto będzie czytać tę dziwną prozę, prawie nieważką, jakby gotową ulecieć w kosmos, prozę, w której przesunięto przemieszano wszystkie wymiary, w której nic nie jest duże ani małe. W obliczu pamięci jak w obliczu śmierci wszyscy są równi. Autor ma prawo zapamiętać sukienkę służącej i zapomnieć kosztowności pani. Ta powieść niesamowicie rozszerzyła horyzonty sztuki słowa. Mnie, kołymskiego Zeka, przeniosła do utraconego od dawna świata, do innych nawyków zapomnianych, niepotrzebnych. Na czytanie miałem czasu dosyć. Byłem dyżurnym nocnym felczerem. Przytłoczyła mnie strona Germont. Od Germont, od trzeciego tomu, zaczęła się moja znajomość Prusta. Książkę przysłano mojemu znajomemu, felczerowi Kalitińskiemu, który zadawał już szyku na sali w welwetowych golfach z fajką w zębach, rozsiewającą nieprawdopodobny zapach przed niego tytoniu. I tytoni golfy przyszły w paczce razem z Germont, Prusta. Ach, te żony, te żony, drodzy naiwni przyjaciele, zamiast machorki tytoń fajkowy – Zamiast spodni z żelaznej skóry, aksamitne golfy. Zamiast szerokiego dwumetrowego szala z wielbłądziej wełny, jakaś eteryczna niedorzeczność wyglądająca jak fontaś, jak muszka. Przepyszny jedwabny szal skręcający się na szyi w sznurek grubości ołówka. Takie same welwetowe spodnie, taki sam jedwabny szalik przysłano w 1937 roku Fritzowi Dawidowi, holenderskiemu komuniście, a mojemu sąsiadowi z Rura, z roty obostrzonego rygoru, roty osilionno Fritz Dawid nie mógł pracować, za bardzo był wycieńczony, a welwetowych spodni i wspaniałego jedwabnego fontazia nawet na chleb nie sposób było wymienić na kopalni. No i Fritz Dawid umarł. Upadł na podłogę w baraku i umarł. Było zresztą ciasno. Wszyscy spali, stojąc, tak że umarły, nie od razu dotarł do podłogi. Fritz Dawid najpierw umarł, a dopiero potem upadł. Wszystko to działo się 10 lat temu. Co tu mają do rzeczy? Poszukiwania straconego czasu. Kalitiński i ja obaj wspominaliśmy własny świat, własny czas utracony. W moim czasie nie było golfów, ale był Prust. Byłem więc szczęśliwy, czytając Germont. Nie chodziłem spać na blok. Prust był mi droższy od snu. Kalitiński mnie zresztą popędzał. Książka znikła. Kalitiński wpadł w furię Znaliśmy się słabo, był więc przekonany, że to ja ukradłem książkę, żeby ją sprzedać. Kradzież dokonywana mimochodem stanowiła kołymską tradycję, głodową tradycję. Szaliki, onuce, ręczniki, kawałki chleba, machorka, odsiew, odciąg znikały bez śladu. Kraść na Kołymie, zdaniem Kalitińskiego, umieli wszyscy. Ja też tak sądziłem. Książkę skradziono. Do wieczora można jeszcze było się spodziewać, że podejdzie jakiś ochotnik, bohaterski kapuś i zakabluje, powie, gdzie jest książka, kto był złodziejem. Minął jednak wieczór, dziesiątki wieczorów, a germot przepadły jak kamień w wodę. Jak nie sprzedadzą amatorowi, amatorzy Prusta wśród łagiernego naczalstwa, jeszcze na miłośników Jacka Londona można w tym świecie trafić, ale żeby Prusta, to na karty. Germant, to opasłe tomiszcze. To jedna z przyczyn, dla których nie trzymałem książki na kolanach, ale odłożyłem na ławkę. To gruby folio. Na karty, na karty. Potnął i tyle. Z niny bogatyriowej była piękność ruska-krasawica, którą niedawno przywieziono z kontynentu do naszego szpitala. Zdrada ojczyzny: artykuł 58 1a albo 1b. Spod okupacji? Nie, nie byliśmy pod okupacją. To strefa przyfrontowa. Dwadzieścia plus pięć, bez żadnych Niemców. Przez Majora. Aresztowali mnie, a Major chciał, żebym z nim żyła. Nie zgodziłam się, no i wyrok. Kołyma. Siedzę na tej ławce. Wszystko prawda i wszystko nieprawda. Nie chciałam z nim żyć. Lepiej już ze swoim będę kręcić. Z tobą na przykład. Ja jestem zajęty Nina. No słyszałam. Trudno ci będzie Nina. Za ładna jesteś, żeby diabli wzięli tę urodę. A co ci władza obiecuje? No że zostawią w szpitalu za sanitariuszkę. Przyuczę się na siostrę. Tutaj nie zostawiają kobiet Nina na razie. A mnie obiecują zostawić. Mam jednego takiego, pomoże mi. A kto to taki? No, tajemnica. Uważaj, tutaj jest szpital państwowy, oficjalny. Żaden tu takiej władzy nie ma z więźniów. Lekarz, felczer, za jedno, to nie szpital przy kopalni. Wszystko jedno, jestem szczęśliwa. Abażury będę robiła, a potem zapiszę się na kursy jak ty. W szpitalu Nina została do robienia abażurów z papieru. A kiedy z abażurami się skończyło, znowu posłali ją w etap. No co twoja baba jedzie z tym etapem? Tak. Obejrzałem się. Za mną stał Wołodia, stary Wyga, felczer bez wykształcenia medycznego, w przeszłości jakiś tam działacz oświatowy czy sekretarz Komitetu Miejskiego. Wołodi dawno już stuknął czwarty krzyżyk, a koły me znał jak własną kieszeń. Kołyma też znała Wołodię. Interesiki z błatnymi, łapówki dla lekarzy. Tutaj Wołodię przysłano na kursy, żeby tytuł podbudował wiedzę, ale kursów nie zorganizowano. Wołodia postanowił więc wrócić na złote odkrywki, gdzie był władcą i bogiem. Wołodia miał też nazwisko bodaj Raguzin, ale wszyscy nazywali go Wołodią. Wołodia jako patron Niny? To było zbyt straszne. Za plecami spokojny głos Wołodzi powiedział – Na kontynencie miałem kiedyś git układy w damskim łagrze. Jak tylko zaczną kablować, że mam babę, to ja ją zaraz na listę fru i wetap i nową wołam, żeby żury robiła i znowuż wszystko gra. Nina odjechała. W szpitalu została jej siostra Tonia. Ta spała z chleboriezem, tym, co kroi chleb na porcję. Korzystna przyjaźń. załotnickim, smagłym, krzepkim przystojniakiem, skazanym za przestępstwa pospolite. Do szpitala, na stanowisko chleborieza, które wróży i przynosi milionowe zyski, załotnicki trafił za wielką łapówkę, wręczoną, jak mówili, samemu komendantowi szpitala. Wszystko szło dobrze, ale smagły przystojnik Złotnicki okazał się syfilitykiem. Konieczne było wznowienie leczenia. Chlebor je zdjęli odesłali do więzony, do męskiego łagru dla wenerycznych. W szpitalu Złotnicki był tylko kilka miesięcy i zdążył zarazić tylko jedną kobietę, tonie bogatyriową. i tonię wywieziono do kobiecej więzony. W szpitalu zrobił się poploch. Cały personel medyczny od razu na analizę. Odczyn Wassermana, Felczer, Wołodia, Raguzin miał cztery krzyżyki. Syfilityk Wołodia znikł ze szpitala. A w kilka miesięcy później do szpitala konwój przywiózł chore kobiety, między innymi Ninę Bogatyrjową. Ale Ninę wieziono dalej. W szpitalu tylko odpoczęła. Wieziono ją do kobiecej więzony. Wyszedłem przyjąć etap. Tylko... Głęboko zapadłe, wielkie, piwne oczy. Nic więcej nie ocalało z dawnej urody Niny. Ot, jadę do więzony, ale dlaczego tam? No jak to, dlaczego? Jesteś felczara, nie wiesz? Dlaczego wysyła się do więzony? To te abażury wołodzi, bliźnięta urodziłam, zdechlaki, umarły. Dzieci umarły? No to Twoje szczęście Nina. Tak. Teraz jestem wolna jak ptak. Podleczę się. Znalazłeś wtedy książkę? Nie, nie znalazłem. To ja ją wzięłam. Wołodia prosił o coś do czytania. Przełożył Adam Pomorski Inżynier Kisielow Charakter inżyniera Kisielowa był dla mnie nieprzenikniony. Młody, trzydziestoletni inżynier, energiczny pracownik, świeżo po ukończeniu Politechniki przybyły na daleką północ w celu odpracowania obowiązkowej trzyletniej praktyki. Jeden z nielicznych przedstawicieli władzy, którzy czytali Puszkina, Lermontowa, Niekrasowa tak przynajmniej świadczyła jego karta w bibliotece. A najważniejsze bezpartyjny czyli najwidoczniej. Przybyły na daleką północ nie po to, żeby tu przeprowadzać jakąś kontrolę na odgórny rozkaz. Kisielow, który nigdy w życiu nie zetknął się dotąd z więźniami, prześcignął wszystkich oprawców w ich katowskim rzemiośle. Osobistym biciem więźniów Kisielow dawał przykład swym majstrom, brygadzistom, konwojentom. Po pracy Kisielow. Nie potrafił się opanować. Chodził od baraku do baraku w poszukiwaniu kogoś, kogo mógłby bezkarnie znieważyć, uderzyć, pobić. Takich miał do dyspozycji dwustu. Ciemna, sadystyczna rządza mordu, która żyła w Kisielowie, w samowoli i w bezprawiu dalekiej północy, znalazła sobie ujście, warunki rozwoju i wzrostu. Nie dość po prostu zwalić z nóg. Wśród mniejszych i większych szefów i komendantów na kołymie było wielu takich amatorów, których ręce świeżbiały, którym zachciało się wyżyć, a już po chwili zapominali o wybitym zębie, o zakrwawionej twarzy więźnia, który owego uderzenia nie mógł zapomnieć do śmierci. Nie dość po prostu uderzyć, ale zwalić z nóg i deptać, deptać pół trupa swoimi podkutymi buciorami. Nie jeden więzień oglądał z bliska podkówki na podeszwach i obcasach butów Kisielowa. Kto to dzisiaj leży pod obcasami Kisielowa? Kto siedzi na śniegu? Zelfugarow. To mój sąsiad z Górnej Pryczy, w jednym z przedziałów owego baraku pociągu prostą drogą zmierzającego do piekła. Osiemnastoletni chłopak, wątwej budowy ciała, ze zniszczonymi, przedwcześnie zniszczonymi mięśniami. Twarz ma zelfugarów zalaną krwią, tylko po czarnych, krzaczastych brwiach poznaje swojego sąsiada. Zelfugarów to Turek, fałszerz pieniędzy. Fałszerz pieniędzy z artykułu 59.12, do tej pory żywy. Żaden prokurator, żaden śledczy w to nie uwierzy, przecież na fałszywe banknoty państwo ma tylko jedną odpowiedź, śmierć. Ale Zelfugarow był szesnastoletnim wyrostkiem, kiedy stanął przed sądem. – Robiliśmy dobre pieniądze, nie do odróżnienia od prawdziwych – szeptał poruszony wspomnieniami w baraku, w ocieplanym namiocie, w którym pod brezent wstawiono szkielet z dykty. I takie zdarzają się wynalazki. Rozstrzelano ojca, matkę i dwóch stryjów Zelfugarowa – a chłopak został przy życiu. On zresztą też wkrótce zemrze, czego gwarancją są buty i pięści inżyniera Kisielowa. Pochylam się nad zelfugarowem, a ten wypluwa na śnieg wybite zęby. Twarz puchnie mu w oczach. — Idź, pan, idź. Kisielow się rozpiekli, jak zobaczy. Szturcha mnie w plecy inżynier Wronski, górnik z kopalni pod Tułą, sam rodem z tweru. Ostatni model procesów szlachtyńskich. Donosiciel i łajdok. Po wąskich stopniach wyrąbanych w skalistym zboczu wspinamy się na miejsce pracy. Te stopnie to pierwsze karby kopalni. Sztolnia, którą drąży się pochyło w głąb góry, a kamienia już wybrano sporo, szyny biegną gdzieś daleko do wnętrza, gdzie ludzie wiercą, wysadzają skałę, odsyłają na górę urobek. I Wronski, i ja, i Sawczenko, poczciarz z Harbiny i Kryukow, maszynista parowozu. Wszyscy razem jesteśmy zbyt słabi, jak na robotników przodowych, zbyt słabi, żeby dostąpić zaszczytu dopuszczenia do kilofa i łopaty i do wzmocnionej racji żywnościowej, która od naszego produkcyjnego przydziału różni się bodaj jakąś dodatkową kaszą. Wiem dobrze, co to jest łagierna skala żywienia, jaką groźną treść kryją w sobie wszystkie te bodźce żywnościowe, i nie narzekam. Pozostali nowicjusze z zapałem roztrzązają zasadniczą kwestię: jaką kategorię wyżywienia dostaną w następnej dekadzie? Przydziały żywnościowe i talony zmieniają się co 10 dni. Jaką? Jak na wzmocnioną rację jesteśmy za słabi. Mięśnie naszych rąk i nóg od dawna wyschły na wióry, ale mamy jeszcze mięśnie grzbietu, piersi, mamy jeszcze kości i skórę. Dorabiamy się więc odcisków na piersiach, by uczynić zadość życzeniu inżyniera Kisilowa. Wszyscy czterej mamy odciski na piersiach i białe łaty na brudnych, obdartych waciakach, wstawione na piersi jakbyśmy wszyscy nosili takie same więzienne mundury. W głąb szybu biegną szyny. Po szynach na sznurze na konopnej linie spuszczamy na dół wagonik. Na dole go załadują, a my wciągniemy go na górę. Rękami go oczywiście nie wyciągniemy, choćbyśmy ciągnęli razem jak trzykonne furgony w Moskwie. W każdy jakoś ciągnie... Resztką sił czy nadsiły. Razem, zgodnie w łagrze, ludzie ciągnąć nie potrafią. My jednak mamy urządzenie, znane już w starożytnym Egipcie urządzenie, które pozwoliło zbudować piramidy. Piramidy, a nie jakąś byle kopalnię, kopalenkę. To kierat konny. Tyle, że tutaj zamiast koni do kieratów przęga się ludzi nas. Każdy z nas. Napiera piersią na swoją belkę, pcha, a wagonik pomału wypełza na zewnątrz. Wtedy, porzuciwszy kierat, wytaczamy wagonik pod zwałowisko, rozładowujemy go, ciągniemy z powrotem, ustawiamy na szynach, spychamy w czarną gardziel sztolni. Krwawe odciski na piersiach, łaty na waciakach to ślad belki konnego kieratu, egipskiego kieratu. Tutaj Wsparwszy się w boki czeka na nas inżynier Kisielow. Pilnuje, żebyśmy zajęli swoje miejsca w tym zaprzęgu. Kisielow dopala papierosa i starannie zadeptuje, rozciera niedopałek na kamieniach buciorem, po czym odchodzi. Wiemy przecież, że Kisielow naumyślnie roztarł, zadeptał niedopałek, żeby nie dostał się nam ani okruch tytoniu. Kierownik widział bowiem chciwe, płonące oczy, nozdrza więźniów z daleka wietrzące dym, tego inżynierskiego papierosika. Nie umiemy się jednak powstrzymać i wszyscy czterej podbiegamy do rozszarpanego, unicestwionego niedopałka, usiłując zebrać choćby okruszek, choćby ziarneczko. Ale oczywiście nie daje się zebrać ani okruszka, ani pyłku. Wszystkim nam łzy się w oczach kręcą. I wszyscy razem wracamy na swoje stanowiska robocze u wyświeconych belek konnego kieratu w dyby obrotowego wyciągu. To Kisielow, Paweł Dmitriewicz Kisielow, wskrzesił w Arkagale lodowy karcer z 1938 roku, wyciosany w skale w wiecznej zmarzlinie lodowy karcer. Latem ludzie rozbierano do naga, zgodnie z letnią instrukcją gułagu i osadzano ich w tym karcerze boso, bez czapki, bez rękawic. Zimą wsadzano w ubraniu, zgodnie z zimową instrukcją. Wielu więźniów, którzy spędzili w tym karcerze tylko jedną noc, raz na zawsze pożegnało się ze zdrowiem. W barakach, w namiotach sporo gadało się o Kisielowie. Wielu więźniom, którzy nie przeszli szkoły 1938 roku, codziennie metodyczne bicie na śmierć wydawało się czymś zbyt strasznym, czymś nie do wytrzymania. Wszystkich oszałamiał, dziwił, dotykał czy co tam jeszcze? Osobisty udział kierownika odcinka w tych codziennych egzekucjach. Więźniowie. Łatwo wybaczali uderzenia, szturchańce, konwojentom, nadzorcom, wybaczali swoim własnym brygadzistom, ale wstyd im było za kierownika odcinka, za tego bezpartyjnego inżyniera. Aktywność Kisielowa budziła oburzenie nawet tych, których uczucia stępiały w ciągu długich lat niewoli, którzy widzieli już wszystko, którzy przyswoili sobie wielką obojętność, którą wpaja ludziom obóz. Obóz to potworność. Żaden człowiek na świecie nie powinien obozu oglądać. Doświadczenie obozowe jest negatywne w każdej swej minucie. Człowiek staje się tylko gorszy. Inaczej być nie może. W obozie dużo jest takich rzeczy, których człowiek nie powinien oglądać. Nie jest jednak rzeczą najstraszniejszą widzieć dno życia. Najstraszniejsze zaczyna się wtedy, kiedy to dno życia człowiek odtąd już zawsze odnajduje we własnym życiu. Kiedy doświadczenie obozowe dyktuje mu normy moralne, kiedy we własnym życiu stosuje się do etyki błatniaków. Kiedy umysł ludzki nie dość, że służy usprawiedliwieniu tych obozowych uczuć, ale służy samym tym uczuciom. Znam wielu inteligentów. A zresztą nie tylko inteligentów, którzy na wolności właśnie błatne zasady uczynili skrycie regułą swojego postępowania. W zmaganiach tych ludzi z obozem górę wziął obóz. O ich moralności przesądziła zasada: lepiej ukraść niż poprosić. Fałszywe błatne rozróżnienie własnego i przydziałowego chleba. Wyniesiony z więzień nazbyt swobodny stosunek do własności państwowej. Przykłady deprawacji można mnożyć. Kwestia granicy moralnej jest dla więźnia niezwykle istotna. To główne zagadnienie jego życia, czy jeszcze pozostaje człowiekiem, czy już być nim przestał. Rozgraniczenie to bardzo subtelne. Wstydzić się trzeba nie tylko, że ktoś był dochodziagą, knotem, Biegał jak kurwa z kociołkiem i grzebał w dołach na pomyje. Wstydzić się trzeba tego, że ktoś za własną uznał błatną moralność, choćby dawała mu ona jak błatnym szansę przeżycia, podszycia się pod bytowiczka, przestępcę pospolitego, a nie politycznego. I takiego zachowania, które daj Boże ani władza, ani kolegom nie pozwoli odgadnąć prawdy. Czy kto siedzi z artykułu 58, czy 162, czy z jakiegoś tam za defraudację, za niegospodarność? Słowem, inteligent chciałby się stać łagierną zoją kosmodymianską. Między błatnymi być błatniakiem, między kryminalistami kryminalistą. Kradnie, pije i nawet się cieszy kiedy dostanie wyrok z pospolitego artykułu zdjęto z niego wreszcie przeklęte piętno polityki bogiem a prawdą nigdy w nim nic politycznego nie było w łagrze nie było więźniów politycznych byli to urojeni zmyśleni wrogowie z którymi państwo rozprawiało się tak jakby byli prawdziwi rozstrzeliwało ich zabijało morzyło głodem śmierć stalinowską kosą kosiła wszystkich na równi według rozdzielnika według listy według planu który miał być wykonany wśród tych którzy zginęli w łagrze odsetek łajdaków i tchórzów był taki sam jak wśród ludzi na wolności do obozu trafiali przypadkiem z obojętnych i z tchórzów z mieszczuchów i nawet z oprawców przypadkowo stawali się ofiarą obóz był Wielką próbą siły charakteru, zwykłej ludzkiej moralności. 99% ludzi tej próby nie zniosło. Kto ją zdołał znieść, umierał razem z tymi, którzy jej znieść nie mogli, dla własnej satysfakcji, usiłując być lepszym i twardszym od wszystkich. Była już późna jesień, gęsta śnieżyca. Spóźniona w przelocie młoda kaczka nie była w stanie walczyć ze śniegiem słabła. Na platformie zapalono reflektor. Zmylona jego zimnym blaskiem, kaczka, bijąc ciężko na skrzydłami, rzuciła się w stronę Jupitera jak do słońca, jak do ciepła. Zimny blask Jupitera nie był jednak tym samym, co światło słoneczne, dawca życia. Kaczka przestała zmagać się ze śniegiem. Opadła na platformę u wejścia do sztolni, gdzie my, szkielety w podartych waciakach, wśród wrzasku konwojentów, napieraliśmy piersią na belkę kieratu. Sawczenko złapał kaczkę gołymi rękami, wsunął ją za nadrze, ogrzał przy kościstej piersi, osuszył jej pióra swoim głodnym i chłodnym ciałem. Zjemy? Zapytałem. Chociaż liczba mnoga była tu nie na miejscu. Zdobycz łup należał do Sawczenki, a nie do mnie. Nie, lepiej ją oddam. Komu? Konwojentom? Kisielowowi. Sawczenko zaniósł kaczkę do domu, w którym mieszkał kierownik odcinka. Żona kierownika wyniosła Sawczence dwa kawałki chleba ze 300 gram i pełną menażkę postnego kapuśniaku z kwaszonej kapusty. Kisielow dobrze wiedział, jak ma się liczyć z więźniami i nauczył tej sztuki własną żonę. Rozczarowani połknęliśmy ten chleb. Sawczenko, większy kawałek, ja mniejszy. Wylizaliśmy zupę. Lepiej było samemu zjeść kaczkę, smętnie powiedział Sawczenko nie trzeba było odnosić do Kisielowa przy tak przypadkiem ocalały z zagłady w 1938 roku nie miałem zamiaru powtórnie skazywać się na znane mi już męki skazywać się na codzienne co godzinne upokorzenia na bicie, na znęcanie się na użaranie się z konwojentami z kucharzem, z łaziennym z brygadzistą, z byle władzą na ustawiczną walkę o coś co dałoby się zjeść żeby nie skonać głodową śmiercią doczekać jutrzejszego dnia niczym nie różniącego się od tego co dzisiaj należało zebrać resztki z poniewieranej z zmasakrowanej woli żeby skończyć ze znęcaniem się nad nami skończyć choćby kosztem życia życie to nie taka znów wysoka stawka w obozowej grze wiedziałem że wszyscy tak sądzą chociaż nie mówią tego głośno Wymyśliłem sposób na pozbycie się Kisielowa. Półtora miliona ton węgla półkoksującego pod względem kaloryczności nieustępującego Donieckiemu, takie są zasoby złóż Arkagały, zagłębia węglowego kołymy, gdzie drzewa liściaste, wykoślawione przez mróz nad głową i wieczną zmarzlinę pod korzeniami, osiągają dojrzałość dopiero po 300 latach. Znaczenie zasobu węgla wobec takiego lasu rozumie każdy stupajka na Kołymie. Dlatego też na kopalnie w Arkagale często gęsto zaglądały najwyższe kołymskie władze. Jak tylko jakaś wielka władza przyjedzie na Arkagale, trzeba dać popysku Kisielowowi publicznie. Przecież obowiązkowo zrobią obchód baraków kopalni wyjść z szeregu i spoliczkować. Dadzą wyrok. No, dadzą ze dwa lata. Za takie ścierwo więcej nie dadzą, a na dwa lata trzeba się zgodzić. Żaden stary Kołymiak nie liczył na to, że wróci z północy żywy. Wyrok nie miał dla nas znaczenia. Byle nie rozstrzelali, nie zabili. A zresztą. No, to jasne, że Kisielowa po spoliczkowaniu zabiorą stąd, przeniosą, zdejmą. Odcinek XVII. W najwyższym naczarstwie przecież uważają policzek za hańbę. My, więźniowie, tak nie uważamy. Kisielow też pewno nie. Taki policzek zagrzmi na całą kołymę. Tak sobie pomarzyłem o tym, co w naszym życiu najważniejsze. Pomarzyłem przy piecyku, przy stygnącym ognisku. A potem wlazłem na górną pryczę na swoje miejsce, gdzie było trochę cieplej, i zasnąłem. Nie miałem żadnych snów. Z rana przeprowadzono nas do pracy. Otworzyły się drzwi biura i kierownik odcinka przystąpił próg. Kisielow nie był tchórzem. Ej, ty, wrzasnął. Wystąp. Wystąpiłem. No i co? Zagrzmi na całą kołymę? Tak? — No, uważaj. Kisielow nie uderzył mnie, nawet się nie zamachnął dla przyzwoitości, dla zachowania własnej kierowniczej godności. Odwrócił się i odszedł. Musiałem teraz bardzo uważać. Kisielow więcej się do mnie nie zbliżał i nie robił uwag, po prostu wykreślił mnie ze swego życia. Ale rozumiałem, że niczego nie puści w niepamięć. A czasem... Czułem na plecach nienawistne spojrzenie kogoś, kto nie obmyślił jeszcze zemsty. Dużo myślałem o wielkim cudzie łagru, o cudzie kapusiostwa, cudzie donosu. Kiedyż Kisielowowi zdążono donieść. Kapuś więc nie spał w nocy, żeby pobiec na wartownię albo do domu kierownika. Umordowany dzienną charówką, prawowierny kapuś sam siebie okradał z nocnego odpoczynku, męczył się, cierpiał, ale dawał dowód. Kto to? Było nas czterech przy tej rozmowie. Ja sam nie donosiłem, tego byłem pewien. Są takie sytuacje w życiu, że człowiek sam nie wie, czy doniósł, czy nie doniósł na własnych kolegów. Na przykład niekończące się akty skruchy wszelkich partyjnych odchyleńców czy to donosy czy nie nie mówię już o obłędzie zeznań pod wpływem płonącej lampy lutowniczej i to się zdarzało po moskwie do tej pory chodzi pewien burjat profesor który na twarzy ma szramy po lampie lutowniczej z 1937 roku kto zatem Sawczenko Sawczenko spał obok mnie inżynier Wronski no tak Inżynier Wronski to on. Należało się śpieszyć. Napisałem Gryps. Nazajutrz wieczorem z odległej o 11 kilometrów Arkagały okazyjnym samochodem przyjechał lekarz więzień Kunin. Znałem go trochę, dawnymi laty byliśmy razem w tranzytce. Po przebadaniu chorych i zdrowych Kunin mrugnął do mnie i poszedł do kisielowa. No, jak tam ogląd? W porządku? — Tak, prawie, prawie. Mam do pana prośbę, Pawle Dmitrijewiczu. No, jestem do pańskich usług. — Niech pan puści Andryjewa do Arkagaly. — Wystawię skierowanie. Kisielow wybuchnął. — Andryjewa? Nie! Kogo łaska, Siergieju Michajowiczu, tylko nie Andryjewa! — roześmiał się. — To, że się tak literacko wyrażę, mój osobisty wróg! Komenda w Łagrze dzieli się na dwie szkoły. Jedni uważają, że wszystkich więźniów, i nie tylko więźniów, ale wszystkich, którzy osobiście narazili się szefowi, należy jak najprędzej odesłać w inne miejsce, przenieść, wypędzić z pracy. Druga szkoła uważa, że wszystkich, którzy stali się dla szefa kamieniem obrazy, wszystkich osobistych wrogów, trzeba mieć stale pod ręką. Nie wolno ich spuszczać z oka. Osobiście upewniając się co do skuteczności środków karnych, które sobie szef wykombinował dla zaspokojenia własnej ambicji, pofolgowania własnemu okrucieństwu, Kisielow wyznawał zasady tej drugiej szkoły. No, nie śmiem nalegać, powiedział Kunin. Prawdę mówiąc, wcale nie po to przyjechałem. Mam tutaj protokoły, sporo tego. Kunin. Rozpiął wymiętą prezentową teczkę. Protokoły o pobiciach. Jeszcze ich nie podpisywałem. Wie pan, ja w tych sprawach nie rozdzielam włosa na czworo. Biorę to na chłopski rozum. Umarłych się nie wskrzesi, połamanych kości się nie sklei. Umarłych zresztą w tych protokołach nie ma. Tak sobie powiedziałem o umarłych, żeby ładniej brzmiało. Nie życzę panu źle. Pawle Dmitriewiczu mógłbym więc złagodzić pewne orzeczenia lekarskie. Nie usunąć, ale właśnie złagodzić. To, co się stało, opisać łagodniej. No ale widzę Pańskie zdenerwowanie i nie chcę się Panu naprzykrzać z osobistą prośbą. Nie, nie, Siergieju Michajłowiczu! Kisielow przytrzymał za ramiona podnoszącego się z taboretu Kunina. Cóż znowu. A czy nie można w ogóle podrzeć tych głupich protokołów? To przecież wszystko pan rozumie w gniewie, a poza tym to takie dranie każdego wyprowadzą z nerwów. Co do tego ostatniego, Pawle Dmitriewiczu, mam swoje zdanie, a protokoły, no podrzeć ich oczywiście nie można, ale złagodzić tak. No więc niech pan to zrobi. No zrobiłbym chętnie. Zimno powiedział Kunin, patrząc Kisielowowi prosto w oczy, ale ja sam przecież prosiłem pana o przeniesienie jednego tam człowieczka do Arkagały, tego tam zdechlaka Andrzejewa, a pan nawet słuchać nie chce. Roześmiał się pani tyle. Kisielow milczał przez chwilę. Sukin, syny, wszyscy jesteście, powiedział. Niech pan pisze skierowanie do szpitala. No, to zrobi Felczer. Pańskiego odcinka na Pańskie polecenie, odpowiedział Kunin. Tegoż wieczoru z diagnozą ostre zapalenie wyrostka zostałem odwieziony do Arkagały, do głównej zony łagrowej i więcej już Kisielowa nie widziałem. Nie minęło wszakże pół roku, a usłyszałem o nim. W ciemnych chodnikach kopalni szeleściła gazeta. Słychać było śmiech. Gazeta opisywała nagłą śmierć Kisielowa. Po raz setny roztrząsano szczegóły, nie posiadając się z radości. Nocą do mieszkania inżyniera przez okno wszedł złodziej. Kisielow nie był tchórzem. Nad jego łóżkiem zawsze wisiała nabita, myśliwska dubeltówka. Słysząc szmer, Kisielow wyskoczył z łóżka, odwiotł kurki i wpadł do sąsiedniego pokoju. Złodziej Słysząc kroki gospodarza, skoczył do okna i trochę się spóźnił, wyłażąc przez wąski otwór. Kisielow uderzył złodzieja z tyłu kolbą, jak w obronnej walce wręcz, zgodnie ze wszelkimi zasadami, tak jak uczono wszystkich wolnych podczas wojny, uczono jakichś pradziadowskich metod walki wręcz. Dubeltówka wypaliła. Cały ładunek poszedł w brzuch Kisielowa. Umarł po dwóch godzinach. Najbliższy chirurg był 40 kilometrów dalej, a Siergiejowi Michajłowiczowi jako więźniowi nie zezwolono na tę pilną operację. Dzień, w którym na kopalnie doszła wiadomość o śmierci Kisielowa, dla więźniów zmienił się w święto. Zdaje się, że nawet plan tego dnia wykonano. Przełożył Adam Pomorski. Protezy. Łagrowy karcer był stary, bardzo stary. Zdawało się, że drewniane ściany i zolatek mogą runąć od byle dotknięcia. Karcer jednak stał nadal, zaś izolatki dobrze służyły swoim celom. Każde głośniejsze słowo było słyszane przez sąsiadów. Mimo to ci, którzy siedzieli w karcerze, nie porozumiewali się ze sobą. Bali się kary. Krzyżyk Nakreślony kredą na drzwiach przez dyżurnego strażnika, pozbawiał izolatkę gorącego posiłku. Dwa krzyżyki zabierały chleb. Do karceru zamykano za rozmaite łagrowe wykroczenia. Podejrzanych o poważniejsze przestępstwa wywożono do urzędu. Dziś aresztowano nieoczekiwanie wszystkich więźniów pełniących w łagrze jakieś funkcje przykowało się najwidoczniej coś większego, jakiś proces na czyjeś polecenie. Staliśmy więc w ciasnym korytarzu karceru. Cała szóstka, otoczona strażnikami, czuła i rozumiała jedno, że znowu wciągnęły nas tryby tej samej maszyny, co przed kilku laty i że przyczyny poznamy nie wcześniej niż jutro. Rozbierano nas do bielizny i pakowano do izolatek. Profos spisywał odebrane rzeczy, upychał je w workach i przywiązywał karteczkę. Operacją kierował śledczy, znałem jego nazwisko Plesniakiewicz. Pierwszy chodził o kulach. Usiadł na ławce koło lampy, położył się rozbierać. Pod ubraniem miał stalowy gorset. Zdjąć? Oczywiście człowiek. Rozwiązywał sznurki gorsetu i śledczy, Plesniakiewicz, nachylił się, żeby mu pomóc. Węszysz, stary przyjacielu? zapytał człowiek w gorsecie, nadając słowo węszysz grypserskie, nieobraźliwe znaczenie. Sprawdzam, plewę. Człowiekiem w gorsecie był Plewe, kierownik łagrowej pracowni krawieckiej. Pracownia zatrudniała 20 krawców. Przyjących na zamówienie. Za zgodą komendantury wykonywała również zlecenia cywilne, wolnościowe. Nagi człowiek zgiął się na ławce. Gorset leżał obok. Trzeba było go zapisać w protokole rzeczy zabranych do depozytu. Jak to to zapisać? zwrócił się profos do plewego, trącając gorset nogą. Proteza stalowa, gorset. — odpowiedział nagi człowiek. — Śledczy Plesniakiewicz odszedł na bok. — spytał więc Plewego. — Serio? Znasz tego niuchacza z wolności? — A jakże? — odpowiedział Plewe zdecydowanie. — Jego matka prowadziła burdel w Mińsku, a ja tam chodziłem. Jeszcze za Mikołaja Krwawego. Z głębi korytarza wyszedł Plesniakiewicz w towarzystwie czterech strażników. Strażnicy chwycili plewego pod ręce i tak wnieśli go do celi. Następny był kierownik bazy konnej Karawajew. Dawny budionnowiec wojny domowej stracił rękę. Karawajew postukał żelazną protezą o stół dyżurnego. Wy, sukin syny, wsiągaj swoje żelazo, oddaj rękę. Karawajew zamachnął się odwiązaną protezą, lecz czujni strażnicy obezwładnili go. I wrzucili do izolatki. Izolatka rozbrzmiewała piętrowymi maciami. Ty Ruczkin, odezwał się profos, za hałasy pozbawiamy gorących posiłków. No idźcie wy ze swoimi posiłkami. Profos wyjął z kieszeni kawałek kredy i nakreślił krzyżyk na drzwiach izolatki Karawajewa. No, a kto podpisze, że oddał rękę? nikt postaw ptaszka rozkazał Plesniakiewicz Nadeszła kolej lekarza naszego doktora Żytkowa Głuchy staruszek oddał swoją trąbkę słuchową Następny był pułkownik Panin kierownik stolarni gdzieś w Prusach Wschodnich niemiecki pocisk pozbawił go nogi stolarzem pułkownik był znakomitym opowiadał mi że często szlachta uczyła swoje dzieci jakiegoś pożytecznego rzemiosła. Panin odpiął protezę i na jednej nodze poskakał do swojej celi. Zostało nas dwóch. Shor Grisza, starszy brygadzista i ja. — Patrz, jak zgrabnie idzie — powiedział Grisza. Owładnęła nim nerwowa wesołość. — Ten nogę, tamten rękę, a ja oddam oko. I Grisza sprytnie wyłuskał swoje prawe porcelanowe oko. — Masz sztuczne oko? — spytałem zdziwiony. — Dotąd nie zauważyłem. — No bo źle uważasz. — No i dobrze dobrali. Pasujące. Kiedy zapisywali grysze, profos rozbawił się i chichotał niepowstrzymanie. — Ten rękę, ten nogę, ten ucho, ten plecy, a ten oko. Wszystkie części ciała pozbierane. A ty co? — obrzucił spojrzeniem moją goliznę. No, co oddasz? Duszę oddasz? Nie, powiedziałem, duszy nie oddam. Czerwiec. Andrzejiew wygramolił się ze sztolni i ruszył do lampowni, żeby zdać swoją zgasłą wolfę. Znowu się przyczepią, myślał leniwie o nadzorze, drut zerwany. Mimo zakazów na kopalni wszyscy palili. Zapalenie groził wyrok, ale nikt jeszcze nie wpadł. Pod hałdą Andryjew spotkał Stupnickiego, profesora z Wyższej Szkoły Artylerii. Na kopalni Stupnicki pracował jako sztygar na powierzchni mimo swojego 58 artykułu. Służbista był z niego obrotny, sumienny, rzutki mimo swojego wieku. Kopalnianej władzy mogli się tylko marzyć tacy sztygarzy. Słyszał pan? Powiedział Stopnicki. Niemcy bombardowali Sewastopol, Kijów, Odessę. Andryjew słuchał uprzejmie. Komunikat brzmiał jak wiadomość o wojnie w Paragwaju albo w Boliwii. Co to obchodzi Andryjewa? — Stopnicki głodu nie cierpi, jest sztygarem, to też interesują go takie rzeczy jak wojna. Podszedł Grisza Grek, blatny. — A co to są automaty? — Nie wiem. Pewnie coś jak kulomioty. — Nóż jest gorszy od każdej kuli — z przekonaniem oświadczył Grisza. — Racja — wtrącił Borys Iwanowicz, łagrowy chirurg i sam zresztą więzień. — Nóż w brzuchu to pewne zakażenie. Zawsze ryzyko zapalenia otrzewnej. Rana postrzałowa jest lepsza, czystsza. Najlepszy jest gwóźdź, powiedział Grisza Grek. W szeregu! uformowali dwuszereg, ruszyli z kopalni w stronę Łagru. Konwój do kopalni, konwój do Łagru. Konwojenci nigdy nie zaglądali do kopalni. Podziemne ciemności chroniły ludzi przed biciem. Wolni sztygarzy też się tego wystrzegali. Nie daj Bóg zwali się człowiekowi na łeb bryła węgla. Nikolaj Antonowicz, starszy, którego ręka zawsze świeżbiała, też prawie się wyzbył dawnego przyzwyczajenia. Do bicia brał się tylko Miszka Timoszenko, młody więzień mianowany dozorcą. Bardzo mu zależało na karierze. Miszka Timoszenko rozmyślał w drodze... Zgłoszę się na front, wysłać mnie nie wyślą, a tylko skorzystam, bo tak, czy się biję, czy nie, zarobić można najwyżej wyrok. Z rana poszedł do komendanta Kosarienki. Z komendanta pod obozu był niezły chłop. Miszka stanął w podstawie. Obywatelu komendancie, przyniosłem zgłoszenie na front. Patrzcie go, no daj, daj, będziesz pierwszy, tylko że ciebie nie wezmą. Że artykuł, obywatelu komendancie? No tak. A co ja mam zrobić z tym artykułem? powiedział Miszka. Nie zginiesz. Spryciasz z ciebie, wechrypiał Kosarienko. Zawołaj no mi Andryjewa. Andryjewa zdziwiło wezwanie. Nigdy go nie wzywano przed orle źrenice samego komendanta pod obozu. On dawna jednak wzwyczaił się do obojętności. Braku jakichkolwiek uczuć strachu zapukał w drzwi z dykty prowadzące do gabinetu. — Więzień Andryjew! — melduje się na rozkaz. — Ty jesteś Andryjew? Kosarienko z ciekawością przyglądał się przybyłemu. — Tak jest, obywatelu komendancie. Kosarienko pogrzebał w papierach na biurku i coś znalazł. Zaczął po cichu czytać. Andryjew czekał. — Mam dla ciebie robotę. Pracuję jako wozak na trzecim odcinku. U kogo? U Koryagina. Jutro zostaniesz w domu. Będziesz pracować w obozie. Koryagin nie zginie bez jednego wozaka. Koserienko wstał, potrząsając papierkiem i wychrypiał. Zonę będziesz zwalać, drut zwijać. Waszą zonę. Andrzej zrozumiał, że mowa o zonie. Artykuł 58. W przeciwieństwie do wielu łagrów w ich obozie, barak, w którym mieszkali wrogowie ludu, był otoczony drutem kolczastym wewnątrz samej łagiernej zony. — Sam? — Nowe dwóch, z Masłakowem. — Wojna — pomyślał Andrzejew, pewnie według planu mobilizacji. — Czy można odejść, obywatelu komendancie? — Czekaj — no, a dlaczego Koriagin się na ciebie skarży? Koriagin? No tak, mam na ciebie dwa raporty. Pracuję nie gorzej od reszty, obywatelu komendancie. No idź. Rozginali zardzewiałe gwoździe i zdejmowali drut kolczasty, nawijając go na kij. Dziesięć rzędów, dziesięć żelaznych nici, a na dobitkę poprzeczne ukośne nitki. Roboty starczyło na cały dzień i dla Andryjewa, i dla Masłakowa. Robota nie lepsza niż jakakolwiek inna. Kosarienko się przeliczył. Wrażliwość więźniów stępiała. Przy obiedzie Andryjewa czekała jeszcze jedna nowina. Przydział chleba obcięto mu z kilograma do pięciuset gramów. Była to groźna nowina, bo gorący posiłek o niczym w łagrze nie przesądzał. Decydował chleb. Nazajutrz Andrzejew wrócił na kopalnię. W szybie było jak zwykle chłodno i jak zwykle ciemno. Andrzejew zszedł przejściem na dolny pokład. Z góry jeszcze nie podawano pustych wagoników. Kuzniecow, drugi wozak, na zmianie, siedział w świetle przy płycie rozjazdowej, czekając na wagoniki. Andrzejew przysiadł się do niego. Kuzniecow był przestępcą kryminalnym. Siedział za wiejskie zabójstwo. Słuchaj, powiedział, wzywali mnie. Gdzie? No tam, za most. No i co? Kazali na ciebie złożyć zeznanie. Na mnie? Tak. A ty? No złożyłem. No co miałem zrobić? Rzeczywiście, pomyślał Andrzejew, co miał zrobić. — A coś tam smarował. No, napisałem, co powiedzieli, że chwaliłeś Hitlera. — Przecież to nie łajdak — myślał Andrzejew. — To po prostu nieszczęśliwy człowiek. — No, co teraz ze mną zrobią? — zapytał. — Nie wiem. Pełnomocnik powiedział, to tak sobie, dla porządku. — Mhm, tak — powiedział Andrzejew. No jasne, że dla porządku. Wyrok kończy mi się w tym roku. Zdążą wysmarzyć nowy. Wagoniki łomotały na pochyłości. Hej, wy! wrzasnął starszy płytowy. Gaduły, odbierajcie skład. Chyba odmówię pracy z tobą, powiedział kuźniecow. Jak mnie znowu wezwą, to powiem: nie wiem, ja z nim nie pracuję i tyle. Tak, będzie najlepiej, przyznał Andrzejew. Od następnej zmiany z Andrzejewem zaczął pracować Czudakow, też z kryminalnych. W przeciwieństwie do rozmównego kuzniecowa ten milczał. Albo od urodzenia był milczek, albo go uprzedzili za mostem. Po kilku zmianach Andrzejewa z Czudakowem postawili w szybie wentylacyjnym na górnej płycie, żeby spuszczali puste wagoniki upadową. Z 30-metrową różnicą poziomów i wyciągali na górę załadowane. Wagonikiem trzeba było obrócić na płycie, potem naprowadzało się koła na szyny, biegnące w dół po upadowej, mocowało się do wagonika stalówkę i zahaczywszy zaczepy o linę wyciągarki, spychało się wagonik na dół. Zahaczali kolejno, to jeden, to drugi. Kolej przyszła na Czudakowa. Wagoniki szły i szły jeden za drugim. Był środek dnia roboczego, aż nagle Czudakow się pomylił. Zepchnął wagonik w dół, nie podprowadziwszy go doliny. Krewa. Wypadek na kopalni. Rozległ się głuchy łomot, zgrzyt żelaza, trzask stępli. Słupy białego pyłu wypełniły chodnik. Czudakowa na miejscu aresztowano, a Andrzejew wrócił do baraku. Wieczorem wezwano go do Kosarienki, do komendanta. Kosarienko biegał po gabinecie. — Coś narobił, coś ty narobił, pytam, sabotażysta. — Zwariowaliście, obywatelu komendancie? — powiedział Andrzejew. Przecież to Czudakow, przez przypadek. — Nauczyłeś go, gadzino, sabotażysta, zatrzymałeś kopalnię. — A co ja mam z tym wspólnego? Nikt zresztą kopalni nie zatrzymał, kopalnia pracuje. O co ten krzyk? — Jeszcze się pyta. — O co? — Koryagin pisze, to członek partii. Na biurku komendanta faktycznie leżał wielki raport napisany drobnym pismem Koryagina. — Odpowiesz za to. — Wasza wola. — No wynoś się, gadzino. Andrzejew wyszedł. W baraku, w kabince majstrów... Słychać było głośną rozmowę, która urwała się po wejściu Andrzejewa. A ty do kogo? No do was, Nikołaju Antonowiczu, zwrócił się Andrzejew do starszego. Gdzie mam się jutro stawić do pracy? Dożyj do jutra, powiedział Miszka Timoszenko. No to nie twój interes. O, przez takich właśnie uczonych dostałem wyrok. Słowo honoru, Antonycz, powiedział Miszka. Przez tych frajerów. Właśnie. — Do Miszki pójdziesz — powiedział Nikołaj Antonowicz. Tak koriagin zarządził. — Jak cię nie aresztują, a Miszka już się tobą zajmie. — Trzeba znać swoje miejsce — surowo powiedział Timoszenko. — Faszysto, przeklęty! — Sam jesteś faszysta, głupku — powiedział Andrzejew i wyszedł, żeby rozdać rzeczy kolegom. Zapasowe onuce, stary, ale jeszcze mocny, bawełniany szalik — przy aresztowaniu nie powinno być żadnych zbędnych rzeczy. Sąsiadem Andrzejewa Spryczy był eks-dziekan Wydziału Górnictwa Tichomirow. Na kopalni był budowaczem. Naczelny inżynier próbował wysunąć profesora choćby na sztygara, ale komendant na węglu Swiszczew ostro odmówił i złym spojrzeniem omiótł swojego zastępcę. Jak awansujecie, Tichomirowa? powiedział Swiszczew do naczelnego inżyniera, to nie macie czego szukać na kopalni. Jasne, żebym więcej takiego gadania nie słyszał. Tichomirow czekał na Andryjewa. No i co? No, trzeba się z tym przespać, odpowiedział Andryjew. Wojna. Andryjewa nie aresztowano. Jak się okazało, Czudakow nie chce kłamać. Przetrzymali go z miesiąc w karcerze, na karnym przydziale kubek wody i 300 gram chleba, ale nie zdołali zmusić do żadnych zeznań. Czudakow siedział nie pierwszy raz i wiedział, co i jak. Co ty mnie będziesz uczyć, powiedział śledczemu. Andryw nic mi złego nie zrobił. Znam życie, nie opłaca wam się sądzić mnie. Chcecie skazać Andryjewa? No to póki ja żywy, wy go nie skażecie. Za małoście w że kaszy zjedli. — No — powiedział koriagin miszce Timoszenko. — W tobie cała nadzieja. Spraw się dobrze. — Tak jest. Jasne — powiedział Timoszenko. Najsam przód damy mu po brzuchu. Rację się zmniejszy. — A jak się wygada? — Głupi — powiedział koriagin. — Co to za wygada się? Pierwszy dzień po świecie chodzisz, czy co? Koriagin Zdjął Andrzejewa z pracy pod ziemią. Zimą temperatura w kopalni na niższych poziomach dochodzi co najwyżej do 20 stopni, a na dworze do 60. Andrzejew stał przez całą nocną zmianę na wysokiej hałdzie, gdzie wywoziło się urobek. Co jakiś czas wspinały się tutaj wagoniki z urobkiem, a Andryjew miał je rozładowywać. Wagoników było mało, zimno okrutne. Nawet słaby podmuch zmieniał noc w piekło. Tam po raz pierwszy na kołymskiej ziemi Andrzejiew się rozpłakał. Wcześniej mu się to nie zdarzało. Chyba że w młodych latach, kiedy przychodziły listy od matki, a on nie miał siły czytać ich bez łez i wspominać o nich bez łez. Ale to było dawno. A tutaj dlaczego płakał? Bezsilność, samotność, zimno. Andrzejiew nabrał w obozie nawyku przypominania sobie wierszy szeptania czegoś bezgłośnego powtarzania. Na mrozie nie sposób było myśleć. Mózg ludzki nie może pracować na mrozie. Kilka lodowatych zmian i Andryjew znowu trafił na kopalnię, znowu do wagoników, a jego partnerem w pracy znowu został kuzniecow. Dobrze, że tu jesteś, ucieszył się Andryjew. I mnie znowu na kopalnię wzięli, a co się stało z Koryaginem? A mówią, że na ciebie już zebrali materiał. Wystarczy, opowiadał Kuznicow. Więcej nie trzeba. I Czudakow wyszedł. Karca mu dali, jak szkielet. Póki co będzie przy łaźni. Na kopalni już nie będzie robić. Odcinek 18. Nowiny były ważne. Więźniowie mianowani sztygarami po zmianie wracali do łagru bez konwoju, wypełniwszy swoje regulaminowe obowiązki. Miszka Timoszenko jak zwykle postanowił zajść do łaźni przed powrotem łagiernych robotników. Nieznajomy kościsty łaziebny zdjął haczyk i otworzył drzwi. — A ty gdzie? — Jestem Timoszenko. — No widzę, że Timoszenko. — To nie gadaj tyle — powiedział sztygar. — Jeszcześ nie próbował mojego termometru, żebyś nie spróbował, ruszaj się, daj parę. Odtrąciwszy łaziebnego, Tymoszenko wszedł do łaźni. Górniczą łaźnię wypełniał czarny, stęchły mrok czarne zakopcone stropy, czarne szafliki, czarne ławki pod ścianami, czarne okna. Właśnie było ciemno i sucho jak w kopalni, a górnicza lampka Wolfa. Z pękniętym szkłem wisiała zahaczona na słupie pośrodku łaźni, jak na stemplu. Miszka rozebrał się szybko, wybrał beczkę nie do końca napełnioną wodą, wetknął do niej rurę od pary. W pomieszczeniu łaźni był boiler. Wodę podgrzewało się gorącą parą. Kościsty łaziebny, stojąc w progu, patrzył na różowe, obfite ciało Timoszenki i nic nie mówił. Lubię tak, powiedział Timoszenko. Żeby paróweczka była porządna, podgrzejesz trochę wodę. Ja wlezę do beczki, a ty pomału puszczaj parę. Jak będzie dobrze, to zastukam w rurę, a ty wyłączysz parę. Poprzedni łaziebny, taki z jednym okiem, to znał wszystkie moje nawyki. Gdzie on się podział? Nie wiem, odpowiedział kościotrup. Obojczyki łaziebnego wypierały spod bluzy. A ty skąd jesteś? Z izolatora. A toś ty, Czudakow? Tak, Czudakow. Nie poznałem cię, będziesz bogaty zaśmiał się Sztygar. To w karcu tak doszedłem, że nie poznajesz. Słuchaj, Miszka powiedział Czudakow przecież ja ciebie widziałem. A gdzie? A za mostem słyszałem, coś ty tam pełnomocnikowi śpiewał. No, każdy dbał o własną skórę, powiedział Timoszenko. Takie jest prawo tajgi, czas jest wojenny, a z ciebie dziwa, głupi jesteś, w głupi jak but. Tak się poświęcać dla tego drania Andrzejewa. No, to już moja sprawa, powiedział Łaziebny i wyszedł. Para zadudniła, zabulgotała w beczce, woda się podgrzała, Miszka zastukał. Czudakow wyłączył parę. Miszka wlazł na ławkę, a z ławki chlusnął do ciasnej, wysokiej beczki. Były beczki niższe, szersze, ale Sztygar lubił się parzyć właśnie w tej. Woda sięgała Miszce do gardła. Mrużąc oczy z zadowolenia, Sztygar zastukał w rurę. Para zabulgotała natychmiast. Zrobiło się ciepło. Miszka dał sygnał aziebnemu, ale gorąca para... Nadal chlustała z rury. Parzyła. Cimoszenko przestraszył się, jeszcze raz zastukał, usiłując wydobyć się, wyskoczyć z beczki, ale beczka była ciasna. Żelazna rura przeszkadzała się wspinać. Właśnie nic nie było widać w kłębach białej, syczącej, gęstniejącej pary. Miszka wrzasnął przeraźliwie. Tego dnia robotnicy obeszli się bez łaźni. Kiedy otwarto drzwi i okna, Rozwiał się gęsty, mętno-biały tuman. Przyszedł lekarz obozowy. Timoszenko już nie oddychał. Ugotował się żywcem. Czudakowa gdzieś przesunęli z złaźni. Wrócił jednooki. Nikt go nie zdjął z roboty. Po prostu przez jeden dzień był w grupie B, czasowo zwolniony z pracy z powodu choroby. Miał temperaturę. Przełożył Adam Pomorski Diamentowy zdrój Ciężarówka zatrzymała się koło przeprawy i ludzie poczęli się wyładowywać niezgrabnie i powoli, przekładając zdrętwiałe nogi przez burtę bakera. Lewy brzeg rzeki był płaski, prawy skalisty. Takie właśnie powinny być według teorii akademika Baera. Skręciliśmy z drogi wprost do koryta górskiej rzeki i przeszliśmy ze 200 kroków po obmytych suchych kamieniach stukoczących pod naszymi stopami. Ciemna wstęga wody, która z brzegu wydawała się taka wąska, okazała się szeroką i wartką, płytką górską rzeką. Czekała tu na nas płaskodenna łódka. Przewodnik z drągiem, zamiast wioseł, przerzucał nią po trzech pasażerów na drugi brzeg, a z powrotem płynął sam. Przeprawa trwała do wieczora. Na przeciwległym brzegu długo wdrapywaliśmy się wąską, kamienistą ścieżką w górę, pomagając sobie nawzajem jak alpiniści. Wąska dróżka, ledwo widoczna w pożółkłej już i zwiętłej trawie, prowadziła do wąwozów, w którym szczyty gór z prawej i z lewej strony łączyły się gdzieś daleko. Strumień płynący tam wąwozem nazywano «Diamentowym Zdrojem». Diamentowy zdrój był niezwykłym podobozem. To tu właśnie od dawna i bezskutecznie pragnęliśmy się wyrwać z kopalni złota. To o nim krążyło tyle nieprawdopodobnych wieści. Mówiono, że nie ma tu ani strażników, ani apeli, ani drutów kolczastych, ani psów. Byliśmy przyzwyczajeni do szczęku zamków karabinowych. Na pamięć znaliśmy ostrzeżenie strażników. Krok w lewo, krok w prawo, uważam za ucieczkę. Naprzód, marsz! Ruszaliśmy przed siebie i tylko czasem jakiś dowcipniś. Zawsze się tacy znajdą, nawet w najcięższych warunkach. Ironia, bowiem jest bronią bezbronnych. Otóż jakiś żartownisz powtarzał stare, obozowe powiedzonko. Skok w górę, uważam za agitację. Mówiono ten złośliwy dowcip tak, by strażnik nie usłyszał. Żart zawsze jednak ożywiał, choć trochę podtrzymywał na duchu. Ostrzegano nas w ten sposób czterokrotnie w ciągu dnia: rano, kiedy prowadzono do pracy, potem, kiedy szliśmy na obiad i z obiadu, oraz wieczorem przed powrotem do baraku. Za każdym razem, po usłyszeniu tej znanej na pamięć formuły, ktoś rzucał uwagę na temat skoku w górę i nikogo ona nie nudziła, nikogo nie irytowała. Przeciwnie. Gotowi byliśmy słuchać tego po tysiąc kroć. I oto teraz marzenia się ziściły. Jesteśmy w diamentowym zdroju. Nie ma strażników. Przeprawy pilnuje czarnobrody, młody człowiek uzbrojony w myśliwską jednorurkę, który najwyraźniej zapuścił brodę tylko po to, by wyglądać poważniej. Już nam powiedziano, że to kierownik leśnego odcinka, nasz szef, majster wolno najemny. W diamentowym zdroju wycinało się drzewa na słupy linii wysokiego napięcia. Niewiele znajdzie się na kołymie takich miejsc, gdzie rosną wysokie drzewa. Będziemy więc prowadzić wyrąb wybiórczo to najlepsza robota dla naszej wiary. Praca na wyrobisku w kopalni złota zabija człowieka, przy czym zabija szybko. Racja żywnościowa bywa tam wprawdzie większa, ale w obozie zabija właśnie ta większa, a nie mniejsza. Dawno już zdążyliśmy przekonać się o trafności owej obozowej maksymy. Robotnika z kopalni, który zmienił się w dochodiagę, nie sposób już odkarmić nawet czekoladą. Wyrąb wybiórczy jest lepszy od zwykłego, bo las bywa rzadki, niewysoki, drzewa wyrosły na bagnisku. Nie ma wśród nich olbrzymów. Tak zwane sztaplowanie, przenoszenie pni na własnych ramionach po rozmiękłym śniegu i układanie w sągi to praca bardzo męcząca. Ale przecież zrywki 20-metrowych słupów trakcyjnych nie mogą dokonać ludzie. Zrobi to koń lub traktor, a zatem da się żyć. W dodatku podobus jest bezkonwojowy. Nie ma więc żadnych karcerów, bicia. Kierownik odcinka to wolno najemny, z pewnością inżynier albo technik. Niewątpliwie nam się poszczęściło. Zanocowaliśmy na brzegu, a rano ruszyliśmy ścieżką w kierunku naszego baraku. Słońce jeszcze nie zaszło, kiedy zbliżaliśmy się do niskiego, długiego budynku z bierwion, z dachem pokrytym mchem i zarzuconym kamieniami. W baraku mieszkało już pięćdziesięciu dwóch ludzi – nas przybyło 20. Prycze starcicy były wysokie, strop niski. Wyprostować się można tylko w przejściu. Kierownik był chłopakiem energicznym, obrotnym. Młodymi oczyma, ale już doświadczonym spojrzeniem obrzucił ustawionych w szereg swoich nowych robotników. Z miejsca zainteresował się moim szalikiem. Oczywiście szalik nie był wełniany, tylko bawełniany, jednakże mimo wszystko był to. Szalik, wolnościowy szalik. Podarował mi go w ubiegłym roku felczer szpitalny. Od tamtej pory nie zdejmowałem go z szyi ani zimą, ani latem. Jeśli mogłem, prałem właźni, ale ani razu nie oddawałem do odwszalni. Wszy, których było w nim zatrzęsienie, odwszalnia i tak by nie wybiła, natomiast szalik natychmiast by mi ukradli. Na szalik ten. Urządzali prawdziwe polowania wszyscy moi sąsiedzi z baraku, z pracy i w ogóle z obozu. Były też inne podchody różnych przypadkowych ludzi, którzy by nie chciał zarobić na tytoń albo na chleb. Taki szalik kupi każdy wolno najemny, a wszy można łatwo zlikwidować. Tylko więźniom sprawia to trudność. Jednakże ja mężnie wiązałem przed snem szalik na szyi, Mimo, że nękały mnie gnieżdżące się w nim szy, do których nie sposób się przyzwyczaić, podobnie jak do zimna. Nie sprzedasz? Zapytał Czarnobrody. Nie, odpowiedziałem. No, jak uważasz? Tobie szalik nie jest potrzebny. Rozmowa ta nie spodobała mi się. Niedobre było też to, że karmiono tutaj zaledwie raz na dobę po prac. Rano tylko wrzątek, i kawałek chleba. Z czymś takim spotkałem się jednak również wcześniej. Władza nie przywiązywała wagi do żywienia więźniów. Każdy robił tak, jak mu było najwygodniej. Całą żywność przechowywał u siebie wolno najemny majster, który wraz ze swoją jedną rurką mieszkał w malutkim domku z okrąglaków w odległości dziesięciu kroków od baraku. To również była nowość. Zazwyczaj żywność przechowuje nie kierownictwo robót, tylko sami więźniowie. Jednakże w diamentowym zdroju wybrano widocznie lepszy system. Pozostawianie zapasów żywności w rękach głodnych więźniów to zawsze ryzyko, o którym wszyscy wiedzą. Do pracy chodziliśmy daleko, za cztery kilometry i nie ulegało wątpliwości, że z upływem czasu miejsce wybiorczego wyrębu będzie się coraz bardziej odsuwało. Coraz dalej i dalej w głąb wąwozu. Daleka droga do pracy, nawet pod konwojem, ma dla więźnia raczej zalety niż wady. Im dłużej się idzie, tym krócej pracuje. Jakby tam nie liczyli normiści i majstrowie. Praca nie była gorsza ani lepsza od każdej aresztanckiej roboty w lesie. Ścinaliśmy drzewa oznaczone nacięciami przez majstra. Pociosywali je, oczyszczali sęków, które zgarniało się na stos. Najtrudniejsze było powalenie pnia z grubszego końca na pieniek, aby uratować go przed zatonięciem w śniegu, który mógłby pokryć te zrąbane drzewa. Nie zawsze więc wymagano, by opierać je o karcze. Niespodzianka czekała mnie dopiero wieczorem. Kolacja w diamentowym zdroju była jednocześnie śniadaniem, obiadem i kolacją. Połączone razem nie wyglądały obficie i sytniej niż jakikolwiek obiad lub kolacja w kopalni złota. Żołądek uporczywie przekonywał mnie, że kaloryczność i pożywność posiłku jest jeszcze mniejsza niż tam, gdzie otrzymywaliśmy zaledwie połowę należnych nam porcji. Wszystko pozostałe trafiało do misek kierownictwa obsługi i błatniaków. Jednakże nie dowierzałem wygłodniałemu na koły mierzątkowi. Jego oceny były przesadne albo umniejszone. Zbyt dużo chciał. Zbyt wiele natarczywie żądał. Był nazbyt stronniczy. Po kolacji nikt jakoś nie kładł się spać. Wszyscy na coś czekali. Na zbiórkę? Nie, apeli tu nie było. W końcu drzwi się otworzyły, i wszedł niestrudzony, czarnobrody majster z kartką w ręku. Dyżurny zdjął benzynowy kaganek z górnej pryczy i postawił na stole, wkopanym w ziemię pośrodku baraku. Majster usiadł bliżej światła. Co teraz będzie? zapytałem sąsiada. Dzisiejsze procenty odparł. A w jego głosie zabrzmiało coś takiego, co mnie przeraziło. Słyszałem już podobną nutę w sytuacjach bardzo poważnych, kiedy w kopalni złota ofiarom 38 roku wyznaczali codziennie zadanie indywidualne. Nie mogłem się pomylić. Było tu coś takiego, że nawet ja nie potrafiłem jeszcze zdać sobie sprawy z istoty nowego niebezpieczeństwa. Na nikogo nie patrząc, majster monotonnym, znudzonym głosem odczytywał nazwiska i procenty normy. Wykonanej przez każdego robotnika. Później starannie złożył kartkę i wyszedł. W baraku panowało milczenie. W ciemności słychać było tylko ciężki oddech kilkudziesięciu ludzi. Kto zrobił mniej niż sto, wyjaśnił mi sąsiad weselszym już głosem, ten nie dostanie jutro chleba. Wcale? Wcale. Z czymś takim rzeczywiście nigdy i nigdzie się nie spotkałem. W kopalni złota racja chleba określana była na podstawie dekadowych wyników pracy brygady. W najgorszym razie dawali rację karną 300 gramów, ale nigdy nie pozbawiali chleba całkowicie. Zastanawiałem się pełen napięcia. Chleb to tutaj podstawa naszego pożywienia. Połowę wszystkich kalorii otrzymujemy w chlebie. Gotowana strawa to rzecz nieokreślona i jej wartość zależy od tysiąca różnych okoliczności od uczciwości kucharza, od tego czy jest syty, od jego pracowitości. Kucharzowi próżniakowi pomagają bowiem robole, których podkarmia, od energicznej i nieustępliwej kontroli, od uczciwości kierowników, od uczciwości dyżurnego oraz przyzwoitości i sytości strażników. Od obecności lub nieobecności kryminalistów. W końcu od okoliczności zupełnie przypadkowych. Chochla rozlewającego, zaczerpnąwszy tylko rzadkie, może sprowadzić zalety odżywcze gotowanej strawy nieomal do zera. Sprytny majster brał owe procenty naturalnie z sufitu. Dałem sobie wówczas słowo, jeśli dotknie mnie owa metoda aktywizacji produkcyjnej, pozbawienia chleba. Nie zostanę tu ani chwili dłużej. Minął tydzień, podczas którego zrozumiałem, dlaczego procenty przechowywane są pod łóżkiem majstra. Nie zapomniał o moim szaliku. Słuchaj, No Andriew, sprzedaj mi szalik. To prezent obywatelu, komendancie. Nie rozśmieszaj mnie. Kategorycznie odmówiłem. Jeszcze tego samego wieczora znalazłem się na liście tych, którzy nie wykonali normy. Nie zamierzałem się spierać. Rano zdjąłem szalik i zaniosłem do naszego szewca. Tylko pamiętaj, wypasz. Sam wiem, nie jestem dzieckiem, odpowiedział szewc wesoło, ciesząc się z niespodziewanego nabytku. Dostałem za to od niego pół kilogramową porcję chleba. Odłamałem kawałek, a resztę schowałem za pazuchę. Napiłem się w rządku i wyszedłem razem ze wszystkimi do pracy, ale wlokłem się z tyłu. Później skręciłem z drogi do lasu i z daleka, obchodząc nasze małe osiedle, szedłem wzdłuż tej samej ścieżki, którą przywędrowałem tutaj miesiąc temu. Szedłem w odległości od niej mniej więcej pół wiorsty. Wcale mi nie przeszkadzał spadły właśnie śnieg. Psów czarnobrody nie miał. Dopiero później dowiedziałem się, że zdążył jednak dojechać na nartach do budki przewoźnika górska rzeka długo tutaj nie zamarzała i przez okazyjny konwój posłał do obozu wiadomość o mojej ucieczce usiadłem na śniegu i kawałkiem szmatki przewiązałem kapce poniżej kolan ten rodzaj obuwia tylko z nazwy przypominał prawdziwe filcowe kapce. Był to model tutejszy, oszczędnościowa produkcja czasu wojny. Setki tysięcy takich kapców wykrawano ze starych, znoszonych, watowanych spodni. Podeszwy robiono z tego samego materiału, kilkakrotnie przestępnowanego, z doszytymi wiązadłami. Do kapców dodawano flanelowe onuce. Tak właśnie obuwano robotników wydobywających złoto przy 50 i 60 stopniowym mrozie. Kapce rozłaziły się po kilku godzinach pracy w lesie, rwały się osenki o gałęzie, przy wydobywaniu złota, ulegały zniszczeniu po kilku dniach. Dziury w kapcach zaszywano na okrętkę w nocnych warsztatach szewskich. Do rana reparacje kończono. Na podeszwę naszywano jedna na drugą nowe warstwy materiału. Obuwie Nabierało bezkształtnego wyglądu, przypominało brzeg górskiej rzeki wyłaniający się spod osypiska. W tych kapcach o kiju szedłem w górę rzeki, kilka kilometrów powyżej przeprawy. Ześlizgnąłem się ze skalnego stromego brzegu, lód zachrzęścił pod moimi nogami. Drogę przegradzało długie wypłuczysko, szczelina w lodzie, nie było widać jej końca. Lód się załamał. Miękko stąpnąłem w parującą, perlistą wodę. Pod watowaną podeszwą wyczułem wypukłe kamienie dna. Uniosłem nogę w górę, pokryte lodem kapce srebrzyły się. Stąpnąłem jeszcze głębiej, woda sięgała teraz powyżej kolana. Pomagając sobie kijem, przeszedłem na drugą stronę. Starannie obtłukiwałem i zeskrobywałem kijem lód z kapców i spodni, nogi miałem suche. Dotknąłem ręką schowanego za pazuchą kawałka chleba i powędrowałem wzdłuż brzegu. Po dwóch godzinach wyszedłem na szosę. Przyjemnie było iść bez zawszonego szalika. Gardło i szyja jakby odpoczywało, osłonięte starym ręcznikiem, zamianą, którą otrzymałem od szewca. Za swój szalik. Nie niosłem żadnego bagażu. To bardzo ważne i zimą i latem, aby przy długim marszu obie ręce były wolne. Ręce uczestniczą w ruchu. Podczas marszu rozgrzewają się tak samo jak nogi. Byle nic w nich nie nieść. Po dwudziestu trzydziestu kilometrach nawet ołówek wydaje się nieznośnym ciężarem. O wszystkim tym wiedziałem od dawna. Wiedziałem też o czymś jeszcze, że jeśli człowiek potrafi nieść w jednej ręce jakiś ciężar kilka kroków, to potrafi go również nieść, dźwigać w nieskończoność. Pojawia się drugi, trzeci, dziesiąty oddech. Ja do Chodjaga dojdę tam, gdzie trzeba. Zimą idzie się po równej drodze, nawet lżej niż latem, jeśli tylko mróz nie jest zbyt duży. O niczym nie myślałem. Zresztą na mrozie nie można myśleć. Mróz odbiera zdolność myślenia. Szybko i łatwo zmienia cię w zwierzę. Szedłem bez żadnego planu. Z jednym tylko pragnieniem wydostać się z tego przeklętego, bezkonwojowego podobozu. W odległości około 30 kilometrów od obozu w chatce na skraju szosy mieszkali drwale. Liczyłem, że się tam ogrzeję. A jeśli mi się poszczęści... To nawet przenucuje. Kiedy dotarłem do chaty, było już ciemno. Otworzyłem drzwi i poprzez mroźny kłąb pary wszedłem do środka. Na spotkanie wstał siedzący za rosyjskim piecem znajomy brygadzista drwali Stepan Żdanow, oczywiście więzień. Rozbieraj się, siadaj! Powoli rozebrałem się, zdjąłem buty, ubranie powiesiłem koło pieca. Stiepan odsunął drzwiczki piecyka, założył rękawice i wyciągnął garnek. Siadę, jedz! Dał mi zupę i chleb. Położyłem się spać na podłodze, ale długo nie mogłem zasnąć. Bolały mnie nogi, ręce. Stiepan nie pytał dokąd i skąd idę. Doceniłem tę delikatność na zawsze. Nigdy już więcej go nie spotkałem. Jednak do dziś wspominam, Gorący, jaglany krupnik, zapach przypalonej kaszy, przypominający czekoladę, smak cybucha fajki, którą Stiepan wytarł rękawem i podał mi przy pożegnaniu, abym się zaciągnął na drogę. Kiedy dotarłem do obozu i usiadłem na śniegu koło bramy, zapadł już mglisty zimowy wieczór. Zaraz wejdę i wszystko się skończy. Skończą się te dwa cudowne dni wolności po wielu latach więzienia, i znowu wszy, znowu lodowaty kamień, biała mgła, głód, bicie. Oto minął wartownie i wszedł do obozu aktor z kult brygady bezkonwojowej. Znałem go. A teraz wrócili robotnicy z startaku, drepczą w miejscu, żeby nie zamarznąć. Strażnik wstąpił do wartowni. Ciepło tam, więc się nie śpieszy. Oto wszedł komendant obozu, lejtnant Kozyciew. Rzucił na śnieg niedopałek Kazbeka i momentalnie podbiegli tam drwale, stojący koło wartowni. No już czas. Nie będziesz przecież tu siedział całą noc. Trzeba doprowadzić do końca to, co się postanowiło. Pchnąłem drzwi i wszedłem do wartowni. W ręku trzymałem oświadczenie o tym wszystkim, co dzieje się w bezkonwojowym podobozie, które wręczyłem komendantowi. Kozyciew przeczytał oświadczenie i odesłał mnie do Karcu. Spałem tam, dopóki nie zostałem wezwany do śledczego. Jak przewidywałem, nie założyli mi nowej sprawy i tak miałem długi wyrok. Pojedziesz do karnej kopalni złota. Powiedział śledczy. Wysłano mnie tam w kilka dni później. W centralnej tranzytce ludzi za długo nie trzymali. Przełożyła Maria Kotowska. Do szpitala. Kryst był wysoki, ale felczer jeszcze wyższy, barczysty, o spasionej gębie. Christowi już od dawna, od wielu lat wydawało się, że wszyscy obozowi zwierzchnicy mają spasione gęby. Felczer kazał Christowi stanąć w kącie i z wyraźnym zadowoleniem przyglądał się swojej zdobyczy. — Więc powiadasz, że byłeś sanitariuszem? — Byłem. — No to dobrze, potrzebny mi sanitariusz, prawdziwy sanitariusz, żeby zaprowadzić tu porządek. Felczer wskazał ręką wielkie, podobne do Stajni, puste ambulatorium. Muszę się dostać do szpitala, powiedział Christ. Jestem chory. Wszyscy są chorzy, zdążysz. Zrobimy tu porządeczek, zagospodarujemy o tę szafę. Felczer stuknął palcami w drzwi wielkiej, pustej szafy. No już późno, wymyj podłogę i kładź się spać. Zbudzisz mnie na pobudkę. Christ. Nie zdążył rozlać lodowatej wody po wszystkich kątach zimnego, przemrożonego ambulatorium, gdy pracę przerwał mu senny głos nowego pana. Wszedł do sąsiedniego pokoju, również przypominającego stajnie z wciśniętym w kąt tapczanem. Zasypiający pod stertą podartych kolder półkożuszków i szmat, Felczer przywołał Krista: Zdejmij mi walonki sanitariuszu. Krist ściągnął z nóg Felczera cuchnące walonki. — No postaw koło pieca wyżej. Jutro podasz mi cieplutkie. Lubię, jak są cieplutkie. Krist zgarnął szmatą, brudną, lodowatą wodę w kontambulatorium. Woda jakby się zważyła, zmieniła w śryż. Podeszła lodem. Krist wytarł podłogę ambulatorium, położył się na wyrku i momentalnie zapadł w swój zwykły półsen. Raptem, jakby minęła zaledwie chwila, przebudził się. Felczer szarpał go za ramię. No co wyrabiasz? Już dawno zaczął się przydział do pracy. Nie chcę być sanitariuszem. Odeślijcie mnie do szpitala. Do szpitala? Na szpital trzeba sobie zasłużyć? To znaczy, że nie chcesz być sanitariuszem? Nie. — odparł Christ, z przyzwyczajenia zasłaniając twarz przed uderzeniem. — No to jazda do roboty! Felczer wypchnął krista z ambulatorium i przez mgłę pomaszerował z nim w kierunku wartowni. — Pędźcie go stąd! Pędźcie! — wołał do strażników, wyprowadzających kolejną grupę więźniów za druty. — To Nygus, symulant! Odcinek XIX. Doświadczeni konwojenci popychali Krista bagnetami i kolbami, nie sprawiając mu zresztą bólu. Grupa ruszyła szybciej, pracę mieli lekką, nosili do obozu drewno dryfowe, nosili je z odległych o dwa kilometry zatorów, w całkowicie do samego dna zamarzniętej górskiej rzece. Okorowane, opłukane, wysuszone na wietrze pnie trudno było wyciągnąć z zatoru. Trzymały je tam wodorosty, sęki, kamienie. Jednak pni było dużo i zawsze trafiały się takie, które dawały się wyciągnąć. Cieszyło to Krista. Każdy więzień wybierał sobie pień według własnych możliwości. Pokonanie dwukilometrowej drogi zajmowało niemal cały roboczy dzień. Była to komandirowka, filia inwalidzka. Od więźniów nie wymagano więc tu zbyt dużo. Witaminowy W.P.O. Wydzielony punkt obozowy, witaminowy, wita, niech żyje wita. Jednakże Krist nie rozumiał, nie chciał zrozumieć tej okrutnej ironii. Mijał dzień za dniem, a Krista nie odsyłano do szpitala. Brano innych, tylko nie Krista, który nie chciał być sanitariuszem u Felczera. Codziennie Felczer zjawiał się przy wartowni. I wskazując Krista rękawicą, wołał do strażników – pędźcie go, pędźcie! I wszystko zaczynało się od nowa. Szpital, wymarzony szpital, znajdował się w odległości zaledwie czterech kilometrów od obozu. Aby się tam dostać, potrzebne było jednak skierowanie. Felczer wiedział, że jest panem życia i śmierci Krista. Rozumiał to również Krist. Barak, w którym spał Krist – w obozie używa się określenia mieszka, dzieliło od wartowni zaledwie 100 metrów. Filia witaminowa była jedną z najbardziej zapuszczonych. Tym wyższy, grubszy, silniejszy wydawał się Felczar i tym nędzniejszy Christ. Na tym 100-metrowym odcinku drogi Christ spotkał, nie mógł sobie przypomnieć kogo. Tymczasem człowiek ów minął go już i zniknął we mgle. Osłabiona głodem pamięć nie była w stanie niczego Kristowi podpowiedzieć. A mimo to zastanawiał się dzień i noc, przezwyciężając mróz, głód i ból odmrożonych rąk i nóg. Kto to był? Kim był człowiek, którego spotkał na ścieżce? A może zaczął tracić rozum? Nie. Krist znał owego człowieka, który zniknął we mgle. Znał go nie z Moskwy nie z czasu wolności nie to było coś znacznie ważniejszego znacznie bliższego znacznie potrzebniejszego i krist przypomniał sobie dwa lata temu człowieków był komendantem obozu również wpo ale nie witaminowego tylko złotego kopalni złota gdzie krist po raz pierwszy stanął twarzą w twarz z kołymą był to komendant a psos, jak mówili błatni, komendant wolno najemny, a sądzono go jeszcze przy kryście. Komendant gdzieś zniknął, mówiono, że został zastrzelony. I oto minął Krista na ścieżce filii witaminowej. Krist szukał go w biurze obozowym, pracował tam na jakimś nieokreślonym stanowisku, niewątpliwie jednak biurowym. Były komendant miał oczywiście artykuł 58, ale nie literowy. Wolno mu więc było pracować w biurze. Naturalnie tylko Christ mógł znać i poznać komendanta, natomiast komendant nie mógł pamiętać Krista. A mimo to, Christ podszedł do barierki, za jakimi na całym świecie siedzą kanceliści. No co, konfrontujesz, tak? Błatnym żargonem powiedział były komendant obozu i odwrócił się twarzą do Krista. Tak, ja przecież jestem z kopalni odparł Krist. No, miło spotkać Ziomka! I dobrze rozumiejąc Krista, były komendant dodał: Wpadnij do mnie wieczorem, wyniosę ci śledzia. Nie znali ani swoich imion, ani nazwisk jednakże to ulotne, krótkotrwałe, co ich kiedyś przypadkiem połączyło, nagle stało się siłą, która może zmienić ludzkie życie. I człowiek oddający własnego śledzia nie swoim kolegom, tylko Kristowi, który był w złotym, też rozumiał, że kopalnia złota i filia witaminowa to rzeczy różne. Ani jeden, ani drugi nie wspomnieli o tym nawet słowem, ale obaj pojmowali to, czuli. Krist. Jakieś swoje niepisane prawo, a były komendant swój obowiązek. Codziennie wieczorem były komendant wynosił Kristowi śledzia, za każdym razem większego. Kucharz obozowy nie dziwił się niespodziewanemu kaprysowi kancelisty, który przez wiele miesięcy w ogóle nie brał śledzi z kuchni. Krist zjadał owego śledzia tak, jak przywykł to robić w kopalni złota, ze skórą, z łbem. Zo ściami. Niekiedy były komendant przynosił nadgryziony, niedojedzony kawałek chleba. To już było dużo. Krisowi przyszło do głowy, że byłoby rzeczą niebezpieczną dalej obiadać się tymi smacznymi śledziami. Nie daj Boże, nie przyjmą go do szpitala, ciało straci właściwy wygląd, konieczny przy hospitalizacji. Skóra będzie nie dosyć sucha, krzyż niedosyć kanciasty. Opowiedział byłemu komendantowi, że miał być umieszczony w szpitalu, ale Felczer wykorzystał swoją władzę, zostawił go tutaj, no i właśnie. Tak, tutejszy Felczer to niezły skurczy syn. Jestem tutaj ponad rok, a nie słyszałem, by ktoś o tym łapi duchu powiedział dobre słowo, ale wyprowadzimy go w pole. Do szpitala wysyła się stąd chorych codziennie, listy przygotowuję ja. Były komendant uśmiechnął się. Wieczorem Krista wezwano do wartowni. Stali już tam dwaj więźniowie. Jeden z nich trzymał w ręku małą walizeczkę z dykty. Naganek wyszedł dyżurny. No, nie ma konwojentu, żeby was wysłać. Pójdziecie jutro. Dla Krista oznaczało to wyrok śmierci. Jutro wszystko się wyda. Felczer wyśle go do jakiegoś no, Krist nie wiedział, jak nazywa się to piekło, w którym może się znaleźć. No, co może być gorsze od tego, co już przeżył? Jednakże, nie miał wątpliwości, że takie miejsca jeszcze gorsze istnieją. Nie pozostawało nic innego, jak czekać i milczeć. Deżurny znowu wyszedł na ganek. Wracajcie do baraku, konwoju nie będzie. Wtedy rozległ się błagalny głos więźnia z walizeczką. — Dajcie mi skierowanie, obywatelu dyżurny. Sam wszystkich doprowadzę. Lepiej niż jakikolwiek żołnierz. Przecież mnie znacie. Przecież nieraz się tak robiło. Ja mam prawo chodzenia bez konwoju, a tamci no dokąd mogą uciec? W nocy, w mróz? Dyżurny zniknął w wartowni, zaraz wrócił i podał człowiekowi z walizeczką kopertę sklejoną z gazety. — Rzeczy macie przy sobie? — a jakie tam rzeczy? No to w drogę. Żelazna zasuwa otworzyła się i wypuściła trzech więźniów w białą, mroźną mgłę. Bezkonwojowy szedł naprzód, wręcz biegł, zdaniem Krista, gdzie niegdzie mgła się rozstępowała, majaczyło żółte światło ulicznych latarni. Minęło nieskończenie dużo czasu. Krople Gorącego potu spływały po wklęsłym brzuchu Krista, po wychudłych plecach. Serce waliło, waliło, a Krist wciąż biegł za swoimi znikającymi we mgle współtowarzyszami. Za rogiem osiedla zaczynała się szosa. – Mamy na ciebie czekać? Krist zląkł się, że mogą go porzucić, zostawić. – Słuchaj, no! – odezwał się bezkonwojowym. Wiesz, gdzie jest szpital? Wiem. Pójdziemy przodem i poczekamy koło szpitala. Zniknęli w ciemności, a Christ odpoczął chwilę i powlókł się wzdłuż przydrożnego rowu. Co chwilę przystawał i znowu ruszał przed siebie. Zgubił rękawiczki i nawet nie zauważył, że wczepia się w śnieg, lód i kamienie gołymi rękami. Jęczał, sapał, drapał ziemię. Nie widział przed sobą nic poza białą mgłą. Z tej białej mgły ze wściekłym rykiem wyskakiwały wielkie ciężarówki i natychmiast znowu znikały. Jednakże Krist nie zatrzymywał się, aby przepuścić samochody, nie przestawał czołgać się w kierunku szpitala, trzymał się rękami obwałowania przydrożnego rowu, jak wielkiej liny przeciągniętej przez lodowatą otchłań. Ku ciepłu, ku ocaleniu. Czołgał się, czołgał, czołgał. Mgła przerzedziła się nieco. Dojrzał zakręt prowadzący do szpitala i malutkie zabudowania szpitalne. Ze 300 metrów, nie więcej. Krist znowu jęknął i poczołgał się dalej. Myśleliśmy już, że zdechłeś! Obojętnie, bez złości, powiedział stojący na ganku szpitalnego baraku, bezkonwojowy: Bez ciebie nie chcą nas tu przyjąć. Do Krista nie docierało, co do niego mówią, nie odpowiadał. Teraz miało nastąpić to, co najważniejsze, najtrudniejsze: przyjmą go do szpitala, czy nie przyjmą? Zjawił się lekarz, młody, czysty człowiek w nieprawdopodobnie białym fartuchu. Zapisał wszystkich w księdze. Rozbierajcie się. Skóra Krista łuszczyła się. Odpadała od ciała cienkimi płatami, podobnymi do kalki z odciskami palców, przechowywanej w aktach personalnych. To się nazywa Pelagra, powiedział bezkonwojowy. Ja też to miałem, wtrącił trzeci. Były to pierwsze i jedyne słowa, które dotarły do świadomości Krista. Jak rękawiczki z obu rąk, schodziła. Wysłali do Magadanu, do muzeum. Do muzeum? lekceważąco powiedział bezkonwojowy. Albo to mało mają takich rękawiczek w Magadanie? Jednakże trzeci więzień nie zwraca już na niego uwagi. Słuchaj, ciągnął za rękaw Krista słuchaj, w tym szpitalu przepiszą ci zastrzyki ze spirytusu. Na pewno zobaczysz. Mnie też przepisali. Wymieniłem je u błatnych na chleb. No i wyzdrowiałem. Z szafy wyjęto blankiety historii choroby. Trzy. Więc przyjmą wszystkich. Wszedł w sanitariusz. Na razie na dwójkę. Strumień ciepłej wody, otwrzona bielizna. Korytarz, w którym na stoliku dyżurnego nie zgaszono jeszcze knota pływającego w tranie. Nalanym na talerzyk, zrobiony z przykrywki, pudełka po konserwach. Drzwi do pustej sali, skąd powiało mrozem, ulicą, lodem. Sanitariusz poszedł po drewno, by napalić w żelaznym piecu. Od co? powiedział bezkonwojowy połóżmy się razem, inaczej wszystkich nas tu szlak trafi. Położyli się razem na jednym łóżku obejmując nawzajem, jakby wpasowując w siebie. Potem bezkonwojowy wyślizgnął się spod trzech koców, zebrał wszystkie materace, pozostałe koce znajdujące się w sali, narzucił je na łóżko na leżących kolegów i dał nura pod nie w kościste objęcia Krista. Zasnęli. Przełożyła Maria Kotowska Leczenie wstrząsowe. W szczęśliwej epoce, w której Mierzlakow pracował jeszcze jako stajenny i w łuszczarce własnego wyrobu, dużej puszce od konserw z dnem podziurawionym jak sito, mógł owiec podkradany koniom przerabiać na kaszę dla ludzi, gotować ją i tą gorzką breją zagłuszać, oszukiwać głód, nie dawało mu spokoju pewne proste pytanie. Przywiezione z kontynentu wielkie konie pociągowe dostawały codziennie urzędowy przydział obroku dwakroć większy niż krępe, włochate koniki jakutskie, chociaż jedne i drugie miały równie mało pracy. Pół krwi Persheron Grom dostawał do żłobu tyle owsa, że starczyłoby tego na pięć jakutków. No i prawidłowo, tak się robiło wszędzie i nie to dręczyło Mierzlakowa. Nie rozumiał natomiast, dlaczego obozowy przydział dla ludzi, ten zagadkowy zestaw białek, tłuszczu, witamin i kalorii przeznaczonych na pożarcie przez więźniów, zwany kartą żywienia, ustala się nie uwzględniając w ogóle realnej wagi ludzkiego ciała. Skoro już ludzi traktuje się jak zwierzęta robocze, problem norm wyżywienia wymagałby równej konsekwencji, a nie zawracania głowy jakąś tam arytmetyczną średnią. Którą ktoś wykombinował za biurkiem. Ta straszna średnia w najlepszym razie była korzystna tylko dla kurdupli i faktycznie ludzi niskiego wzrostu. Sam Mierzlakow miał raczej kompleksję Perszerona-Groma, To też marne trzy łyżki kaszy na śniadanie tylko potęgowały sący ból w żołądku. Tymczasem zwykły robol w brygadzie. Na nic prawie nie mógł liczyć poza zwykłą racją żywnościową. To, co najcenniejsze masło, cukier i mięso trafiało się w jego jadłospisie bynajmniej nie w takich ilościach, jakie przewidywała karta żywienia. Mierz Lakow zwrócił też uwagę na coś innego. Pierwsi umierali ludzie rośli. Żadne tam przyzwyczajenie do ciężkiej pracy o niczym nie decydowało. Inteligent, chudzina trzymał się dłużej niż kolos skaługi. Jakby urodzony do łopaty, kiedy karmiono ich tak samo zgodnie z obozową normą. Korzyść z przydziału zwiększanego odpowiednio do procentu wykonania planu też była mizerna, bo zestaw elementów odżywczych pozostawał ten sam, nie na miarę dorosłego człowieka. Żeby lepiej jeść, trzeba było lepiej pracować, ale żeby lepiej pracować, trzeba było lepiej jeść. Wszędzie pierwsi marli Estończycy. Łotysze i Litwini. Pierwsi dochodzili, co lekarze zwykle kwitowali stwierdzeniem, że od całe to nadbałtyckie towarzystwo nie ma takiej krzepy jak ruski chłop. To prawda, że w domu życie Łotyszów i Estończyków, bardziej niż byt rosyjskich chłopów, różniło się od życia w łagrze. Trudniej więc było im się przystosować, ale ważne było co innego. Oni wcale nie byli mniej wytrzymali. Po prostu byli wyżsi. Z półtora roku temu po szkorbucie, który szybko zmukł nowicjusza, Mierzlakow przez pewien czas był nieetatowym sanitariuszem w lokalnym szpitaliku. Tam się dowiedział, że dawkę lekarstwa ustala się w stosunku do wagi ciała. Nowe lekarstwa wypróbowuje się na królikach, myszach, świnkach morskich, natomiast dawkę dla człowieka kalkuluje się w proporcji do wagi ciała. Dawki dla dzieci są mniejsze niż dla dorosłych. Racji żywnościowej w łagrze nie obliczało się jednak podług wagi ludzkiego ciała. To właśnie była kwestia, której niewłaściwe rozwiązanie tak dziwiło i oburzało Mierzlakowa. Zanim jednak skapcaniał do reszty, cudem złapał fuchę stajennego. Tutaj mógł podkradać koniom owies, żeby nim sobie napychać żołądek. Myślał już – że zimę przetrzyma, a potem jak Bóg da, ale nie wyszło. Kierownika bazy końskiej zdjęto za pijaństwo, a na jego miejsce mianowano starszego stajennego, jednego z tych, co swego czasu nauczyli Mierzlakowa, jak się obchodzić z blaszaną łuszczarką. Sam niemało nakradł się owca, to też wiedział aż za dobrze, jak się to robi, że już kaszy owsianej nie potrzebował a chciał się wykazać przed naczelstwem, sam własnoręcznie zniszczył wszystkie łuszczarki. Owies zaczęto prażyć, gotować i jeść w stanie naturalnym, całkiem już upadabniając własny żołądek do końskiego. Nowy kierownik napisał raport z donosem do władzy. Kilku stajennych, m.in. Mierzlakowa, wsadzono do karcu za kradzież owsa. A później odesłano do bazy, tam skąd przyszli, na roboty ogólne. Na ogólnych Mierzlakow zrozumiał, że długo nie pociągnie. Zataczał się pod ciężarem bali, które musiał przenosić. Majster, któremu nie spodobał się ten leniwy łeb, w miejscowym języku łeb to właśnie człowiek rosły, zawsze stawiał Mierzlakowa od odziomka, zmuszając go do dźwigania grubszego końca pnia. Za którymś razem Mierzlakow upadł. Nie od razu dał radę wstać ze śniegu i w nagłym postanowieniu odmówił noszenia tego przeklętego pnia. Było już późno, ciemno. Konwojentom śpieszyło się na zajęcia polityczne. Robotnicy chcieli jak najprędzej dotrzeć do baraku, do jedzenia. Majster tego wieczora spóźniał się na karciany pojedynek, a całej zwłoce winien był Mierzlakow. Ukarano go. Najpierw pobili go koledzy, potem majster i konwojenci. Kłoda została w śniegu. Zamiast kłody do obozu przyniesiono Mierzlakowa. Zwolniony od robót leżał na pryczy. Bolał go krzyż. Felczer nacierał plecy Mierzlakowa smarem. Na izbie chorych nie mieli żadnych maści. Mierzlakow przez cały czas leżał zgięty w pół, uparcie skarżąc się na ból krzyża. Ból dawno już minął. Złamane żebro zrosło się bardzo szybko, ale Mierzlakow starał się byle kłamstwem odwlec moment wypisania do pracy. Nie wypisywano go zatem. Któregoś dnia ubrano go, ułożono na noszach, załadowano na skrzynie ciężarówki, po czym razem z innymi chorymi odwieziono go do szpitala rejonowego. Rentgena tam nie było. Teraz Wypadało się poważnie nad wszystkim zastanowić. Mierzlakow tak też zrobił. Przeleżał w ten sposób kilka miesięcy, nie prostując się. Został przewieziony do centralnego szpitala, gdzie oczywiście był rentgen, i gdzie chorego umieszczono na oddziale chirurgii, na sali schorzeń pourazowych, traumatycznych, które pacjenci w prostocie ducha tytułowali dramatycznymi, nie myśląc nawet, jak gorzki to kalambur. No i jeszcze tego, powiedział chirurg, wskazując historię choroby mierzlakowa. Przenosimy do pana Piotrze Iwanowiczu, na chirurgii nie ma go co leczyć. Ale pisze pan w diagnozie pourazowa ankyloza kręgosłupa. Co ja mam z nim zrobić? powiedział neurolog. No, pewnie, że ankyloza, no co miałbym napisać? W sierym na złotej odkrywce był taki przypadek. Majster pobił robotnika. Nie mam czasu serioza słuchać o pańskich przypadkach. Pytam, po co go pan przenosi? No napisałem przecież badanie na okoliczność spisania na inwalidę. Pokuje pan go igiełkami, spiszemy go i na statek. Niech sobie pożyje na wolności. No ale przecież robił pan zdjęcie, zmiany powinny być widoczne i bez igiełek. Robiłem. Proszę spojrzeć. Chirurg obrócił czarną kliszę w stronę zasłonki z gazy. Diabeł się w tym nie wyzna. Bez dobrego światła, dobrego prądu nasza rentgenografia cały czas będzie dawała takie mgławice. No, rzeczywiście, mgławica, powiedział Piotr Iwanowicz. No, niech będzie. Podpisał się na historię choroby, wyraził zgodę na przeniesienie Mierzlakowa na swój oddział. Na chirurgii, w zgiełku, w zamieszaniu, w masie odmrożeń, zwichnień, złamań, oparzeń... Z kopalniami północy nie ma żartów, gdzie część chorych leżała po prostu na podłodze sali korytarzy, gdzie pracował jeden jedyny młody, bezgranicznie zmęczony chirurg i czterech felczerów, a wszyscy oni sypiali po parę godzin na dobę, nie sposób było uważniej zająć się Mierzlakowem. Kiedy jednak ni stąd, ni zowąd, przeniesiono go na neurologię, Mierzlakow zrozumiał, że teraz dopiero zacznie się prawdziwe śledztwo. Całą desperacką siłę woli więzień skupił na jednym, żeby się tylko nie wyprostować. I nie prostował się. Ciało krzyczało choćby o chwilę rozprostowania kości. On jednak przypominał sobie odkrywkę, zapierające dech zimno, miskę zupki, którą na obiad wypijał jednym haustem, nie sięgając po zbędną łyżkę kolby konwojentów i buciory majstrów. I znajdował sobie dość sił, żeby się nie wyprostować. Teraz zresztą było już łatwiej niż w pierwszych tygodniach. Sypiał mało, w obawie, że wyprostuje się przez sen. Wiedział, że dyżurni sanitariusze mieli rozkaz obserwować go, żeby zdemaskować oszustwo. A demaskacja, o tym też wiedział Mierzlakow, równała się odesłaniu do karnej kopalni. A jak musi wyglądać karna kopalnia, skoro już zwykła pozostawiła mu tak straszne wspomnienia? Nazajutrz po przeniesieniu Mierzlakowa zaprowadzono do lekarza. Ordynator oddziału wypytał go pokrótce o początek choroby, ze współczuciem pokiwał głową. Jakby mimochodem nadmienił, że nawet zdrowe mięśnie po wielu miesiącach mogą się przyzwyczaić do nienaturalnej pozycji i człowiek sam siebie może uczynić kaleką. Następnie Piotr Iwanowicz przystąpił do badania. Na pytania towarzyszące ukłuciom igły, stuknięciom gumowego młoteczka, uciskowi, Mierzlakow odpowiadał na chybił trafił. Większą część dnia pracy Piotr Iwanowicz poświęcał na demaskowanie symulantów. Rozumiał oczywiście powody, które skłaniają więźniów do symulacji. Piotr Iwanowicz sam do niedawna był więźniem. Toteż nie dziwił go ani dziecinny upór symulantów, ani lekkomyślna prymitywność ich fałszerstw. Piotr Iwanowicz, niegdyś docent jednego z syberyjskich instytutów medycznych, sam pogrzebał swoją karierę naukową w tychże śniegach, w których jego pacjenci, oszukując go, ratowali własne życie. Nie można powiedzieć, by nie żal mu było ludzi. Przede wszystkim jednak był lekarzem, a nie człowiekiem. Był specjalistą i to było najważniejsze. Dumny był, że rok ogólnych robót nie zabił w nim lekarza specjalisty. Demaskacji oszustów bynajmniej nie poczytywał sobie za jakąś wzniosłą powinność wobec państwa lub obowiązek moralny. Upatrywał w wykonaniu tego zadania właściwe spożytkowanie swojej wiedzy, psychologicznego talentu, zastawiania pułapek. W które ku chwale nauki musieli wpadać wygłodzeni, na wpół obłąkani nieszczęśliwi ludzie. W tych zmaganiach lekarza z symulantem miał po swojej stronie wszystko: tysiące przemyślnych lekarstw, setki podręczników, bogatą aparaturę, pomoc konwoju, olbrzymią praktykę specjalisty. Po stronie chorego było tylko przerażenie na myśl o powrocie do świata, z którego trafił do szpitala. To właśnie przerażenie dodawało mu sił do walki. Demaskując kolejnego oszusta, Piotr Iwanowicz doświadczał głębokiej satysfakcji. Raz jeszcze życie potwierdza, że on, Piotr Iwanowicz, jest świetnym lekarzem, że nie zatracił swych umiejętności, lecz przeciwnie, wydoskonalił je, wyszlifował, słowem że jeszcze potrafi. Co za durnie z tych chirurgów, myślał przypalając papierosa po wyjściu mierzlakowa albo nie znają albo zapomnieli całkiem anatomii typograficznej a o odruchach nigdy nie mieli pojęcia tylko rentgen ich ratuje jak nie ma zdjęcia nawet to o zwykłym złamaniu nie potrafią powiedzieć nic pewnego amina oczywiście mierzlakow to symulant sprawa jest jasna no dobra niech sobie poleży przez tydzień przez ten tydzień Zbierze się wszystkie analizy, żeby wszystko było przepisowo. Podkleimy wszystkie papierki do historii choroby. Piotr Iwanowicz uśmiechnął się, zawczasu smakując teatralny efekt kolejnej demaskacji. W tydzień później w szpitalu formowano etap na statek przewóz chorych na Wielką Ziemię. Protokoły zestawiano na miejscu, na sali. A przybyły z zarządu przewodniczący komisji lekarskiej osobiście dokonywał oglądu chorych, zakwalifikowanych przez szpital do wywózki. Jego rola sprowadzała się do przejrzenia dokumentów, sprawdzenia strony formalnej. Osobisty ogląd chorego zajmował mu pół minuty. Mam na liście, powiedział chirurg, niejakiego Mierzlakowa. Rok temu konwojenci złamali mu kręgosłup. Chciałbym go odesłać. Przed tygodniem przenieśliśmy go na neurologię. Proszę, tu są przygotowane dokumenty w sprawie odesłania. Przewodniczący komisji zwrócił się do neurologa. Proszę wprowadzić Mierzlakowa, powiedział Piotr Iwanowicz. Wprowadzono zgiętego w pół Mierzlakowa. Przewodniczący rzucił na niego okiem. Ale goryl. No tak, oczywiście nie ma co takiego trzymać. Z piórem w ręku sięgnął po listę. Ja nie podpiszę, powiedział Piotr Iwanowicz głośno i dobitnie. To symulant, czego jutro będę miał zaszczyt dowieść i panu, i chirurgowi. Odcinek dwudziesty. No to go zostawmy. Przewodniczący obojętnie odłożył pióro. W ogóle kończmy już. Późno się robi. To symulant serioza, powiedział Piotr Iwanowicz, biorąc pod rękę chirurga, kiedy wychodzili z sali. Chirurg uwolnił ramię. Być może, powiedział krzywiąc się z odrazą. Szczęść Boże w demaskacji będzie Pan miał kolosalną przyjemność. Na na zebraniu w pokoju komendanta szpitala, Piotr Iwanowicz szczegółowo omówił przypadek Mierzlakowa. Zdemaskowanie Mierzlakowa dokona się, jak sądzę, w dwóch etapach. Pierwszym będzie rausz narkotyczny, o którym pan zapomniał Sergiej Fiodorowiczu. Z triumfem zwrócił się do chirurga. Od tego należało zacząć. A jeżeli nawet rausz nic nie da, wtedy. Piotr Iwanowicz rozłożył ręce. No wtedy pozostaje leczenie wstrząsowe. Zapewniam państwa, że to bardzo zajmujące. Czy nie za ostro? Powiedziała Aleksandra Siergiejewna, ordynator oddziału gruźliczego, największego w szpitalu, tęga, zwalista kobieta, niedawno przybyła z kontynentu. A tam z takim skórwy synem, powiedział komendant szpitala. Niespecjalnie krępował się obecnością dam. No, Zobaczymy, jakie wyniki da rausz, ugodowo powiedział Piotr Iwanowicz. Rausz narkotyczny. To krótkotrwałe oszołomienie eterem. Chory zapada w sen na 15 do 20 minut, a chirurg przez ten czas musi nastawić zwichnięcie, amputować palec czy przeciąć wrzut. W gabinecie zabiegowym władze, przywdziawszy białe kitle, otoczyły stół operacyjny, na którym złożono posłusznego zgiętego w pół Mierzlakowa. Sanitariusze sięgnęli po płócienne pasy, którymi zwykle przywiązuje się pacjenta do stołu. – Nie trzeba, nie trzeba – zawołał podbiegając Piotr Iwanowicz. – Pasów właśnie nie trzeba. Twarz Mierzlakowa zadarto do góry. Chirurg włożył na nią maseczkę do narkozy i wziął do ręki buteleczkę z eterem. – No, serio, niech pan zaczyna. Eter zaczął kapać na maskę. – Głębiej, głębiej oddychaj, Mierzlakow, i licz głośno – 26, 27, leniwie odliczał Mierzlakow, aż naraz przerywając liczenie, wybełkotał jakieś niezrozumiałe, urywane, sowicie okraszone przekleństwami zdanie. Piotr Iwanowicz ujął lewą rękę Mierzlakowa. Po kilku minutach ręka osłabła. Piotr Iwanowicz puścił ją. Miękko, bez życia, opadła na krawędź stołu. Piotr Iwanowicz. Z triumfem powoli rozprostował ciało Mierzlakowa. Szmer przebiegł po sali. Teraz dopiero go przywiążcie, powiedział Piotr Iwanowicz do sanitariuszy. Mierzlakow otworzył oczy i ujrzał włochatą pięść komendanta szpitala. No, gadzino, chrypiał komendant, teraz pójdziesz pod sąd. Zuch z pana Piotrze Iwanowiczu zuch. Powtarzał przewodniczący komisji, poklepując neurologa po ramieniu. Pomyśleć, że sam wczoraj chciałem go przecież wypisać na wolność. Rozwiążcie go, komenderował Piotr Iwanowicz. Złaj ze stołu. Mierzlakow jeszcze nie przyszedł do siebie. W skroniach mu waliło, w ustach miał mdło słodki aromat eteru. Niezupełnie jeszcze rozumiał, czy to sen, czy jawa. Nieraz może i dawniej śniły mu się takie rzeczy. — A niech was wszystkich! Taka wasza mać! — wrzasnął niespodziewanie i zgiął się w pół, tak jak przedtem. Barczysty, kościsty, długimi, grubymi palcami nieomal sięgający ziemi, z mętnym wzrokiem i zmierzwionymi włosami, rzeczywiście podobny do goryla, wyszedł z zabiegowego. Piotra Iwanowicza powiadomiono, że chory Mierzlakow leży na łóżku w swojej zwykłej pozycji. Lekarz polecił sprowadzić go do swojego gabinetu. Jesteś zdemaskowany, Mierzlakow, powiedział neurolog. Ale prosiłem komendanta, nie oddadzą cię pod sąd, nie wyślą do karnej kopalni, po prostu wypiszą cię ze szpitala i wrócisz na swoją odkrywkę do poprzedniej pracy. Z ciebie, bracie, bohater. Przez okrągły rok nas bujałeś. Ja nic nie wiem, powiedział Gory, nie unosząc powiek. No jak to nie wiesz? Przecież myśmy cię właśnie przed chwilą wyprostowali. Nikt mnie nie prostował. No, mój kochany, to już się na nic nie zda. Chciałem z Tobą po dobrocie, a tak to zobaczysz. Sam za tydzień będziesz prosił o wypisanie. Mało to może się zdarzyć przez tydzień. Cicho powiedział Mierzlakow. Jakże miał wytłumaczyć lekarzowi, że nawet tydzień, dwa, godzina więcej, które przeżył nie w kopalni, to właśnie jego szczęście. Jeżeli lekarz sam tego nie rozumie, to co mu tłumaczyć? Mierzlakow milczał z oczami wbitymi w ziemię. Mierzlakowa wyprowadzono, a Piotr Iwanowicz poszedł do komendanta szpitala. Można przecież jutro, a nie za tydzień, powiedział komendant, wysłuchawszy propozycji Piotra Iwanowicza. Obiecałem mu tydzień, powiedział Piotr Iwanowicz. Szpital od tego nie zbiednieje. No dobra, powiedział komendant, niech będzie za tydzień, tylko mnie zawołajcie. A przywiążecie go? Przywiązywać nie wolno, powiedział neurolog. Jeszcze by zwichnął rękę albo nogę, będą go trzymali. Neurolog wziął historię choroby Mierzlakowa. W rubryce zaleceń napisał leczenie wstrząsowe i postawił datę. Leczenie wstrząsowe polega na wprowadzeniu do krwi chorego dawki oleju kamforowego, kilkakroć większej od dawki, jaką wprowadza się wstrzyknięciem podskórnym dla podtrzymania akcji serca ciężko chorych. Jej działanie Powoduje nagły atak przypominający atak furii lub padaczki. W szoku komforowym rośnie cała aktywność mięśniowa, wszystkie siły motoryczne pacjenta. Niewiarygodne napięcie mięśni udziesięciokrotnia siłę chorego, nieprzytomnego człowieka. Minęło kilka dni, a Mierzlakow ani myślał się rozprostować z własnej woli. Nadszedł dzień oznaczony w historii choroby i z lakowa przeprowadzono do Piotra Iwanowicza na północy ceni się wszelką rozrywkę w gabinecie lekarskim było pełno ośmiu zwalistych sanitariuszy ustawiło się rzędem pod ścianą na środek gabinetu wysunięto kozetkę wszystko przeprowadzimy tutaj powiedział Piotr Iwanowicz podnosząc się z zabiurka do chirurgów nie pójdziemy Nawiasem mówiąc, a gdzie jest Siergiej Fiodorowicz? — Nie przyjdzie — powiedziała Anna Iwanowna. Mówił, że jest zajęty. — Zajęty, zajęty — powtórzył Piotr Iwanowicz. — Przydałoby mu się popatrzeć, jak robię za niego jego robotę. Mierzlakowowi podwinięto rękaw, a Felczer posmarował mu rękę jodyną. Trzymając strzykawkę w prawej ręce, wprowadził igłę do żyły w zgięciu łokcia. Ciemna krew spłynęła z igły do strzykawki. Felczer łagodnym ruchem kciuka nacisnął tłok i żółty roztwór zaczął wchodzić w żywe. — Niech pan szybciej wprowadza — powiedział Piotr Iwanowicz. — Jak najprędzej odejdzie na bok. — A wy? — zwrócił się do sanitariuszy. — Trzymajcie go. Olbrzymie ciało Mierzlakowa podskoczyło i zatrzepotało w rękach sanitariuszy. Trzymało go ośmiu chłopa. Rzęził, rzucał się, kopał, ale łapi duchy trzymały mocno, aż zaczął się uspokajać. Tygrysa. Tygrysa tak można utrzymać. Z zachwytem wołał Piotr Iwanowicz. Na zabajkalu tak się chwyta tygrysy gołymi rękami. Proszę zwrócić uwagę, mówił do komendanta szpitala. Pamięta pan końcówkę tarasa bulby? Jak ten gogol przesadza, bez mała trzydziestu ludzi wisiało mu na rękach i nogach. Ten goryl przerasta bulbę, a starczyło ośmiu mężczyzn. Tak, tak, powiedział komendant. Gogola nie pamiętał, ale leczenie wstrząsowe bardzo przypadło mu do gustu. Nazajutrz rano Piotr Iwanowicz na obchodzie zatrzymał się przy łóżku Mierzlakowa. No co. Zapytał, co postanowiłeś? Wypisujcie, powiedział Mierzlakow. Przełożył Adam Pomorski. Obława. Willis z czterema żołnierzami gwałtownie zboczył z trasy i na pełnym gazie zaczął skakać po kępach szpitalnej trawy. Po zdradliwej, podstępnej, wysypanej białym wapieniem drodze. Willis przedzierał się w stronę szpitala, a Kristowi serce zamarło z trwogi, zwykłej trwogi w obliczu władzy, straży, przeznaczenia. Willis szarpnął się i ugrzązł w bagnie. Z trasy do szpitala było z 500 metrów. Ten kawałek drogi. Lekarz naczelna budowała domowym sposobem, państwowym sposobem subotników czynów społecznych, które na kołymie zwie się udarnikami. Jest to ten sam sposób, którym prowadzono wszystkie budowy pięciolatki. Do budowy drogi zapędzano ozdrowieńców, a to żeby przynieśli kamień, a to dwa kamienie, a to tragi ze żwirem. Sanitariusze z grupy chorych, etatowych tu nie przewidziano. Szpitali kto bądź co bądź tylko dla więźniów. Chodzili na udarniki, subotniki bez oporu. W przeciwnym razie czekałoby ich wyrobisko – odkrywkowa kopalnia złota. Nigdy nie posyłano do tej roboty tych, którzy pracowali na chirurgii. Pocharatane, poranione palce na długo uniemożliwiały im pracę na oddziale. Żeby jednak przekonać o tym łagrowe naczelstwo, trzeba było instrukcji z Moskwy. Inni więźniowie, chorobliwie do szaleństwa, Zazdrościli przywileju zwolnienia od subotników, od czynów społecznych. Myślałby kto, czego tu zazdrościć? Przepracował człowiek parę godzin na czynie, jak wszyscy, ale tu okazuje się, że kolegów zwalnia się od tej pracy, a ciebie nie. To okropna krzywda. Do końca życia nie sposób jej zapomnieć. Chorzy, lekarze, sanitariusze każdy brał kamień, a czasem i dwa. Podchodził do skraju topieliska i ciskał swoje kamienie w bagno. W taki sposób, zasypując morza, budował drogi Chinggis Han. Tyle, że Chinggis Han miał więcej ludzi niż naczelny lekarz centralnego szpitala rejonowego dla więźniów, jak głosił jego kwiecisty tytuł. Chinggis miał więcej ludzi, a poza tym zasypywał morza, a nie bezdenną, wieczną zmarzlinę. Która topniała w ciągu krótkiego, kołymskiego lata. Letnia droga była nieporównanie gorsza niż zimnik. Nie mogła zastąpić śniegu i lodu. Im bardziej topniało bagno, tym było bezdenniejsze, tym więcej trzeba było kamieni, a sznur chorych przez trzy lata nie był w stanie porządnie utwardzić drogi. Dopiero pod jesień, kiedy ziemię ściął już mróz i skończyło się topnienie wiecznej zmarzliny. Można było do czegoś dojść na tej czyngisz-hanowskiej budowie. I lekarz, naczelna i chorzy od dawna zdawali sobie sprawę z beznadziejności całego przedsięwzięcia, ale wszyscy też od dawna przywykli do bezsensu pracy. Co lato ozdrowieńcy, lekarze, felczerzy, sanitariusze nosili kamienie na tę przeklętą drogę. Bagno mlaskało rostępowało się i wsysało bez końca. Wsysało kamienie. Droga posypana białym, iskrzącym się tłuczniem wapiennym nadal była niepewna. Była to czarusa, trzęsawisko, nieprzebyte bagno, a dróżka usypana cienką warstwą białego wapienia wskazywała tylko szlak, wytyczała kierunek. Te pięćset metrów... Więzień, komendant, konwojent mógł przebrnąć po flizach, po kamieniach, susami, skokami, zygzakiem. Szpital stał na pagórku z dziesięć parterowych baraków, ze wszystkich stron wystawionych na wiatr. Nie otaczała ich zona z drutów kolczastych. Po wypisywanych ze szpitala przysyłano konwój z zarządu obozu, odległego o sześć kilometrów. Willis dodał gazu, zabuksował i zakopał się na amen. Żołnierze wysypali się z wozu i w tym momencie Christ zobaczył coś niezwykłego. Żołnierze na starych szynelach mieli nowiutkie naramienniki. Mężczyzna, który wysiadł z samochodu, miał naramienniki srebrne. Christ po raz pierwszy widział na żywo takie polety. Naramienniki widywał tylko podczas zdjęć filmowych, no i jeszcze w kinie, na ekranie, w czasopismach typu magazynu "Słońce Rosji. I jeszcze po rewolucji w pomroce prowincjonalnego miasta, w którym się urodził, zrywano na ramienniki z płaszcza jakiegoś przyłapanego na ulicy oficera, który stał na baczność przed. No przed kim stał ten oficer. Kryst nie pamiętał. Po wczesnym dzieciństwie przyszło późne dzieciństwo i młodość taka, że każdego roku ze względu na ilość, Dotkliwość wrażeń na ich intensywność starczyłoby na dziesięć istnień. Christ sądził, że w jego życiu nie było oficerów i soldatstwa A tu oficer wraz z soldatstwem wyciągał właśnie wilisa z bagna. Nigdzie nie było widać operatora filmowego, nie było reżysera, który przybył na kołymę, żeby tutaj inscenizować jakąś współczesną sztukę. Tutejsze dramaty. Instenizowano nieodmiennie z udziałem samego Krista. Inne dramaty go nie interesowały. Było oczywiste, że przybyły Willis, żołnierze, oficer odgrywają akt, scenę z udziałem Krista. Ten z naramiennikami to chorąży. Nie, teraz nazywa się inaczej lieutenant. Willis przeskoczył najniepewniejsze miejsce. Wóz zajechał pod szpital. Pod piekarnię, z której wytoczył się piekarz, kuternoga, błogosławiąc swój los za inwalidztwo, za jednonogość i oddając żołnierskie honory oficerowi gramolącemu się z willisa. Na ramionach oficera połyskiwały śliczne gwiazdki, dwie nowiutkie gwiazdki. Oficer wygramolił się z willisa. Jednonogi stróż zrobił szybki zwrot, pokój i prysnął gdzieś w bok. Ale oficer Śmiało, bez pogardy przytrzymał kuternogę za baciak. Nie trzeba! — obywatelu komendancie, pozwólcie. — Nie trzeba, powiedziałem, wracaj do piekarni, sami sobie poradzimy. Lejtnant machnął rękami na lewo i na prawo, a trzech żołnierzy pobiegło, okrążając nagle wyludnione, milczące osiedle szpitalne. Kierowca wysiadł z samochodu, a Lejtnant z czwartym żołnierzem wpadł na ganek oddziału chirurgicznego. Z górki, stukocząc obcasami wojskowych butów, schodziła kobieta, lekarz naczelna, której nie zdążył uprzedzić jednonogi stróż. Dwudziestoletni komendant samodzielnego podobozu był eksfrontowcem, którego od frontu wybawiła ruptura. A może tak się tylko mówiło, a naprawdę szło nie o rupturę, ale o chody o kogoś na górze, kto przeniósł lejtnanta z awansem po drodze spod czołgów Guderiana na kołynę. Kopalnie domagały się ludzi. Ludzi. Rabunkowe wydobycie złota przez poszukiwaczy, dawniej wzbronione, teraz było zalecane przez władzę. Lejtnanta Saławiowa wysłano, żeby dowiódł swoich umiejętności, rozumu, wiedzy, no i swego prawa. Szefowie łagrowych instytucji nie zajmują się osobiście odprawą etapów, nie wnikają w historię choroby, nie zaglądają ludziom ani koniom w zęby, nie obmacują mięśni niewolników. W łagrze wszystko to wykonują lekarze. Dwudziestoletni Saławiow nie dowierzał nikomu. Skład osobowy więźniów kopalnianej siły roboczej topniał z każdym dniem lata, każdej kołymskiej nocy coraz mniej ludzi stawało do pracy. Ludzie ze złotych wyrobisk szli pod sopkę albo do szpitala. Zarząd rejonu dawno już wycisnął co mógł. Zredukował wszystko co się dało. Oprócz, ma się rozumieć, osobistych ordynansów funkcyjnych, czyli dniewalnych, jak się ich nazywa po kołymsku. Oprócz owych funkcyjnych wyższych szarsz, oprócz osobistych kucharzy, osobistej służby rekrutującej się z więźniów. Wszystko wszędzie wyczyszczono do oporu. Jeden jedyny dział spośród podległych młodemu komendantowi nie dostarczył należnego kontyngentu szpital. Tu właśnie tkwiły rezerwy. Lekarze, przestępcy kryją symulantów. My, rezerwy, wiedzieliśmy po co przybył do szpitala komendant, po co jego willis zajechał pod bramę szpitala. Szpital zresztą nie miał bramy ani ogrodzeń. Stał w środku bagna, w tajdze, na wzgórku. Dwa kroki w bok zaczynały się borówki, borunduki, wiewiórki. Szpital nazywano wiewiórczym, chociaż od dawna już nie uchowała się tam żadna popielica. W górskiej kotlince, pod przepysznym purpurowym mchem, biegł lodowato-zimny strumień. Szpital stał właśnie u ujścia strumienia do rzeczki. Strumień i rzeczka były bezimienne. Lejtnant Sawioff, planując swoją operację, zapoznał się z topografią terenu. Nawet cała kompania wojska nie dałaby rady otoczyć takiego szpitala na leśnych bagnach. Dyspozycja była więc inna. Własna wiedza wojskowa nie dawała lejtnantowi spokoju. Szukała ujścia w jego skazanej na wygraną śmiertelnej grze w walce z pozbawionym praw światem więźniów. Krew Saławiowa rozgrzewała ta myśliwska zabawa, polowanie na ludzi, łowy na niewolników. Lejtnant nie szukał literackich porównań. Była to gra wojenna, operacja zaplanowana przezeń od dawna, dzień D. Konwojenci wyprowadzali ze szpitala ludzi zdobycz Saławiowa, wszystkich ubranych wszystkich, których komendant zastał na chodzie, a nie na pryczy, a także tych wywleczonych z łóżek, bo swoją opalenizną wzbudzili podejrzenia Saławiowa, prowadzono pod magazyn, gdzie stał Willis. Kierowca wyciągnął pistolet. — Coś za jeden? — Lekarz. — Pod ścianę. — Potem się sprawdzi. — Coś za jeden? — Felczer. — Pod ścianę. — Coś za jeden? — Nocny sanitariusz pod ścianę. Lejtnant Sawiow osobiście kierował operacją uzupełnienia siły roboczej na złotych wyrobiskach. Komendant osobiście dokonał rewizji wszystkich szaf, wszystkich poddaszy, wszystkich piwnic, w których jego zdaniem ktoś mógł się kryć przed metalem, przed najpierwszym metalem. Stróża kuternogę też postawiono pod ścianę. Potem się sprawdzi. Cztery kobiety, siostry szpitalne, też doprowadzono pod magazyn. Sprawdzi się. Pod magazynem stały stłoczone 83 osoby. Lejtnant wygłosił krótkie przemówienie. Ja wam pokażę, jak się formuje etapy. Rozgromimy wasze gniazdo. Papiery. Kierowca wyciągnął z mapnika szefa kilka kartek papieru. Lekarze, wystąp. Wystąpiło troje lekarzy. W szpitalu zresztą nie było ich więcej. Felczeru wystąpiło dwóch, czterech pozostało w szeregu. Saławiów trzymał w ręku listę etatów szpitala. Kobiety wystąp, reszta czekać. Z biura szpitala Saławiów gdzieś zatelefonował. Pod szpital zajechały dwie ciężarówki, które zamówił już wczoraj. Saławiów wziął do ręki arkusz papieru i ołówek kopiowy. Kolejno podchodzić do podpisu bez artykułu i wyroku. Tylko nazwiska, potem się sprawdzi. No! Komendant osobiście zestawił listę etapu. Etapu na złoto, na śmierć. Nazwisko? Jestem chory. Na no co chory? Poliartritis, powiedziała lekarz naczelna. No, ja się tam na takich słówkach nie wyznaję. Kawał chłopa na kopalnie. Lekarka nie wszczynała sporu. Christ stał w tłumie, znajoma wściekłość łomotała mu w skroniach. Wiedział już, co ma zrobić. Stał i myślał spokojnie, a więc aż tak ci nie ufają władzuniu, że osobiście szperasz po szpitalnym poddaszu. Swoimi sokolimi oczami zaglądasz pod każde szpitalne wyro. Mogłeś przecież po prostu wydać polecenie, a wszystkich, by przysłali bez tego całego cyrku. Skoro Ty komendant panu łagrowej pańszczyzny na kopalni własnoręcznie spisujesz listę, własnoręcznie łapiesz, to ja ci pokażę, jak się ucieka. Niech tylko dadzą choć jedną chwilę, żeby się zebrać. Pięć minut na zebranie rzeczy. Szybko. Christ czekał na te właśnie słowa. Po wejściu do baraku, w którym mieszkał, nie wziął rzeczy, wziął tylko kufajkę. Czapkę, uszankę, kawałek chleba, zapałki, machorkę, gazetę. Wrzucił do kieszeni zawartość wszystkich swoich skrytek. Wsunął do kieszeni waciaka pustą puszkę po konserwach, po czym wyszedł nie w stronę magazynu, ale za barak do tajgi. Łatwo ominął wartownika, dla którego cała operacja łowy już się skończyły. Bitą godzinę Krist szedł w górę strumienia, Aż wybrał miejsce pewne, ułożył się na suchym mchu i zaczął czekać. Jaka w tym była rachuba? Rachuba była następująca: Jeżeli to jest zwykła łapanka, kogo złapią na ulicy, tego wrzucą do samochodu i odwiozą na kopalnię. Nie będą zatrzymywać do nocy samochodu z powodu jednego człowieka. Jeżeli jednak jest to regularne polowanie, po Krista przyślą wieczorem nawet do szpitala go nie wpuszczą, postarają się wykopać go choćby spod ziemi i dosłać na złoto. Za takie oddalenie się wyroku mu nie dodadzą. Skoro kula nie dosięgła go, kiedy odchodził, a do Krista nawet nie strzelano, będzie nadal sanitariuszem w szpitalu. Ale jeżeli trzeba wysłać właśnie Krista, lekarz naczelna zrobi to i bez lejtnanta Saławiowa. Krist zaczerpnął wody, napił się, zapalił, wydmuchując dym do rękawa, poleżał, a kiedy słońce zaczęło zachodzić, ruszył w dół parowem do szpitala. Na kładce spotkał lekarz naczelną. Lekarka uśmiechnęła się, a Krist zrozumiał, że będzie żył. Martwy, opustoszały szpital wracał do życia. Nowi chorzy zakładali stare kitle, i przyjmowali nominacje na sanitariusza, wstępując być może na drogę zbawienia. Lekarze i felczerzy rozdawali lekarstwa, mierzyli temperaturę, badali puls ciężko chorych. Przełożył Adam Pomorski Sprana fotografia W jedno z najgłówniejszych uczuć to poczucie bezbrzeżnego poniżenia, ale też pociecha, że zawsze w każdych okolicznościach ktoś ma jeszcze gorzej niż ty. Hierarchia ta przybiera różne postaci. Pociecha ta jest zbawienna i w niej to może kryje się najważniejszy sekret człowieka. Uczucie to jest zbawienne, bo zarazem godzi ze wszystkim, co samo w sobie jest nie do przyjęcia. Chris akurat wywinął się śmierci. Wywinął się co najwyżej do jutra, bo jutro więźnia to tajemnica, której nie wolno odgadywać. Kryst to niewolnik, robak, co pewne to pewne, bodaj tylko robak w całej przyrodzie ożywionej jest stworzeniem bez serca. Krista wzięto do szpitala. Sucha pelagrowa skóra łuszczy się na nim. Zmarszczki wypisały na twarzy Krista ostateczny wyrok. Próbując na dnie duszy w ostatnich ocalałych komórkach kościstego ciała odnaleźć jakąś siłę fizyczną lub duchową, żeby dożyć jutra, Christ wciąga na siebie brudny kitel sanitariusza, zamiata salę, poprawia łóżka, obmywa, mierzy temperaturę chorym. Christ jest już Bogiem. Nowi głodni, nowi chorzy. Patrzą na niego jak na własne przeznaczenie, jak na bóstwo, które może dopomóc, może ich ocalić. Chory sam nie wie, przed czym. Chory wie tylko, że ma przed sobą sanitariusza, z grona chorych, który może szepnąć słówko lekarzowi, a wtedy samemu choremu pozwolą przeleżeć dzień dłużej w szpitalu. A może nawet wypisując się ze szpitala, tamten przekaże choremu swoje stanowisko, swoją miseczkę zupy. Swój fartuch sanitariusza. Krist włożył fartuch i stał się bogiem. Wypiorę ci koszulę, koszulę w łazience nocą, wysuszę na piecu. Tu nie ma wody do bożą. No to oszczędź z pół wiaderka. Christ od dawna marzył, żeby uprać sobie bluzę. Sam by uprał, ale walił się z nóg ze zmęczenia. Bluza była jeszcze z kopalni złota, słona od potu, same strzępy, a nie koszula. Pranie mogło ją obrócić w proch, w pył, w próchno. Odcinek XXI. Jedna kieszeń była oderwana, ale druga cała, a w niej Christ nosił wszystko, co dla czegoś tam było ważne i potrzebne. Tak czy owak trzeba ją było uprać. Po prostu tutaj jest szpital. Krist to sanitariusz, a koszulema brudną. Przypomniał sobie, jak kilka lat temu wzięli go do gospodarczego, żeby wypisywał kwity, kwity na dziesięciodniowe racje żywnościowe według procentu wykonania normy. I jak wszyscy mieszkańcy baraku nienawidzili go za te bezsenne noce, które zapewniały mu dodatkowy talon na obiad. I jak to Krista rychło sprzedali, spławili, pokazując któremuś z etatowych rachmistrzów z wyrokiem za przestępstwa pospolite kołnierz jego koszuli, po którym pełzła głodna, blada jak sam Krist wesz. I jak to Krista natychmiast czyjaś żelazna ręka wywlokła z biura i z hukiem wywaliła na ulicę. Tak lepiej byłoby wyprać koszulę, ty sobie będziesz spać, a ja wypiorę. Za kawalątko chleba, a jak nie masz chlebusia, to od tak. Krist nie miał chleba. Coś w nim jednak krzyczało, że lepiej się przegłodzić, ale mimo wszystko wyprać koszulę. Krist przestał się opierać obcej, strasznej woli głodnego człowieka. Spał jak zwykle nie snem, ale głębokim omdleniem. Miesiąc wcześniej, kiedy Krist nie leżał jeszcze w szpitalu, ale tłukł się w olbrzymim tłumie do chodiagów, od stołówki do ambulatorium, od ambulatorium do baraku, w białej mgle łagiernej zony, zdarzyło się nieszczęście. Ukradziono mu kapciuch na tytoń, rozumie się pusty. Nie pierwszy już rok, nie było w nim nawet śladu machorki, ale w kapciuchu Krist przechowywał. Po co? Fotografie i listy żony. Wiele listów, wiele fotografii. A chociaż do tych listów Krist nigdy nie wracał i nie oglądał fotografii, zbyt ciężko by mu było, przechowywał ten pakiet chyba na lepsze czasy. Trudno było wytłumaczyć, po co Krist woził wszystkimi swoimi więźniarskimi drogami te listy, pisane dużymi, dziecinnymi literami. Przy rewizjach listów nie odbierano. Cały ich plik uzbierał się w kapciuchu. A teraz kapciuch skradziono. Pewnie myśleli, że ma tam pieniądze, że między fotografie wsunął jakiegoś cieniutkiego rubla. Rubla nie znaleźli. Christ nigdy nie odnalazł tych listów. W myśl znanych reguł, które obowiązują na wolności, skradzione dokumenty podrzuca się do pojemników na śmieci, a fotografie odsyła pocztą albo wyrzuca na śmietnik. Krist wiedział jednak, że te resztki człowieczeństwa doszczętnie wytrzebiono w kołymskim świecie. Listy oczywista musieli spalić w jakimś ognisku czy w łagrowym piecu, żeby nagle w baraku nocą rozbłysło jasne światło, ale fotografie? Co im po fotografiach? — Nie odnajdziesz — powiedział sąsiad Krista. Błatni zabrali. — A po co im? — Ale fotografia kobiety — no tak, no to na seans. Krist dalej nie pytał. W kapciuchu Krist trzymał stare listy. Nowy list natomiast z nową fotografią, malutkim zdjęciem do dowodu, przechowywał w lewej jedynej kieszeni koszuli. Spał, jak zawsze, jak w omdleniu. Ocknął się w poczuciu, że dzisiaj powinno się zdarzyć coś dobrego. Niedługo sobie przypominał. Czysta koszula. Zrzucił swoje ciężkie nogi z wyrka i wyszedł do kuchni. Ten sam, co wczoraj, chory, przywitał się z Kristem. Suszę, suszę, na piecu suszę. Nagle Krist oblał się zimnym potem. A list? Jaki list? No w kieszeni. Nie rozpinałem kieszeni. Jakże ja mogę grzebać po pańskich kieszeniach? Krist sięgnął po koszulę. List był cały wilgotny, mokry list bluza była sucha list natomiast wilgotny w zaciekach wody czy łez fotografia była rozmyta, zatarta, zniekształcona i tylko ogólny zarys przypominał Kristowi dobrze mu znaną twarz. Litery listu były pozacierane ale Krist znał cały list na pamięć. I mógł odczytać każde zdanie. Był to ostatni list od żony, jaki dostał. Niedługo nosił ten list. Słowa wkrótce znikły do reszty, wyparowały, a i sam tekst częściowo wywietrzał Kristowi z pamięci. Fotografia zaś ostatecznie wyblakła, zetlała po którejś szczególnie starannej dezynfekcji w Magadanie, na kursach dla felczerów, Dzięki którym Krist przeobraził się w prawdziwie już, a nie domniemane bóstwo kołymy. Przełożył Adam Pomorski. Prokurator Judei. 5 grudnia 1947 roku do Buchty Nagajewo wszedł parowiec Kim z ładunkiem ludzkim. Był to ostatni rejs, na nim nawigacja w owym roku się kończyła. Magadan przywitał gości czterdziestostopniowymi mrozami. Właściwie na parowcu przypłynęli nie goście, lecz prawdziwi gospodarze tej ziemi, więźniowie. Władze miejskie zjawiły się w porcie w komplecie. Wszystkie ciężarówki, jakie tylko były w mieście, zjechały się w nagajewskim porcie na powitanie parowca Kim. Żołnierze z formacji kadrowych okrążyli molo i rozpoczął się rozładunek. Do Magadanu ruszyły ściągane na telefoniczny rozkaz wszystkie puste i będące na chodzie samochody kopalniane, jakie dostępne były w promieniu 500 kilometrów. Zmarłych wyrzucano na brzeg i odwożono na cmentarz, układając w zbiorowych grobach, nie przywiązując do zwłok numerków, a jedynie sporządzając protokół o nieodzowności ekshumacji w bliżej nieokreślonej przyszłości. Najciężej chorych, lecz jeszcze żywych, rozwożono po szpitalach więziennych w Magadanie, Ole, Armanii i Dukczy. Lżej chorych więziono do centralnego szpitala więziennego na lewy brzeg Kołymy. Szpital dopiero co się tutaj przeprowadził z 23. kilometra. Gdyby parowiec Kim przypłynął rok wcześniej, trzeba byłoby jeździć ponad 500 kilometrów. Ordynator oddziału chirurgicznego, Kubancew, który przybył tu wprost z armii, z frontu, był wstrząśnięty widokiem tych ludzi, ich straszliwych ran. W każdym samochodzie, który przyjeżdżał z Magadanu, znajdowały się trupy tych, co zmarli w drodze. Chirurg wiedział, że to lżejsze przypadki. Tacy pacjenci, którzy nadawali się do transportu. Najcięższe pozostawiano na miejscu. Chirurg powtarzał sobie słowa generała Ridgwaya, które gdzieś tam tuż po wojnie udało mu się przeczytać. – Doświadczenie frontowe żołnierza nie może stanowić przygotowania do widoku śmierci w obozach. Kubancew tracił zimną krew. Nie wiedział, jakie polecenia ma wydać i od czego zacząć. – Kołyma, przytłoczyła chirurga frontowego zbyt wielkim ciężarem. Należało jednak coś zrobić. Sanitariusze zdejmowali chorych z samochodów i nieśli na oddział chirurgiczny. Tam na wszystkich już korytarzach nosze stały tuż obok siebie. Zapachy pamięta się niczym wiersze, niczym ludzkie twarze i odór tej łagiernej, gnijącej ropy utrwalił się w pamięci zapachowej Kubancewa na zawsze. Przez całe życie nie dawał mu on później spokoju. Wydawać by się mogło, że ropa wszędzie i zawsze wydaje ten sam odór, że wszędzie śmierdzi tak samo. Tak jednak nie jest. Przez całe życie Kubancewowi wydawało się później, że to śmierdzą rany tych pierwszych jego pacjentów na kołymie. Kubance wpalił jednego papierosa za drugim i czuł, że traci grunt pod nogami. Nie wie, co ma powiedzieć sanitariuszom, felczerom, lekarzom. Aleksieju, Aleksiejewiczu, usłyszał nagle tuż obok siebie kubancew. To był głos Braudego, jednego z eks-więźniów, również chirurga. Braude był do niedawna ordynatorem tego właśnie oddziału. Pozbawiono go tego stanowiska ze względu na to, że dawniej był więźniem, a w dodatku miał niemieckie nazwisko. Proszę pozwolić mi objąć dowodzenie, znam się na tym. Dziesięć lat tu przepracowałem. Zdenerwowany Kubancew odstąpił mu kierowanie całością i praca potoczyła się wartko. Trzej chirurdzy równocześnie przystąpili do operacji. Felczerzy też wymyli ręce i asystowali. Inni felczerzy robili zastrzyki, podawali krople sercowcom. Amputacje... – Same amputacje – mruczał Braude. Kochał chirurgię i cierpiał katusze, jak sam się wyrażał, gdy zdarzał się w jego życiu dzień bez operacji, bez jednego cięcia lancetem. – No, dziś nudzić się nie będziemy – radował się Braude. – Ach, Kubance w chłop jak dompa jednak stracił głowę. Frontowy chirurg. Tacy uznają wyłącznie instrukcje, schematy, rozkazy – a tutaj samo życie, kołyma! Braude nie był złym człowiekiem. Choć zdjęto go bez żadnego powodu ze stanowiska, nie żywił nienawiści do swego następcy. Nie starał się czynić mu na złość. Przeciwnie, widząc, że Kubance wstracił głowę, czuł jego głęboką wdzięczność. Bądź co bądź, miał człowiek rodzinę, żonę, syna w szkole. Oficerowie otrzymują zakwaterowanie, przydziały, wysoką garzę. A co ma on, Braudę? Dziesięć lat obozu za sobą i marne widoki na przyszłość. Braudę pochodził z Saratowa. Był uczniem sławnego Krauzego. Kariera zapowiadała mu się znakomita. Trzydziesty siódmy rok przekreślił jednak wszystko. Czyż więc będzie się mścić na Kubancewie za swoje niepowodzenia? I Braudę. Kierował pracą oddziału, operował, klął, na czym świat stoi, brałdę był w swoim żywiole. Zapominał o całym świecie i chociaż w chwilach refleksji niejednokrotnie nienawidził tej swojej godnej pożałowania cechy, nie mógł się zmienić. Dziś postanowił: odejdę ze szpitala, wrócę w strony rodzinne. 5 grudnia 1947 roku do buchty Nagajewo wszedł parowiec Kim z ładunkiem ludzkim trzema tysiącami więźniów. Podczas rejsu więźniowie podnieśli bunt, a kapitan wydał rozkaz zalania wodą ładowni, w których się znajdowali. Rozkaz wykonano przy 40-stopniowym mrozie. Co to takiego są odmrożenia trzeciego lub też czwartego stopnia, jak mówił Braudę, czy też zamrożenia ciała, jak wyrażał się Kubancew. Kubancewowi dano było dowiedzieć się pierwszego dnia jego kołymskiej służby, której się podjął, gwoli szybszej wysługi lat. O wszystkim tym należało zapomnieć. I Kubancew, który był człowiekiem zdyscyplinowanym i z charakterem, tak też uczynił. Zmusił się do tego, by zapomnieć. Po 17 latach Kubancew pamiętał imię każdego felczera, których wielu przydzielano mu spośród więźniów. Pamiętał każdą pielęgniarkę. Pamiętał też, kto z kim spośród więźniów żył chodziło tu o łagierne romanse. Pamiętał stopień każdego z co podlejszych komendantów łagru. Jednego tylko Kubancew nie pamiętał parowca Kim z trzema tysiącami zamrożonych więźniów. Anatole Franz jest autorem opowiadania Prokurator Judei. Poncjusz Piłat nie może w nim sobie przypomnieć po siedemnastu latach Jezusa Chrystusa. Przełożył Zbigniew Podgórzec. Trendować. Tuż po wojnie w szpitalu rozegrał się dramat, czy właściwie jego ostatni akt. Wojna wydobyła z samego dna na powierzchnię, na światło dzienne takie warstwy i takie elementy życia, które zawsze i wszędzie unikały jaskrawego blasku słońca. Nie był to świat przestępców kryminalnych ani polityczne konspiracje. Było to coś zupełnie innego. Podczas działań wojennych zniszczono leprozoria, a trędowaci przemieszali się z ludnością. Czy to była tajna czy jawna wojna? Chemiczna czy bakteriologiczna? Zarażonym trądem łatwo było udawać rannych czy okaleczonych podczas wojny. Trendowaci wmieszali się w tłumy uciekających na wschód, powrócili do strasznego, wprawdzie, ale prawdziwego życia, w którym uchodzili za ofiary wojny, może za bohaterów. Żyli, pracowali. Wojna musiała się skończyć, zanim przypomnieli sobie o nich lekarze, a straszne kartoteki leprozoriów znowu zaczęły się rozrastać. Trendowaci żyli wśród innych. Dzielili z nimi odwrót, natarcie, radość, czy zwycięstwa. Trendowaci pracowali w fabrykach, obrabiali ziemię, bywali zwierzchnikami, bywali podwładnymi. Nigdy tylko nie bywali żołnierzami. Na przeszkodzie stawały kikuty palców, podobne nie do odróżnienia do okaleczeń wojennych. Trendowaci podawali się właśnie za kaleki wojenne, jednostki wśród milionów. Siergiej Fedorenko był kierownikiem magazynu. Inwalida wojenny, zręcznie sobie radził z nieposłusznymi szczątkami palców i dobrze wykonywał własną pracę. Miał przed sobą karierę, legitymację partyjną, ale tymczasem ledwie dorwał się do forsy. Fedorenko zaczął pić, rozrabiać, został aresztowany, skazany, po czym jednym z rejsów kołymskich statków przypłynął do Magadanu, z dziesięcioletnim wyrokiem za przestępstwa pospolite. Tutaj Fiedorienko zmienił sobie diagnozę. Wprawdzie i tutaj było aż nadto kalek, na przykład samookaleczonych. Korzystniej jednak, modniej było niepostrzeżenie, roztopić się w morze odmrożeń. Jako takiego poznałem go w szpitalu. Skutki odmrożenia 3-4 stopnia niegojąca się rana, kikut stopy. Utrata palców obu rąk. leczono. Leczenie nie dawało wyników. Każdy chory walczył jednak przecież z leczeniem jak umiał i mógł. Fiedorienko, po wielu miesiącach troficznych wrzodów, wypisał się, a chcąc się zahaczyć przy szpitalu, został sanitariuszem. Dostał miejsce starszego sanitariusza na 300 osobowym oddziale chirurgicznym. Był to szpital centralny, na tysiąc łóżek wyłącznie dla więźniów. W przybudówce na jednym z pięter mieścił się szpital dla wolnonajemnych. Tak się zdarzyło, że lekarz, który prowadził historię choroby Fidorienki, zachorował, a zamiast niego zapisywać zaczął dr Krasinski, stary lekarz wojskowy, miłośnik Jula Werna. Człowiek, w którym kołymskie życie nie zabiło chętki pogadania, pomówienia, rozważenia sprawy. Badając Fiedorienkę, Krasiński był czymś zdziwionym. Sam nie wiedział czym. Ten niepokój sięgał jego własnych lat studenckich. Nie, to nie wrzody troficzne, nie kikut po wybuchu, po siekierze. To tkanka, która ulega powolnemu rozkładowi. Krasińskiemu mocniej zabiło serce. Wezwał Federienkę ponownie i zaciągnął go pod okno do światła. Sam sobie nie wierząc, drapieżnie wpatrywał mu się w twarz. To lepra, to lwia maska. Ludzka twarz upodabniająca się do lwiego pyska. Krasiński gorączkowo kartkował podręczniki, wziął dużą igłę i kilka razy. Nakłuł białą plamkę. Fiedorienko miał takich sporo na skórze. Żadnego objawu bólu. Zlany potem, Krasiński napisał raport. Chorego Fiedorienkę izolowano w osobnym pomieszczeniu. Wycinki skóry w celu dokonania biopsji zostały odesłane do centrum, do Magadanu, a stamtąd do Moskwy. Odpowiedź nadeszła w dwa tygodnie później. Trąd. Krasińskiemu składano życzenia jak solenizantowi. Władza korespondowała z władzą w sprawie wystawienia skierowania do Kołymskiego leprozorium. Leprozorium mieści się na wyspie. Na obu brzegach stoją karabiny maszynowe, wymierzone w przeprawę. Potrzebne było skierowanie. Fiedorienko nie przeczył, że przebywał już przedtem w leprozorium i że trendowaci, pozostawieni sami sobie, rozbiegli się po świecie. Jedni, żeby dopędzić wycofujących się, inni, żeby powitać hitlerowców. Jak to w życiu? Fiedorienko czekał na odesłanie spokojnie, ale szpital szalał. Cały szpital. I ci, których bito na przesłuchaniach, i których dusze obrócono w proch i w pył tysiącami przesłuchań a ciało złamano, umęczono pracą nad siły z wyrokami po 25 plus 5, z wyrokami, których nie sposób było przeżyć, z którymi nie dałoby rady pozostać przy życiu. Wszyscy trzęśli się, wrzeszczeli, przeklinali Fiedorienkę, bali się trądu. Był to ten sam fenomen psychiczny, który każe Zbiegowi odłożyć dobrze przygotowaną ucieczkę, dlatego że w łagrze tego dnia wydają tytoń, Albo akurat przypada kantyna. Ile łagrów, tyle równie dziwnych i równie sprzecznych z logiką przykładów. Na przykład ludzki wstyd. Gdzież jest granica i miara? Ludzie, których życie było zgubione, przyszłość i przeszłość podeptana, nagle ulegali jakiemuś głupiemu przesądowi, jakiejś bzdurze, której Bóg wie czemu nikt nie może się wyrzec, nikt się nie sprzeniewierzy. Ten Niespodziewany przejaw wstydu rodzi się nagle jako najsubtelniejsze ludzkie uczucie, a we wspomnieniu powraca później przez resztę życia jako coś prawdziwego, coś bezgranicznie drogiego. W szpitalu zdarzył się przypadek, kiedy felczerowi, który nawet jeszcze nie był felczerem, ale po prostu pomagał, polecono golić kobiety. Kobiecy etap. Naczalstwo, szukając rozrywki. Kazało kobietom golić mężczyzn, a mężczyznom kobiety. Każdy ma takie rozrywki, na jakiego stać. Fryzjer mężczyzna błagał jednak swojego komendanta, żeby tego obrzędu dokonała właśnie służba sanitarna. I ani róż nie chciało mu się pomieścić w głowie, że przecież jego życie jest zgubione, że wszystkie te rozrywki. Łagiernego naczelstwa to tylko brudna szumowina w tym strasznym tyglu, do którego wrzucono jego własne życie. To coś ludzkiego, śmiesznego, wrażliwego ujawnia się w ludziach niespodziewanie. W szpitalu była panika. Przecież Fiedorienko pracował tam od kilku miesięcy. Niestety okres wylęgania przed pojawieniem się zewnętrznych oznak choroby trwa w przypadku trądu. Kilka lat. Podejrzliwi nigdy już nie mieli otrząsnąć się ze strachu, obojętnie czy sami byli ludźmi wolnymi czy więźniami. W szpitalu była panika. Lekarze gorączkowo szukali u chorych i u siebie tych białych, nieczułych plamek. Igła obok słuchawek i młoteczka stała się niezbędnym atrybutem lekarza w trakcie badania wstępnego. Chorego Fiedorienkę przyprowadzono i obnażono wobec felczerów i lekarzy. Chorego pilnował strażnik z pistoletem. Doktor Krasinski, zbrojny wielki drewniany wskaźnik, opowiadał o lepsze, wskazując drągiem już to lwią twarz eksanitariusza, już to kikuty jego palców, już to połyskliwe, białe plamy na jego plecach. Przebadano dosłownie wszystkich lokatorów szpitala, wolnych i więźniów, i nagle białą plamkę, pozbawioną czucia białą plamkę, odkryto na plecach szury Leszczyńskiej, frontowej siostry, obecnie dyżurnej na oddziale kobiecym. Leszczyńska w szpitalu była od niedawna, od kilku miesięcy żadnej lwiej maski. Obejście miała ani bardziej surowa, ani pobłażliwsza, ani głośniejsze, ani bardziej bezczelne od którejkolwiek szpitalnej siostry z gromady więźniarek. Leszczyńską zamknięto w jednej z sal na oddziale kobiecym, a wycinek jej skóry odwieziono do Magadanu, do Moskwy na analizę. I przyszła odpowiedź: lepra. Dezynfekcja po trądzie to sprawa skomplikowana. Zaleca się spalić domek, w którym mieszkał trendowaty. Tak uczą podręczniki. Ale jak tu spalić? Wypalić jedną z sal wielkiego piętrowego domu, domu giganta. Nikt nie mógł się na to zdobyć. Tak jak to się dzieje przy dezynfekcji kosztownych futer, kiedy idzie się na ryzyko, pozostawiając zarazę, byle zachować włochate bogactwo, symbolicznie tylko spryskując drogocenne kudły bo w parówce w wysokiej temperaturze zginą nie tylko mikroby, zginą same rzeczy. Naczelstwo milczałoby nawet w przypadku dżumy czy cholery. Ktoś wziął na siebie odpowiedzialność za niespalenie pomieszczeń. W sali, w której zamknięty był Fiedorienko, w oczekiwaniu na wywózkę do leprozorium, również nie spalono. Po prostu oblano wszystko fenolem, karbolem, spryskiwano wielokrotnie. Zaraz potem zaczął się nowy alarm. Fedorenko i Leszczynska zajmowali dwie duże sale na kilka łóżek każda. Odpowiedź i skierowanie skierowanie dla dwóch osób, konwój dla dwojga ciągle jeszcze nie nadeszły, nie przybyły, chociaż naczelstwo upominało się o nie w swych codziennych czy właściwie co nocnych telefonogramach do Magadanu. Na dole w piwnicy odgrodzono pomieszczenie i urządzono dwie małe celki dla aresztantów trendowatych. Przeniesiono tam Fiedorienkę i Leszczyńską. Zamkniętych na potężną kłódkę pod strażą, trendowatych pozostawiono w oczekiwaniu na rozkaz na skierowanie do leprozorium na konwój. Fiedorienko i Leszczyńska przesiedzieli w swoich celach dobę, a po upływie doby. Zmiana warty zastała cele puste. W szpitalu zaczęła się panika. W celach wszystko było na miejscu, okna i drzwi. Krasiński domyślił się pierwszy. Uciekli przez podłogę. Siłacz Fiedorienko rozebrał belki, wyszedł na korytarz, spustoszył chleborieskę, w której kroi się dzienne racje chleba, i salę operacyjną na oddziale chirurgii, po czym, zebrawszy z szafek cały spirytus, wszystkie wywary, wszystkie kodeinki, zawlukł lub do podziemnej jamy. Trędowaci wybrali sobie miejsce, urządzili legowisko, przerzucili je kocami, materacami, odgrodzili się belkami od świata, od straży, szpitala, reprozorium i przeżyli razem, jak mąż i żona, kilka dni, bodaj trzy. Na trzeci dzień Węszący tropiciele i tropiące psy straży odnaleźli trendowatych. Ja również posuwałem się w tej grupie przez wysoką piwnicę szpitala. Fundamenty były bardzo wysokie. Rozebrano belki. W głębi, nie ruszając się z miejsca, leżało nago oboje trendowatych. Okaleczone ciemne ręce fiedorienki obejmowały białe, jaśniejące ciało leszczyńskiej. Oboje byli pijani, nakryto ich kocami i wyniesiono do jednej z cel. Już ich nie rozdzielano. Kto ich okrywał kocem? Kto dotykał tych strasznych ciał? Specjalny sanitariusz, którego znaleziono w szpitalu dla obsługi, gwarantując na słowo wyższej władzy skrócenie wyroku o siedem dni za każdą roboczo-dniówkę, czyli więcej niż przy wolframie, przy cynie, przy uranie. Siedem dni za jeden. Tym razem artykuł wyroku nie miał żadnego znaczenia. Trafił się frontowiec, wsadzony za zdradę ojczyzny, 25 plus 5, który naiwnie sądził, że swoim bohaterstwem skróci sobie wyrok, przybliży dzień wyjścia na wolność. Więzień Korolkow, lejtnant czasu wojny, dyżurował pod celą przez okrągłą dobę, sypiał pod drzwiami celi. Kiedy zaś przybył konwój z wyspy, więźnia Korolkowa wzięli razem z trędowatymi jako obsługę. Nigdy więcej nie słyszałem ani o Korolkowie, ani o Fiedorience, ani o Leszczyńskiej. Przełożył Adam Pomorski. Odcinek 22. Geologowie. Krista obudzono w środku nocy. Dyżurny strażnik poprowadził go niekończącymi się ciemnymi korytarzami do gabinetu komendanta szpitala. Podpułkownik służby medycznej jeszcze nie spał. Lwow, pełnomocnik MSW, siedział przy biurku komendanta i kreślił na kartce jakieś bezmyślne ptaszki. Obywatelu komendancie felczer Izby Przyjęć Krist melduje się na rozkaz. Podpułkownik skinął ręką i przybyły z Christem strażnik znikł z gabinetu. Słuchaj, Christ, powiedział komendant, przywiozą ci gości. Etap przyjdzie, powiedział pełnomocnik. Christ milczał wyczekująco. Wyczyścisz ich, dezynfekcja i tak dalej. Tak jest. Nikt nie ma wiedzieć o tych ludziach, żadnych kontaktów. Zaufamy ci, objaśnił pełnomocnik i zaniósł się kaszlem. Z deskomorą sam nie poradzę, obywatelu komendancie, powiedział Christ. Zawór jest za daleko od zbiornika z zimną i gorącą wodą. Para i woda są osobno. No więc, no potrzebny jeszcze sanitariusz obywatelu komendancie. Władze spojrzały po sobie. No, niech będzie sanitariusz, powiedział pełnomocnik. — Więc jasny, Nikomu ani słowa? — Jasne, obywatelu komendancie. Christ i pełnomocnik wyszli. Komendant wstał, zgasił górne światło i zaczął wciągać szynel. — A skąd taki etap? — półgłosem zapytał Christ pełnomocnika, przechodząc przez długi przedsionek gabinetu. — Moskiewska moda, którą naśladowano wszędzie, gdziekolwiek cywilne lub wojskowe naczelstwo miało gabinety. — Skąd? — Pełnomocnik roześmiał się. Ach, Christ, Christ, nigdy bym nie sądził, że możesz mi zadać takie pytanie. Po czym powiedział zimno? Z Moskwy samolotem. Więc nie znają obozu. Więzienie, śledztwo i tak dalej. Pierwsza szczelinka, przez którą można wyjrzeć na wolność, jakim się zdaje, no tym wszystkim, co nie znają obozu. Z Moskwy samolotem. Następnej nocy wielki echowy westybul pełen był obcych ludzi: oficerów, oficerów, majorów, podpułkowników, pułkowników, nawet jeden generał się trafił nieziutki, młody, czarnooki, ani jednego żołnierza w konwoju. Chudy jak szczapa, rosły starzec, komendant szpitala, z trudem zginał się, składając raport nieziutkiemu generałowi. Wszystko gotowe na przyjęcie świetnie, świetnie. Łaźnia. Komendant skinął ręką na Krista. Otwarły się drzwi izby przyjęć. Tłum oficerskich szynelów rozstąpił się. Zmierzchnął złoty, gwieździsty blask na ramienników. Cała uwaga przybyłych i gospodarzy skupiła się na grupce brudnych ludzi w jakichś obszarpanych łachach. nieprzydziałowych, nie, jeszcze własnych, cywilnych z czasów śledztwa, wyszarganych na słomie, na podłogach więziennych cel. Dwunastu mężczyzn i jedna kobieta. — Proszę, Anno Pietrowna — powiedział więzień, przepuszczając kobietę przodem. — No co tyż, pan, wy idźcie się umyć, ja sobie odpocznę, kiedy będziemy się myli. Drzwi izby przyjęć zamknęły się. Tuzin mężczyzn otaczał Krista i natarczywie zaglądając mu w oczy, starał się coś odgadnąć, o nic jeszcze nie pytając. — Pan... Od dawna na Kołymie? — Zapytał wreszcie najśmielszy, dopatrzywszy się w Kryście Iwana Iwanowicza. Od 37. W trzydziestym siódmym myśmy jeszcze byli. Zamknij się, wmieszał się inny starszy. Wszedł strażnik Habibulin, sekretarz POP szpitala, władza u której Krist cieszył się szczególnym zaufaniem. Habibulin pilnował i przybyłych, i Krista. A golenie? Fryzjer już wezwany, powiedział Habibulin, to pers od błatnych jurka. Pers od błatnych jurka zjawił się wkrótce ze swoim narzędziem. Na wartowni go poinstruowano, teraz więc tylko mamrotał. Uwaga, przyjezdnych znów skupiła się na kliście. — A pan przez nas nie będzie miał kłopotów? No jakież ja bym mógł mieć przez was kłopoty, panowie inżynierowie. Jesteście inżynierami, prawda? Geologami. Panowie geologowie. A gdzie teraz jesteśmy? Na Kołymie, 500 kilometrów od Magadanu. No, do widzenia. Dobra rzecz, taka łaźnia. Geologów co do jednego zdjęto z zagranicznej roboty. Dostali wyroki od 15 do 25 lat. O ich losie decydował. Zarząd specjalny, w którym właśnie było tak mało żołnierzy, a tak dużo oficerów i generałów. Gospodarstwo tych generałów nie podlegało Kołymie ani Dalstrojowi. Kołyma tworzyła tylko horyzont, powietrze z zakratowanych okien, duży przydział żywnościowy, trzy razy na miesiąc łaźnie, pościeli, bieliznę bez wszy, dach nad głową. O spacerach i o nie było jeszcze mowy. Moskwa przydzieliła geologom dacze za kołem podbiegunowym. Geologowie widać zaproponowali władzy wykonanie jakiejś dużej roboty w swojej specjalności. Kolejna wersja przepływowego kotła Ramzina. Iskrę twórczego ognia da się wykrzesać człowieka zwykłą pałką. Pieriekowka i najróżniejsze białomor kanały dowiodły tego ponad wszelką wątpliwość. Dość, że zawiedzie skala żywnościowych zachęt i kar, rachuby na przedterminowe zwolnienie za wydajną pracę i nadzieja. I oto praca niewolnicza przeobraża się w błogosławieństwo pracy. W miesiąc później przyjechał malutki generał. Geologowie wyrazili chęć chodzenia do kina, do kina dla więźniów i dla wolnych. Malutki generał uzgodnił sprawę z Moskwą, po czym zezwolił geologom na chodzenie do kina. Loże balkonową, w której przedtem zasiadały władze obozowe, ogrodzono i wzmocniono więziennymi kratami. U boku władzy na seansach sadzano teraz geologów. Książek z obozowej biblioteki geologom nie wydawano, wyłącznie literaturę fachową. Sekretarz organizacji partyjnej, stary dalstrojec Habibulin, po raz pierwszy w swoim nadzorczym życiu Własnymi rękami taszczył do pralni węzełki z bielizną geologów. Przyprawiało go to o czarną rozpacz. W miesiąc później znowu przyjechał malutki generał, a geologowie zażyczyli sobie zasłonek na okna. Zasłonki? smętnie powtarzał Habibulin. Zasłonek im się zachciało. Malutki generał był zadowolony. Praca geologów posuwała się naprzód. Raz na dziesięć dni otwierano izbę przyjęć i geologowie myli się w łaźni. Christ wiele z nimi nie gadał. No cóż mu mogli zresztą opowiedzieć ci śledczy geologowie, czego by sam nie zaznał w swoim łagrowym życiu. Zainteresowanie geologów zwróciło się więc w stronę fryzjera Persa. Te jurka, ty za dużo z nimi nie gadaj, powiedział mu kiedyś Christ. Ten frajer. — Jeszcze mnie będzie uczyć! — Pers zaklął w odpowiedzi. Kolejnym razem Pers przyszedł do łaźni najwyraźniej na cyku. Może zresztą naczyfirzył się albo dał sobie kodeinkę. Fakt, że za bardzo szpanował, śpieszyło mu się do domu, wyskoczył z wartowni na ulicy, nie czekając na strażnika, co by akurat szedł do łagru. Przez otwarte okno Christ usłyszał suche trzaśnięcie wystrzału z rewolweru. Persa zabił strażnik, ten sam, którego właśnie ogolił. Skręcone ciało leżało koło ganku. Dyżurny lekarz sprawdził puls, podpisał akt zgonu. Przyszedł inny fryzjer, Ashot, ormiański terrorysta z grupy bojowej ormiańskich Eserów, która w 26 roku zabiła trzech tureckich ministrów na czele Stalat Bejem. Inspiratorem rzezi z 1915 roku, kiedy wymordowano milion Ormian. Wydział śledczy sprawdził akta osobowe Ashota i ten więcej już nie miał okazji golić geologów. Znaleziono jakiegoś błotniaka, a samą zasadę też zresztą zmieniono. Za każdym razem golił odtąd nowy fryzjer. Uważano, że tak bezpieczniej, żeby kontaktów nie nawiązali. W więzieniu na butyrkach tak się zmienia straż rotacyjnym systemem dyżurów. Geologowie nie dowiedzieli się ani o Persie, ani o Aszocie. Praca ich przebiegała pomyślnie. Przybyły znów malutki generał, zezwolił więc im na półgodzinne spacery. To również było istnym upokorzeniem dla starszego nadzorcy Habibulina. Nadzorca w łagrze. Pełnym ludzi pokornych, tchórzliwych, pozbawionych praw, to wielki człowiek, a tutaj służba klawisza w czystej postaci nie podobała się Habibulinowi. Jego oczy robiły się coraz smutniejsze, nos coraz bardziej czerwony. Habibulin zapił się do reszty. Wreszcie pewnego razu spadł z mostu głową nadu do kołymy, ale uratowano go. Nie przerwał więc swojej odpowiedzialnej, strażniczej służby. Pokornie nosił węzełki z bielizną do pralni, pokornie zamiatał pokój, zmieniał zasłonki w oknach. Jak życie? zapytał Habibulina Christ. Bądź co bądź dyżurowali tu razem od przeszło roku. Kiepskie życie wydusił z siebie Habibulin. Przyjechał malutki generał. Geologowie wykonywali swoją pracę wzorowo. Rozradowany, uśmiechnięty generał obchodził więzienie geologów. Za ich pracę kroiło mu się odznaczenie. Wyprężony w progu, jakby kij połknął, Habibulin eskortował generała. No, pięknie, pięknie. Widzę, żeście nie zawiedli, mówił malutki generał. A wy, generał przeniósł spojrzenie na stojących w progu strażników. Macie ich traktować jak najuprzejmiej, bo jak nie ścierwa, to wam pogrzeb wyprawie. Po czym generał wyjechał. Habibulin, zataczając się, doszedł do izby przyjęć, wypił u Krista dubeltową porcję waleriany i napisał raport z prośbą o natychmiastowe przeniesienie do jakiejkolwiek innej pracy. Pokazał raport Kristowi, szukając współczucia. Krist Spróbował wytłumaczyć strażnikowi, że dla generała ważniejsi są ci geologowie niż setka habibulinów, ale starszy nadzorca, którego najlepsze uczucia doznały takiej zniewagi, nie chciał pojąć tej prostej prawdy. Którejś nocy geologowie znikli, przełożył Adam Pomorski. Miasto na górze. Do tego miasta na górze po raz drugi i ostatni w życiu przywieziono mnie latem 1945 roku. Dwa lata wcześniej stąd wywieziono mnie na rozprawę przed trybunałem. Tam dostałem 10 lat. Tłukłem się po jakichś witaminnych komandirowkach wróżących rychłą śmierć w filiach podobozów do zbiorów runa leśnego. Obskubywałem kosodrzewinę, leżałem w szpitalu, znowu pracowałem na komandirowkach. Aż z punktu, który nazywał się diamentowy zdrój, gdzie warunki były już całkiem nie do wytrzymania, uciekłem, zostałem zatrzymany i oddany do dyspozycji śledczego. Mój nowy wyrok, ten sprzed dwóch lat, dopiero się zaczynał, toteż śledczy uznał, że państwo odniesie niewiele korzyści z wszczęcia nowego śledztwa, z nowego wyroku, z nowego początku odsiadki, z nowej rachuby czasu więziennego żywota. W jego memorandum mowa była o karnej kopalni, o speczonie, gdzie miałbym pozostawać do sądnego dnia. Mnie jednak nie śpieszyło się, żeby powiedzieć Amen. W Łagrach obowiązuje reguła: nie wysyła się, nie etapuje ponownie skazanych więźniów na te kopalnie, gdzie już przedtem pracowali. W praktyce ma to wielki sens. Państwo ocala życie swoich szpiclów, swoich kapusiów. Krzywoprzysiężców i wiarołomnych świadków. Takie jest ich prawne minimum. Ze mną jednak postąpiono inaczej i to nie tylko z powodu lenistwa śledczego. Nie, bohaterowie konfrontacji na przesłuchaniach świadkowie w mojej poprzedniej sprawie zostali już wywiezieni ze Speczony. Brygadzisty Nesterienki, jego zastępcy Zasławskiego, nieznanego mi Szajlewicza, nie było już w dzełgale. Jako tych, którzy okazują poprawę, dają dowody oddania, wywieziono już ich ze spedzony. Kapusiom i fałszywym świadkom państwo uczciwie bodaj zapłaciło za pracę. Ceną, zapłatą była moja krew, mój nowy wyrok. Na przesłuchanie już mnie więcej nie wywoływano, nie bez satysfakcji więc siedziałem. W nabitej celi śledczej zarządu północnego. Nie wiedziałem, co ze mną zrobią, czy uznają moją ucieczkę za samowolne oddalenie się, przewinienie, nieporównanie mniejszej wagi niż ucieczka. Mniej więcej po trzech tygodniach wywołano mnie i odstawiono do celi przejściowej, w której pod oknem siedział mężczyzna w płaszczu, w dobrych, podkutych butach, w mocnym, prawie nowym waciaku. Odrysował mnie jak mówią blatni, od razu pojął, że jestem najzwyczajniejszym dochodiagą, który nie ma dostępu do świata mojego sąsiada. Ja jego też odrysowałem. Bądź co bądź byłem nie takim sobie zwykłym frajerem, ale bitym frajerem. Miałem przed sobą blatnego, którego, jak osądziłem, mają gdzieś razem ze mną wywieźć. Wieziono nas do spedzony, do znanej mi już gally w godzinę później otwarły się drzwi naszej celi. Który tu, Iwan Grek? Ja. Masz paczkę. Żołnierz podał Iwanowi zawiniątko, a błatniak bez pośpiechu odłożył je na prycze. No co już? Samochód podstawiają. Po kilku godzinach samochód, dodając gazu, sapiąc, dopełzał do dżęłgały, do wartowni. Łagierny starosta przejrzał nasze dokumenty. Iwana Greka i moje. Była to ta zona, gdzie rozprowadzanie do pracy odbywało się metodą bezostatniego, gdzie owczarki na moich oczach wypędzały pod wszystkich co do jednego, zdrowych i chorych, gdzie na apel przed wyprowadzeniem do robót więźniowie zbierali się za wartownią przy bramie zony, skąd biegła stroma droga w dół, droga pędząca przez Tajgę. Łagier leżał na górze, a prace prowadzono w dole, co dowodziło, że okrucieństwo ludzkie nie ma granic. Na placu apelowym przed wartownią więźnia, który odmawiał wyjścia do pracy, chwytało za ręce i za nogi dwóch nadzorców, rozhuśtywało go i ciskało w dół. Więzień toczył się ze 300 metrów, padał, na dole zaś już na niego czekał strażnik. Jeżeli więc więzień nie wstawał, nie szedł wśród uderzeń i szturchańców, Rzucano go na zajdy, przywiązywano do nich, a konie wlokły bumelanta na roboty, do wyrobisk, co najmniej był jeszcze kilometr. Oglądałem takie sceny dzień w dzień, zanim mnie odesłano żdżełgały dalej. Teraz wróciłem. Nie to było najgorsze, że więźniów zrzucano z góry. Tak obmyślono budowę spedzony. Nie to, że koń wlókł wyrobnika do pracy. Straszny był sam koniec pracy, bo po wyczerpującej charówce na mrozie, po całym dniu roboczym trzeba było wpełzać na górę, czepiając się gałęzi, konarów, pni, pełznąć, a przy tym dygować drwa dla straży. Dźwigać drwa aż do samego obozu, jak mawiało naczelstwo, dla samych siebie. Dzełgała. Była poważnym przedsiębiorstwem. Były tu, rozumie się, brygady współzawodnictwa pracy w rodzaju brygady Margariana. Była brygada jeszcze gorsza od naszej, byli też błacni. Tutaj, też, jak na wszystkich kopalniach, w samodzielnych łagrach pierwszej kategorii była wartownia z napisem: Praca z sprawą honoru, sprawą dobrego imienia, sprawą godności i bohaterstwa. Były tu, rozumie się, donosy, wszy, śledztwa, przesłuchania. Na Izbie Chorych w Dzełgale nie było już doktora Mochnacza, który po tym, jak przez kilka miesięcy dzień w dzień oglądał mnie w ambulatorium w godzinach przyjęć, na żądanie śledczego napisał w mojej obecności: Więzień takie ataki, taki, zdrowy. Na zdrowie w placówce medycznej Dżiaugały nigdy się nie skarżył. A śledczy Fiodorow zaśmiewał się, powtarzając: Wymieńcie mi dziesięciu Łagierników jakich sobie życzycie? Przepuszczę ich przez swój gabinet i wszyscy złożą na was zeznania. Była to najprawdziwsza prawda. Wiedziałem o tym nie gorzej od Fiodorowa. Teraz Fiodorowa nie było w dzełgale. Przeniesiono go gdzie indziej. Mochnacza też nie było. A kto był na izbie przyjęć w dzełgale? Doktor wolno wolnonajemny, eks-więzień. Doktor Polski. Nie był nawet felczerem. Na kopalni spokojnej, gdzie go poznałem, leczył jednak chory wyłącznie nadmanganianem potasu i jedyną. Żaden tedy profesor nie powstydziłby się recept doktora Jampolskiego. Wyższe władze, świadome braku lekarstw, nie miały dużych wymagań. Od Jampolskiego żądano tylko walki z zawszeniem beznadziejnej i bezskutecznej formalnej parafy przedstawicieli służby medycznej na protokołach oraz ogólnego nadzoru. Paradoks polegał na tym, że Jan Polski, za nic nie odpowiadając i nikogo nie lecząc, stopniowo zyskiwał doświadczenie i ceniony był na równi z każdym innym kołymskim lekarzem. Miałem z nim szczególnego rodzaju konflikt. Lekarz naczelny szpitala, w którym leżałem, Przysłał Jan Polskiemu list z prośbą o pomoc w ulokowaniu mnie w szpitalu. Jan Polski za najlepsze wyjście uznał przekazanie tego listu komendantowi obozu, czyli by tak rzec, donos. Do Jemielianowa wszakże nie dotarło, jaka była prawdziwa intencja Jan Polskiego. Kiedy więc spotkał mnie, powiedział, odeślemy, odeślemy i rzeczywiście mnie odesłano. Teraz znowu się spotkaliśmy. Już na wstępie Jan Polski oznajmił, że nie będzie mi wystawiał zwolnień z pracy, że mnie zdemaskuje i wyprowadzi na czyste wody. Przed dwoma laty wjeżdżałem tutaj czarnym wojennym etapem, którego listę zestawił pan Kariakin, kierownik odcinka kopalni w Arkagale. Etapy ofiar zestawiano według list we wszystkich zarządach, na wszystkich kopalniach i wywożono do kolejnego kołymskiego oświęcimia, do kołymskich speczon, do obozów zagłady po roku 1938, kiedy cała Kołyma stanowiła taki obóz zagłady. Przed dwoma laty wyprowadzono mnie stąd na rozprawę, 18 km przez Tajgę. Głupstwo dla żołnierzy, którzy śpieszyli się do kina, ale bynajmniej nie głupstwo dla kogoś, kto przesiedział miesiąc w ciemnym, ślepym karcerze o kubku wody i 300 gramach chleba dziennie. Karcer też odnalazłem. Właściwie ślad po karcerze, bo od dawna w łagrze był nowy izolator. Interes się rozwijał. Przypomniałem sobie, jak profos z karcu bał się mnie wypuścić na słońce do mycia naczyń. Pod bieżącą wodą, nie z potoku, ale z drewnianego koryta płuczkarki. Tak czy owak, byłoby to lato, słońce, woda. Profos bał się mnie wypuszczać na mycie naczyń, a samemu myć naczynia nie to, żeby mu się nie chciało, ale po prostu byłoby to plamo na honorze profosa. Ranga nie pozwala, a tu więzień wsadzony bez prawa do spaceru, był tylko jeden, ja, innych karniaków, Wyprowadzano, im właśnie trzeba było myć naczynia. Byłem chętnie za powietrze, za słońce, za lurę. Kto wie, gdyby nie ten jedyny spacer, może by mi nie doszedł wtedy na sąd, nie zniósłbym wszystkich razów, które zarobiłem po drodze. Stary izolator rozebrano, zostały tylko ślady po ścianach, wypalone jamy po piecach. Siadłem w trawie, rozpamiętując sobie swoją rozprawę swój proces. Miałem przed sobą stos starego żelastwa, wiązkę złomu, która łatwo się rozsypała. Grzebiąc w żelastwie, nagle zobaczyłem swój własny nóż, małą finkę, którą kiedyś podarował mi na drogę felczer ze szpitala. Nóż nie bardzo był mi potrzebny w łagrze. Łatwo obchodziłem się bez niego. Każdy łagiernik lubi się jednak takim majątkiem. Z obu stron ostrze miało wyryty pilniczkiem znaczek w kształcie krzyżyka. Odebrano mi ten nóż przy aresztowaniu dwa lata temu. Teraz znowu mam go w ręku. Odłożyłem nóż na stertę zardzewiałego żelastwa. Przed dwoma laty wjeżdżałem tutaj z Warpachowskim. Ten już od dawna jest w Magadanie. Z Zasławskim, ten od dawna w Suzumanie. A ja a ja po raz drugi trafiłem do specyzony. Iwana Greka zabrali. Podejdź. Już wiedziałem, co się święci. Patka na plecach mojego waciaka, wykładany kołnierzyk na moim waciaku, wydziergany biały szal, szeroki, półtora metrowy szal, który nadaremnie starałem się ukryć, przyciągnął doświadczone oko łagiernego starosty. Rozepnij się. Rozpiąłem waciak. Zamienimy się. Starosta pokazał palcem szalik. Nie. Uważaj, dobrze zapłacimy. Nie. Potem będzie za późno. Nie. Zaczęły się regularne łowy na mój szalik, ale dobrze go pilnowałem. Zawiązywałem na szyi właźni, nigdy nie zdejmowałem. W szaliku wkrótce zalęgły się wszy, ale i te męczarni gotów byłem wycierpieć, byle zachować szal. Czasem w nocy zdejmowałem go, żeby odpocząć od szy i widziałem pod światło, jak szal chodzi, rusza się, tyle było w nim szy. Nocą, kiedyś nie mogłem już wytrzymać. Napalono w piecyku, było jak nigdy gorąco. Zdjąłem więc szalik i położyłem koło siebie na pryczy. Zniknął natychmiast. Ślad po nim przepadł. W tydzień później wychodząc na apel. Przygotowany na upadek w ramiona nadzorców i zlatywanie z góry na dół, zobaczyłem starostę pod bramą wartowni. Szyję starosta miał otuloną moim szalikiem. Szal, oczywiście, był wyprany, wygotowany, odrobaczywiony. Starosta nawet nie spojrzał na mnie. I ja zresztą tylko rzuciłem okiem na swój szalik. Starczyło mi zawziętości na dwa tygodnie czujności i walki. Pewnie starosta mniej zapłacił chleba złodziejowi, niż dałby mi w dniu mojego przyjazdu. Kto wie, nie zastanawiałem się nad tym. Nawet mi ulżyło. Ukąszenia na szyi zaczęły się goić, spać też zacząłem lepiej, a przecież nigdy nie zapomnę tego szala, którym tak krótko mogłem się nacieszyć. W moim łagrowym życiu. Prawie nie było bezimiennych rąk, które podtrzymywałyby mnie w zamieci, w burzy. Nie było bezimiennych towarzyszy, którzy uratowali mi życie. Pamiętam jednak każdy kawałek chleba, który zjadłem chleba z obcych, niezpaństwowych rąk wszystkie papierosy z machorki. Wielokroć trafiałem do szpitala. Dziewięć lat przeżyłem między szpitalem. A kopalnią złota, nie żywiąc żadnej nadziei, ale też nie gardząc żadną jałmużną. Wielokroć odjeżdżałem ze szpitala, żeby zaraz na pierwszej tranzytce obdarli mnie do naga błatni albo łagrowe naczelstwo. Spędzona się rozrosła. Wartownia, karcer, położony w polu ostrzał wież strażniczych były nowe. Nowe były też same wieżyczki, ale stołówka była ta sama. W moich czasach, dwa lata wcześniej, eks-minister Krywicki i eks-dziennikarz Zasławski na oczach wszystkich brygad urządzali tu sobie straszną łagrową zabawę. Podrzucali chleb, przydziałowe 300 gram, zostawiali go na stole jak niczyj, jak przydział głupca, który opuścił swój chleb, a któryś ze zdechlaków, na wpół obłąkanych z głodu, rzucał się na ten chleb. Chwytał go ze stołu, unosił w ciemny kąt i tam zębami chwiejącymi się w szkorbutowych dziąsłach, zostawiającymi ślady krwi na pieczywie, starał się ten czarny chleb pożreć. Eks-minister był też jednak eks-lekarzem. Wiedział, że głodny nie zdoła pożreć przydziału w jednej chwili. Zęby ma na to za słabe. Pozwalał więc, by spektakl się rozwinął, by nie było już drogi odwrotu, by dowody były bardziej przekonujące. Gromada rozbestwionych roboli rzucała się na złodzieja, złapanego na żywca. Każdy poczytywał sobie za obowiązek uderzać, ukarać za przestępstwo. A chociaż uderzenia do nie mogły połamać kości, życie mogły w człowieku zatłuc. Bardzo ludzka nieludzkość. Cecha która pokazuje jak niedaleko naprawdę człowiek odszedł od bestii. Odcinek 23. Pobity, zbroczony krwią pechowy złodziej zaszywał się w kąt baraku, a eksminister, zastępca brygadzisty wygłaszał w przytomności brygady oszałamiające mowy na temat szkodliwości kradzieży, świętości więziennego przydziału chleba miałem to wszystko jeszcze przed oczami kiedy patrzyłem przy obiedzie na dochodiagów wylizujących miski klasycznym zręcznym ruchem języka sam wylizywałem miskę równie zręcznie przychodziło mi na myśl zaraz na stole pojawi się chleb przynęta chleb żywiec już tu na pewno jest i eksminister i dziennikarz, sprawozdawca prowokatorzy i fałszywi świadkowie w moich czasach zabawa na żywca cieszyła się w Spedzonie wielkim wzięciem. Było w tym okrucieństwie coś z błatniackich romansów z głodnymi prostytutkami czy zresztą prostytutkami w których za honorarium służy dzienna racja chleba, a właściwie za obopólną zgodą to, co z tej racji kobieta zdążyła zjeść, podczas gdy leżeli razem. Czego zjeść nie zdążyła! Błatniak odbierał jej i zabierał ze sobą. No więc ja chlebuś zawczasu zamrożę w śniegu i wtykam jej w usta. Dużo na tam odgryzie zamarzniętego? Wracam potem, a chlebuś calutki. To okrucieństwo błatnej miłości jest nieludzkie. Człowiek nie może sobie wymyślać takich rozrywek. Może tylko błatniak. Dzień po dniu zbliżałem się do śmierci i na nic już nie liczyłem ciągle jeszcze starałem się wypełznąć za bramy zony wyjść do pracy byle nie odmowa pracy za trzy odmowy rozwałka tak było w 38 roku a teraz był 45 jesień 1945 roku przepisy były takie jak dawniej zwłaszcza w speczonach Nadzorcy jeszcze nie strącali mnie z góry. Doczekawszy skinienia ręki konwojenta, rzucałem się ku krawędzi obloconej góry i toczyłem się w dół, czepiając się gałęzi, występów skał i brył lodu. W porę stawałem w szeregu i maszerowałem do wtóru przekleństw całej brygady, bo maszerowałem źle. Niewiele zresztą gorzej, niewiele wolniej niż inni. Ta właśnie niewielka różnica czyniła mnie jednak obiektem powszechnej nienawiści, budziła wściekłość. Moi towarzysze nienawidzili mnie bodaj bardziej niż konwojenci. Szurając szmacianymi łapciami po śniegu, posuwałem się w stronę miejsca pracy, a koń obok nas ciągnął na zajdach kolejną ofiarę głodu, bicia. Ustępowaliśmy koniowi z drogi i pełzli tam, gdzie on ku początkowi dnia roboczego. O końcu roboczo-dniówki nikt nie myślał. Koniec pracy nadchodził sam przez się, bez względu na to, jak to było ważne: czy nadejdzie ten nowy wieczór, nowa noc, nowy dzień, czy nie. Praca z dnia na dzień stawała się cięższa. Czułem, że trzeba przedsięwziąć jakieś środki specjalne. Do Gusiewa! Do Gusiewa. Gusiew pomoże. Gusiew pracował wczoraj wespół ze mną przy sprzątaniu nowego baraku. Spalić śmiecie, resztę w ziemię, pod podłogę, wieczną zmarzlinę. Znałem Gusiewa. Poznaliśmy się ze dwa lata wcześniej na kopalni. Właśnie Gusiew pomógł mi odnaleźć skradzioną paczkę. Wskazał, kogo trzeba bić, a bił cały barak i paczka się znalazła. Dałem wtedy Gusiewowi kawałek cukru, garść suszonych owoców. Nie wszystko przecież muszę oddać za znalezienie, za donos. Gusiewowi mogę zaufać. Znalazłem wyjście złamać sobie rękę. Biłem krótkim łomem o lewą rękę, ale nic z tego nie wyszło, prócz siniaków. Nie miałem takiej siły, żeby złamać ludzką rękę, albo jakiś wewnętrzny strażnik nie pozwalał mi wziąć dobrego zamachu. Niech Gusjew się zamachnie. Gusjew odmówił. Mógłbym cię sypnąć. Według przepisów samookaleczenie to przestępstwo. Zaliczyłbyś dodatkowe trzy lata, ale nie sypnę. Pamiętam owoce, tylko nie proś o łom. Nie zrobię tego. Dlaczego? No, dlatego, że jak cię zaczną bić u opera, to powiesz, że to ja zrobiłem. Nie powiem. Nie ma sprawy. Trzeba było sobie poszukać jakiejś pracy lżejszej, od lekkiej. Poprosiłem doktora Jampolskiego, żeby wziął mnie do siebie na budowę szpitala. Jampolski mnie nienawidził, ale wiedział, że dawniej pracowałem jako sanitariusz. Pracownik ze mnie był żaden. No czemuż to ty nie chcesz pracować? Mówił Jampolski, muskając swoją Asyryjską brodę. Nie mogę. Mnie, lekarzowi, mówisz, nie mogę? Przecież pan nie jest lekarzem, cisnęło mi się na usta. Wiedziałem, kim jest Jan Polski, ale jak kto nie wierzy, to jego rzecz. Każdy w łagrze, więzień czy wolny, wyrobnik czy władza jest tym, za kogo się podaje. Jest to uznawane formalnie i faktycznie. Oczywiście, doktor Jan Polski. To szef placówki medycznej, a ja zwykły robol, karniak, spedzonnik. Teraz cię rozgryzłem, mówił doktor złowróżbnym tonem. Nauczę cię rozumu. Milczałem. Iluż ludzi za mojego życia uczyło mnie rozumu? Jutro ci pokażę, jutro się przekonasz. Jutro jednak nigdy nie nadeszło. Nocą wzdłuż strumienia dociągnęły do naszego miasta na górze dwa samochody, dwie ciężarówki. Z rykiem motorów, dodając gazu, podpełzły ku bramie zony i zaczęły się rozładowywać. Na ciężarówkach byli ludzie ubrani w eleganckie zagraniczne mundury. To byli repatrianci z Włoch, oddziały pracy z Włoch. Własowcy? Nie pojęcie własowcy brzmiało zresztą dla nas starych kołymiaków oderwanych od świata zbyt niejasno a dla nowych zbyt konkretnie i żywo samoobronny odruch podpowiadał im milcz a nam znowu kołymska etyka nie pozwalała się dopytywać w spedzonie na kopalni Dzełgawa od dawna już pogadywano że mają tu przywieźć repatriantów bez wyroku na wieczną odsiadkę Wiozą ich gdzieś tam z tyłu, za wszystkimi. Ludzie okazali się jednak żywi, żywsi od kołymskich zdechlaków. Dla repatriantów był to koniec podróży, która zaczęła się na wiecach we Włoszech. Ojczyzna was wzywa, ojczyzna wybacza. Od granicy rosyjskiej wagony szły już pod konwojem. Repatrianci przybyli prosto na Kołymę, żeby rozdzielić mnie z doktorem Jan Polskim. Wybawić mnie ze spedzony. Repatriantom nie zostało nic oprócz jedwabnej bielizny i nowiutkich mundurów wojskowych. Złote zegarki, garnitury, koszule wymienili po drodze na chleb. Za mną było tak samo. Droga była długa. Dobrze ją znałem. Z Moskwy do Władywostoku etap wiozą 45 dni. Potem parowiec Władywostok Magadan 5 dni. Potem niekończące się doby tranzytek, aż wreszcie koniec podróży, gala Samochodami, które dostarczały repatriantów, odesłano do zarządu w nieznane pięćdziesięciu chłopa ze spedzony, samych więźniów. Nie było mnie na tej liście, ale znalazł się na niej doktor Jan Polski. Nigdy więcej w życiu już go nie spotkałem. Zabrali też starostę. Ostatni raz zobaczyłem na jego szyi szal który kosztował mnie tyle męczarni i zabiegów. przy oczywiście zostały wyparzone, zlikwidowane. A więc to repatriantów będą zimą rozchuśtywać nadzorcy i ciskać w dół, a tam strażnicy przywiążą ich do zajd i powloką na wyrobisko do pracy, tak jak rzucali nas. Był to początek września. Zaczynała się kołymska zima. Repatriantom urządzono rewizję, patł na nich blady strach. Wytrawni łagierni nadzorcy wydobywali najaw, to, co przeszło przez dziesiątki rewizji na wolności, poczynając od Włoch. Mały papierek, dokument, manifest Własowa. Ta nowina nie zrobiła jednak na nikim wrażenia. O Własowie, o jego roa nic nie słyszeliśmy, a tu nagle manifest. A co im za to zrobią? spytał ktoś z suszących chleb przy piecyku. Nic im nie zrobią. Ilu wśród nich było oficerów? Nie wiem. Oficerów, własowców rozstrzeliwano. Być może byli to tylko szeregowcy, zważywszy pewne osobliwości psychiki natury rosyjskiej. Ze dwa lata później zdarzyło mi się pracować na posadzie Felczera w japońskiej zonie. Tam każde stanowisko. Funkcyjny w baraku, brygadzista, sanitariusz zawsze obejmował oficer. Było to zrozumiałe samo przez się, chociaż japońscy jeńcy oficerowie w szpitalnej zonie nie nosili mundurów. U nas natomiast repatrianci zasypywali swoich, donosili odwiecznym wzorem: Pan pracuje na izbie chorych? Tak, na izbie chorych. Sanitariuszem mianowano Malinowskiego. Pozwalam sobie pana poinformować, że Malinowski współpracował z Niemcami, pracował w kancelarii w Bolonii, sam widziałem. To nie moja sprawa. A czy ja? Do kogo mam się zwrócić? No nie wiem. No dziwne, a nie potrzebuje ktoś jedwabnej koszuli? Nie wiem. Podszedł rozpromieniony, funkcyjny. Wyjeżdżał, wyjeżdżał, wyjeżdżał ze spedzony. No co, gołąbeczku! Wpadłeś we włoskich mundurach na wieczną zmarzlinę? Tak z wami trzeba. Nie będziecie się Niemcom wysługiwać. A wtedy nowy powiedział cicho. Myśmy chociaż Włochy widzieli, a wy, i funkcyjny zamilkł sposępniał. Kołyma nie przeraziła repatriantów. W ogólności. Wszystko się nam tu podoba, da się żyć. Nie rozumiem tylko, dlaczego wasi na stołówce nigdy nie jedzą chleba. Te tam 200 czy 300 gram, kto ile zarobił. To przecież procenty. Tak, procenty. Zjada zupę i kaszę bez chleba, a chleb czemuś wynosi do baraku. Repatriant przypadkiem poruszył najistotniejszą kwestię życia na kołymie. Nie chciało mi się jednak tłumaczyć. Za dwa tygodnie każdy z Was będzie robił to samo. Przełożył Adam Pomorski. Kawałek mięsa. Tak, gołubiew złożył tę krwawą ofiarę. Kawałek mięsa wycięty z jego własnego ciała i rzucony pod nogi wszechmogącego Boga Łagrów żeby przebłagać Boga, przebłagać czy oszukać? Życie powtarza szekspierowskie wątki częściej niż nam się zdaje. Bo czy Lady Macbeth, Richard III, Król Klaudiusz, to tylko odległe średniowiecze? Czy tylko baśnią jest Szajlok, który z ciała kupca weneckiego chciał wyciąć funt żywego ludzkiego mięsa? Oczywiście, wyrostek robaczkowy. Organ szczątkowy waży mniej niż funt. Oczywiście krwawą ofiarę złożono w warunkach pełnej aseptyki. A jednak organ szczątkowy okazał się niezbędny, czynny, ratujący życie. Koniec roku wnosi w życie więźniów niepokój. W życie wszystkich, którzy niepewni są swego miejsca, a który zek jest go pewny. Rozumie się... W życie tych z artykułu 58, którzy po wielu latach w kopalni o głodzie i chłodzie wywalczyli sobie efemeryczne, złudne szczęście, kilku miesięcy, kilku tygodni pracy zgodnej z zawodem, bądź po prostu w charakterze byle pridurka, rachmistrza, felczera, lekarza, laboranta. W życie wszystkich, którzy dochrapali się stanowiska przeznaczonego dla wolno najemnych, a tych akurat brak albo bytowików a ci mają gdzieś całą tę uprzywilejowaną pracę bo w takiej zawsze mogą się urządzić teraz więc akurat jeden pije na umór a drugiemu przytrafiło się coś gorszego stanowiska pracy obsadził artykuł 58 a praca idzie mu dobrze wzorowo i wszystko na marne bo przyjedzie komisja i zdejmie ich ze stanowiska a komendantowi na dobitkę wlepi naganę Komendant nie chce sobie psuć układów z tą wyższą komisją. Toteż zawczasu zdejmuje wszystkich, którzy nie mają prawa do tych uprzywilejowanych stanowisk. Dobry komendant czeka na przybycie komisji. Niech komisja sama popracuje, kogo się da, tego zdejmie i wywiezie. Wywieźć nie trudno, a kogo nie zdejmie, ten zostanie na miejscu, zostanie na długo, na rok, do następnego grudnia albo co najmniej na pół roku. Gorszy, głupszy komendant zacznie zdejmować ze stanowisk na własną rękę, nie czekając na komisję, żeby potem raportować, że wszystko w porządku. Najgorszy i najmniej oblatany komendant wypełnia ściśle rozkazy wyższej władzy i nie dopuszcza 58- do żadnej roboty prócz kilofa i taczek, piły i siekiery. Takiemu komendantowi wszystko idzie jak po grudzie. Takiego komendanta. Samego rychło zdejmuje się ze stanowiska. Te właśnie najazdy, naloty komisji zdarzają się zawsze pod koniec roku. Wyższa władza ma swoje braki w wykonaniu planu kontroli. Pod koniec roku stara się więc te zaległości nadgonić no i posyła komisję. A ten czy ów jedzie sam z własnej woli? No, sam i diety mu lecą, i punkty nie pozostają bez osobistego nadzoru jest gdzie postawić ptaszka w grafiku wykonania, a przy okazji przewietrzyć się, przejechać, czasem też zademonstrować swoją stanowczość, swoją siłę, swoją wielkość. Wiedzą o tym wszystkim i więźniowie i komendanci, od tych na samym dole do najwyższych rangą z czerwonymi gwiazdkami na naramiennikach. Zabawa to nie nowa, dobrze znany rytuał a przecież podniecający, niebezpieczny i nieodwracalny. Ten grudniowy przyjazd może złamać życie i wpędzić do grobu wielu wczorajszych szczęściarzy. Żadnych zmian na lepsze nikomu w łagrze takie przyjazdy nie wróżą. Więźniowie, zwłaszcza artykuł 58, nie spodziewają się po takich przyjazdach niczego dobrego. Spodziewają się tylko złego. Już wczoraj wieczorem rozpełzły się pogłoski Łagierne słuchy, te parasze, które zawsze znajdują potwierdzenie. Przyjechało, mówiono, jakieś naczelstwo z całą ciężarówką bojców i z więzienną budą, żeby było czym wywieźć do katorżnych łagrów. Miejscowa komenda zaczęła się uwijać jak w ukropie. Nawet największe okazali się karzełkami w obliczu panów życia i śmierci, jakichś nieznanych nikomu kapitanów, Majorów i podpułkowników. Podpułkownik znikł gdzieś w głębinach gabinetów, a kapitanowie i majorzy rozbiegali się po dziedzińcu z jakimiś listami w ręku, a na którejś z tych list ani chybił figurowało nazwisko Gołbiewa. Czuł to, wiedział. Na razie jednak nic jeszcze nie ogłoszono, nikogo nie wzywano. Jak dotąd nikogo w zonie nie spisano jeszcze z inwentarza. W pół roku temu za poprzednim przyjazdem budy do kolonii przy poprzednim polowaniu na ludzi, Gołubiew, którego wówczas nie było na liście, stał koło wartowni razem z więźniem chirurgiem. Chirurg pracował w szpitalu nie tylko jako chirurg, leczył wszelkie choroby. Kolejną partię schwytanych, pojmanych, zdemaskowanych zeków, wpychano do budy. Chirurg żegnał się ze swoim przyjacielem, tamtego wywozili. A Gołubiew stał koło chirurga. Kiedy samochód odpełznął, wznosząc chmurę kurzu i zniknął w górskim wąwozie, chirurg powiedział, patrząc Gołubiewowi w oczy, powiedział o swoim przyjacielu wiezionym na śmierć. Sam sobie winien. Ostry atak wyrostka i zostałby tutaj. Gołubiew dobrze zapamiętał te słowa. Zapamiętał nie myśl. Nie pogląd. To było wspomnienie wzrokowe. Twarde oczy chirurga, samochód w chmurze pyłu. — Dyspozytor cię szuka. Podbiegł ktoś do niego, a potem Gołubiew zobaczył też samego dyspozytora. — Zbieraj się. Dyspozytor miał w ręku jakieś papierki, listę. Lista była nieduża. — Zaraz — powiedział Gołubiew. — Przyjdziesz na wartownię. Gołubiew jednak nie poszedł na wartownie. Oburącz trzymając się za prawą połowę brzucha, z jękiem pokuśtykał w stronę izby chorych. Na ganek wyszedł chirurg, ten sam chirurg. W oczach mignęło mu dawne wspomnienie. Może chmura kurzu, przesłaniająca samochód, który na zawsze wywoził jego przyjaciela. Badanie nie trwało długo. Do szpitala proszę wezwać siostrę, instrumentariuszkę. Na asystenta proszę wezwać lekarza z wolnej kolonii. Natychmiast operujemy. W szpitalu, ze dwa kilometry od zony, go rozebrano, umyto, spisano dane. Dwaj sanitariusze wprowadzili i posadzili go na stole operacyjnym. Przywiązali go do stołu płóciennymi pasami. Teraz będzie zastrzyk, usłyszał głos chirurga. Ale z ciebie zdaje się dzielny chłop. Gołbiew milczał. No odpowiadaj! Siostro, proszę rozmawiać z chorym. Boli? Boli. Zawsze tak jest z anestezją miejscową. Słyszał Gołbiew głos chirurga, który coś klarował asystentowi. Tylko się tak mówi, że to znieczulenie. O, ma go pan! No, wytrzymaj jeszcze trochę. Ostry ból przeszył gołubiewa, że aż szarpnął się całym ciałem. Ale ból zaraz przestał być ostry. Chirurdzy coś zagadali do siebie wesoło, głośno. Operacja miała się ku końcowi. No, wycięliśmy twój wyrostek. Siostro, proszę pokazać choremu jego mięso. Widzisz? Siostra podsunęła gołbiewowi przed oczy żmiowaty kawałeczek kiszki, nie większy niż ogryzek kołówka. Zgodnie z instrukcją należy okazać choremu, że krajaliśmy go skutecznie, żeby rostek rzeczywiście usunięto, wyjaśnił chirurg swojemu asystentowi z wolnego najmu. No to miał Pan małą praktykę. Bardzo Panu dziękuję, powiedział wolno najemny lekarz za lekcję. Za lekcję humanitaryzmu, za lekcję humanizmu mogliście wyraził się chirurg zdejmując rękawice w razie czego proszę mnie obowiązkowo wzywać powiedział wolno najemny lekarz w razie czego obowiązkowo wezwę powiedział chirurg sanitariusze ozdrowieńcy w pocerowanych białych fartuchach wnieśli go ubiewa na salę szpitalną salka była mała pooperacyjna ale operacji w szpitalu robiono niewiele Teraz więc leżeli tam bynajmniej niechirurgiczni pacjenci. Gołbiew leżał na wznak, ostrożnie dotykając bandaża założonego jak opaska biodrowa hinduskich fakirów, jakichś tam jogów. Takie rysunki oglądał w latach dziecięcych, a potem przez prawie całe życie nie był pewien, czy ci fakirze albo jogowie rzeczywiście istnieją, czy nie. Myśl o jogach. Przemknęła przez mózg i znikła. Napięcie woli, wstrząs nerwowy ustępowały, a ciało Gołubiewa omdlewało w blogim poczuciu spełnionego obowiązku, podczas gdy każda jego komórka śpiewała, mruczała z lubości. Na razie Gołubiew uratował się przed wywózką w katorżne nieznane. To odroczenie. Ile dni go się rana? Siedem, osiem. Czyli, że za dwa tygodnie znowu niebezpieczeństwo. Dwa tygodnie to termin bardzo odległy, tysiącletni, wystarczający, żeby przygotować się na nową próbę. A zresztą przecież czas gojenia się rany to siedem, osiem dni według podręcznika, przez rychło zrost, jak powiedzieli lekarze. A jeżeli rana będzie ropieć? Jeżeli opatrunek, który zakrywa ranę, Przedwcześnie odklei się od skóry? Gołbiew ostrożnie pomacał opatrunek twardy, zasychającą już gazę, nasączoną gumą arabską. Wymacał ją przez bandaż. Tak, to jest wyjście awaryjne. Rezerwa na kilka dni, a może i, i miesięcy więcej, o ile zajdzie potrzeba. Przypomniał sobie lazaret na kopalni złota, w którym leżał przed rokiem. Tam bodaj wszyscy chorzy odwijali sobie opatrunki, podsypywali zbawiennego blota, prawdziwego blota z podłogi, rozdrapywali, rozjątrzali rany. W te nocne zmiany opatrunku budziły zdziwienie, nieomal pogardę nowicjusza Gołbiewa. Minął wszakże rok i zaczął rozumieć nastroje chorych. Teraz zbudziły one w nim niemal zawiść — Teraz może skorzystać z ówczesnego doświadczenia. Gołbiew zasnął. Obudziło go to, że czyjaś ręka odchyliła koc z jego twarzy. Łagrowym zwyczajem spał zawsze przykryty z głową, ją przede wszystkim starając się ogrzać, obronić. Nad gołbiewem nachylała się czyjaś bardzo przystojna twarz z wąsikami, z uczesaniem na polkę, czyli na boks z podgolonym karkiem i skroniami. Jednym słowem, głowa to była bynajmniej nie więźniarska. Gołubiew więc, otwarwszy oczy, pomyślał, że to wspomnienie w rodzaju jogów albo sen. Może straszny, a może nie. — Frajerzysko! — z rozczarowaniem wychrypiał ten ktoś, nakrywając powrotem twarz Gołubiewa kocem. — Frajerzysko! — nie ma ludzi. Gołubiew jednak odchylił kot swoimi bezwładnymi palcami i popatrzył na mówiącego. Ten człowiek znał Gołubiewa, a Gołubiew znał jego. Bez wątpienia, ale pomału, pomału. Nie śpieszmy się z identyfikacją. Trzeba sobie dobrze przypomnieć. Wszystko przypomnieć. I Gołubiew sobie przypomniał. Człowiek ostrzyżony na boks był. O, właśnie pod oknem zdejmuje koszulę i zaraz Gołubiew zobaczy na jego piersi kłąb splecionych żmij. Człowiek odwrócił się i kłąb żmij ukazał się oczom Gołubiewa. To był Kononienko, blatny, z którym Gołubiew siedział razem w tranzytce kilka miesięcy temu morderca z recydywy nie lada Błatiar, który już od kilku lat hamował się w wielkich więzieniach śledczych. Kiedy tylko zbliżał się termin wypisania na etap, Kananienko zabijał kogoś w tranzytce, wszystko jedno kogo, byle frajera. Dusił go ręcznikiem. Ręcznik więzienny był ulubionym narzędziem zbrodni Kananienki. To on określał jego charakter pisma. Aresztowano go Wszczynano nowe śledztwo, znowu go sądzono, dorzucano dodatkowy dwudziestoletni wyrok do wielu już setek lat, które odsiedzieć miał Kanonienko. Po rozprawie Kanonienko starał się dostać do szpitala na odpoczynek, potem znowu zabijał i wszystko zaczynało się od początku. Egzekucje błatnych wówczas wstrzymano. Rozstrzeliwać można było wyłącznie wrogów ludu z 58. Kananienko jest teraz w szpitalu — spokojnie rozmyślał Gołubiew, a każda komórka ciała śpiewała radośnie, nic a nic się nie bojąc pewna sukcesu. — Kananienko jest teraz w szpitalu. Przechodzi cykl szpitalny, złowróżbne fazy swoich przeistoczeń. Jutro, a może pojutrze, ma w programie kolejne morderstwo. Czy aby wszystkie zabiegi Gołubiewa... Operacja, namiętny wysiłek woli, nie były daremne? To właśnie jego gołbiewa Kononienko wybierze na kolejną ofiarę do uduszenia. Może nawet nie należało się migać od wywózki do katorżnych łagrów, gdzie na plecach przyczepia się czerwony rąb i sześciocyfrowy numer, i gdzie nosi się pasiak. Ale za to tam nie biją, nie dają wycisku, za to tam nie ma hordy Kononienków. Odcinek 24. Gołbiew miał łóżko pod oknem. Kononienko leżał naprzeciwko, a przy drzwiach nogami w stronę nóg Kononienki leżał trzeci, którego twarz Gołbiew widział dobrze, nie musiał się odwracać, żeby tę twarz zobaczyć. Tego chorego także znał. To był Podosjonow, stary lokator szpitali. Otwarły się drzwi. Przed felczer z lekarstwami. Kazakow? Zawołał. Tutaj, podniósł się Kononienko. Masz gryps? oddał złożony kilkakroć papierek. Kazakow? tłukło się gołubiewowi po głowie. Ale przecież to Kononienko, a nie Kozakow. Nagle gołubiew zrozumiał i oblał się zimnym potem. Okazało się, że jest znacznie gorzej niż sądził. Żaden z nich trzech się nie pomylił. To był Kononienko, suchar, jak mówią blatnie o tych, co przyjęli cudze nazwisko. Właśnie pod obcym nazwiskiem, pod nazwiskiem Kazakowa, z wyrokami Kazakowa, jako zmiennik poszedł do tego szpitala. To jeszcze gorzej, jeszcze bardziej niebezpieczne. Kiedy kononienko jest kononienką, jego ofiarą może, ale nie musi paść gołubiew. Tu jest jeszcze szansa na wybór, przypadek, możliwość ratunku, ale kiedy kononienko to kazakow, to nie ma ratunku dla gołubiewa. Jeżeli tylko kononienko coś zwęszy, gołubiew zginie. Ty co, widziałeś mnie już kiedy? Co się na mnie gapisz jak wąż na królika? Czytam tam? Królik na węża. Jak tam się mówi po waszemu pouczonemu? Kononienko siedział na taborecie przy łóżku Gołbiewa, rozdrabniając papierek gryps w twardych, mocnych palcach i rozsypując okruszyny papieru na kocu Gołbiewa. Nie, nie widziałem. Wystękał Gołbiew, blednąc. No, to dobrze, żeś nie widział. Powiedział Kononienko. Zdejmując ręcznik z gwoździa wbitego w ścianę nad łóżkiem i potrząsając ręcznikiem przed oczami go ubiewa. Jeszcze wczoraj umyśliłem zadusić tego doktora, skinął głową w stronę Padosjonowa, a na twarzy tamtego rozlało się bezgraniczne przerażenie. Patrz tylko, co drań robi, ciągnął wesoło Konanienko, machnąwszy ręcznikiem w stronę Padosjonowa. Do szczyn. O, stoi słoik pod łóżkiem. Własną krew wyciska. Zadraśnie się w palec i wyciska krew do moczu. Uczony, nie gorszy od doktora. W laboratorium zrobią analizę, a tu krew w moczu. Nasz doktor zostaje w szpitalu. No sam powiedz, wart jest taki, żeby żyć na świecie, czy nie? No nie wiem. Nie wiesz? Wiesz, a tu wczoraj ciebie przynieśli. W tranzytce ze mną siedziałeś, co? Przed moją rozprawą. Sądzili mnie wtedy jako Konanienkę. No, czy cię nie widziałem? powiedział Gołubiew. Nie, widziałeś. No, to się zdecydowałem. Zamiast doktora to lepiej ciebie załatwię. Co on winien? Konanienko. Pokazał na bladą twarz Padesjanowa, do której pomału zaczynała wracać krew. — No co on winien? — On własne życie ratuje, jak ty albo nieprzymierzając ja. Kananienko chodził po sali, przesypując z ręki do ręki okruszyny grypsu. — No i załatwiłbym cię, wysłałbym na księżyc, ręka by nie zadrżała. — Ale kapujesz? Felczer przyniósł gryps. — Muszę się stąd szybko wydostać. Suki naszych krają na kopalni. Wszystkich worów, co są w szpitalu, wezwano na pomoc. — Ty takiego życia nie znasz. Ty frajerzysko. Gołbiew milczał. Znał to życie. Jako frajer oczywiście z boku. Po obiedzie wypisany ze szpitala Konanienko raz na zawsze zniknął z życia Gołubiewa. Póki trzecie łóżko stało puste, Podosionow zdążył smergnąć na brzeg łóżka Gołubiewa, przysiadł w jego nogach i zaszeptał — Kazakow obowiązkowo nas udusi, obu, trzeba powiedzieć naczelstwu. — Idź ty, taka, taka twoja mać — powiedział Gołubiew. Przełożył Adam Pomorski. Z Lentlisu świeże ślady traktora w błocie bardziej kojarzyły się ze śladami jakiegoś przedpotopowego zwierzęcia niż z amerykańskim sprzętem technicznym dostarczanym w ramach Lentlisu. My, więźniowie, słyszeliśmy o tych zamorskich darach, wywołujących podniecenie władz obozowych. Podniszczone dżersejowe kostiumy, używane pulowery i dżempery, zebrane za oceanem dla kołymskich więźniów, rozchwytywały niemal wyrywając je sobie z rąk żony magadańskich generałów. W spisach owe wełniane skarby określano jako używane, co naturalnie brzmi o wiele zręczniej niż przymiotnik znoszony lub wszelkie BU były w użyciu, zrozumiałe tylko dla obozowego ucha. W słowie używany. Kryje się pewien element tajemniczości. Ktoś trzymał to ubranie w ręku lub w domu, w szafie, i oto stało się ono używane, nie tracąc przy tym żadnej z wielu swoich zalet, o których nikt by nawet nie pomyślał, gdyby do odpowiedniego dokumentu nie wpisano słowa używane. Kiełbasa z lentilisu wcale nie była używana, ale owe mityczne puszki widzieliśmy tylko z daleka. Za to dobrze znaliśmy okrągłe puszki z duszoną wieprzowiną, przeliczona, odważona według skomplikowanej tabeli zamienników, rozkradziona chciwymi rękami funkcjonariuszy obozowych, jeszcze raz przeliczona i jeszcze raz odważona przed włożeniem do kotła, rozgotowana, zmieniona w tajemnicze włókienka, pachnące wszystkim tylko nie mięsem, duszona wieprzowina z lisu drażniła wyłącznie nasz wzrok, a nie smak. Wrzucona do obozowego kotła nie miała bowiem żadnego smaku. Żołądki więźniów wolałyby coś ojczystego, w rodzaju nadgniłego mięsa starego renifera, które nie rozgotowywało się nawet w siedmiu obozowych kotłach. Mięso to nie znika, nie staje się efemerydą jak wieprzowina. Całkowicie natomiast aprobowaliśmy i jedli owsianą kaszę z lentlisu. Choć i tak na porcję przypadało jej nie więcej niż dwie stołowe łyżki. Jednakże z lentlisu otrzymywano również sprzęt, który nie dał się zjeść. Niewygodne siekierki to machawki, nieco poręczniejsze łopaty z nierosyjskimi krótkimi staliskami, oszczędzającymi siły ładowacza. Łopaty te momentalnie przerabiano. Krótkie stalisko. Zmieniano na długie, wedle ojczystego wzoru, a samą łopatę spłaszczano, rozklepywano, aby można było nabrać jak najwięcej ziemi. Gliceryna w beczkach. Gliceryna. Już pierwszej nocy dozorca przelał płynną glicerynę menaszką do wiadra. Od razu tej samej nocy rozsprzedał ją więźniom jako amerykański miodek i wzbogacił się. Otrzymywano też z Lentlisu Wielkie, czarne, pięćdziesięciotonowe diamondy z przyczepami, żelaznymi skrzyniami i pięciotonowe, z łatwością forsujące każde wzniesienie sztudebakery na kołymi nie było lepszych od nich samochodów. Sztudebakery i diamondy dniem i nocą rozwoziły po tysiącworstowej trasie otrzymaną z lentlisu amerykańską pszenicę w białych, ładnych, płóciennych workach z amerykańskim orwem. Z mąki tej pieczono pulchny, pozbawiony smaku chleb obozowy. Ów chleb z lentlisu miał zdumiewającą właściwość. Wszyscy, którzy go jedli, przestawali chodzić do ustępu. Raz na pięć dni żołądek wydalał coś, co trudno było nawet nazwać odchodami. Żołądek i jelita więźnia wchłaniały ten wspaniały, biały chleb z domieszką kukurydzy, mączki kostnej i czegoś tam jeszcze. Chyba zwykłej ludzkiej nadziei, wszystek bez reszty. I nie nadeszła jeszcze pora, by zliczyć tych, którzy przeżyli właśnie dzięki owej zamorskiej pszenicy. Sztudebakery i diamondy pożerały dużo benzyny. Lecz benzyna również nadchodziła z lentlisu jasna, lotnicza. Ojczyste samochody, gaziki przerobiono dostosowując do gazu drzewnego. Blisko motoru umieszczano dwa walcowate piecyki, w których palono klockami drewna. Pojawiło się słowo klocek i kilka klockowych kombinatów, którymi kierowali pracownicy kontraktowi członkowie partii. Techniczne kierownictwo sprawowali tam inżynier naczelny, zwykły inżynier, specjalista do spraw norm, planista, księgowi. Nie pamiętam Ilu robotników w ciągu zmiany cieło w takim klockowym kombinacie owe klocki piłą tarczową? Dwóch czy trzech, być może nawet trzech? Z lentlisu napływał też inny sprzęt techniczny. Otrzymaliśmy traktor, a wraz z nim pojawiło się w naszym słowniku nowe słowo buldożer. Przedpotopowe zwierzę spuszczono z łańcucha. Ruszył z miejsca na swoich gąsienicach. Amerykański buldożer, spychacz z błyszczącym jak lustro szerokim ostrzem, metalową tarczą, odkładnicą. Lustrem, w którym odbijało się niebo, drzewa, gwiazdy i brudne twarze więźniów. Nawet strażnik podszedł do zamorskiego cuda i powiedział, że przed takim żelaznym lustrem to można by się ogolić. My nie musieliśmy się golić, nawet myśl o tym nie przychodziła nam do głowy. Na mroźnym powietrzu długo słychać było stękanie, prychanie nowego amerykańskiego zwierzęcia. Buldożer pokasływał na mrozie, złościł się, w końcu sapnął, warknął i śmiało ruszył naprzód, miażdżąc kępiny, z łatwością forsując pnie za morska pomoc. Teraz nie będziemy już musieli dźwigać ciężkich jak ołów pni daurskich modrzewi. Budulec i drewno leżały porozrzucane w lesie porastającym zbocze góry. Ręczne przenoszenie ich do sągów – to właśnie określono tu pogodnie brzmiącym słowem trelowanie – jest na kołymie zajęciem ponad siły, nie do zniesienia ciężkim. Ręczna zrywka przez kępiny, wąskie, kręte ścieżki na zboczu góry no, jest po prostu ponad ludzkim wysiłkiem. Swojego czasu, przed rokiem 38, przysłano konie. Jednakże znoszą one północ gorzej od ludzi. Okazały się słabsze od nich. Nie wytrzymały tego trelowania. Padły. Teraz przyszedł nam, czy aby nam, na pomoc zamorski buldożer. Nikt z nas nie śmiał nawet marzyć o tym, że zamiast ciężkiej, morderczej zrywki, której wszyscy nienawidzili, Otrzymamy jakąś inną, lżejszą pracę. Po prostu zwiększą nam normę przy wyrębie lasu. Tak czy owak będziemy musieli robić coś innego, równie upokarzającego, równie poniżającego jak każda obozowa praca. Amerykański buldożer nie wyleczy naszych odmrożonych palców, ale może zrobi to amerykański Solidol. Tak, Solidol. Solidol. Beczka, w której przywieziono solidol, została natychmiast zaatakowana przez tłum dochodiagów. Pokrywe beczki od razu wybito kamieniem. Głodnym powiedziano, że to masło śmietankowe z lentlisu. Zanim więc postawiono wartownika i władze obozowe wystrzałami odpędziły tłum od beczki ze smarem, zostało go w niej niespełna połowa. Szczęśliwcy. Łykali owo masło z Lentlisu, nie wierząc, że to po prostu Solidol. Przecież zbawczy amerykański chleb też nie był smaczny, też miał taki dziwny, metaliczny smak. Wszyscy, którym udało się dotknąć Solidolu, przez kilka godzin oblizywali palce. Łykali najmniejszą drobinę owego zamorskiego szczęścia, przypominającą w smaku młody kamień. Wszak Kamień też nie od razu pojawił się jako kamień. Z początku był miękką, masłopodobną, żywą materią. Żywą, nie martwą. Martwym kamień bywa dopiero na starość. W górach młode, płynne tufy wapienne urzekały oczy zbiegów i robotników ekspedycji geologicznych. Trzeba było wielkiej siły woli, aby oderwać się od tych mlekiem i miodem płynących rzek płynnego, młodego kamienia. Tylko, że tam była góra, skała, rozpadlina, a tu dostawa z lętlisu, wytwór ludzkich rąk. Tym, którzy zanurzyli ręce w beczce, nie stało się nic złego. Wytrenowane na kołymie żołądek i jelita dały sobie radę z solidolem. Do pilnowania tego, co pozostało, wyznaczono żołnierza, albowiem solidol stanowi pożywienie dla maszyn, Istot nieskończenie bardziej cennych dla państwa niż ludzie. I oto jedna z tych istot przybyła do nas za oceanu, symbol zwycięstwa, przyjaźni i czegoś tam jeszcze. 300 ludzi straszliwie zazdrościło więźniowi siedzącemu za kierownicą amerykańskiego buldożera Grince Lebiediewowi. Wśród więźniów byli traktorzyści lepsi od Lebiediewa. Ale wszyscy z artykułu 58 literowego, liternicy. Grinka Kalebiediew był bytowikiem, ściślej mówiąc ojcobójcą. Każdemu z tych 300 marzyło się jego szczęście, siedząc za kierownicą dobrze naoliwionego traktora, pomknąć na wyrąb. Wyrąb oddalał się coraz bardziej. Na kołymie drewna budulcowego szuka się w korytach strumieni. W głębokich wąwozach, gdzie osłonięte od wiatru drzewa, w mroku pną się ku górze, ku słońcu i rosną strzeliste. Na wietrze w świetle na błotnistym zboczu góry bywają karłowate, połamane, powyginane, umęczone nieustannym obracaniem się w stronę słońca, nieustanną walką o skrawek odtajałej gleby. Na zboczach gór. Drzewa przypominają nie drzewa, lecz potworki, godne umieszczenia w Muzeum Osobliwości. Tylko w mrocznych wąwozach, wokół koryt górskich strumieni, drzewa wyrastają wysokie i silne. Wyrąb lasu przypomina wydobywanie złota. Prowadzi się go nad tymiż złotodajnymi strumieniami. Jest równie szybki, pośpieszny, strumień, koryto, sito do płukania złotodajnego piasku, Sezonowy barak i szybkie drapieżne szarpnięcie rabunek pozostawiający strumień i okolice bez lasu na lat 300, bez złota na zawsze. Istnieje gdzieś leśnictwo, ale o jakiej gospodarce leśnej można mówić na kołymie w czasie wojny wobec 300-letniego dojrzewania modrzewia, kiedy w odpowiedzi na lent Błyskawicznie wzrasta gorączka złota, powściągana zresztą przez obozowe wieże strażnicze. Dużo pni oraz przygotowanego już pociętego drewna porzucono na porębach. Dużo utonęło w śniegu, w który spadały, zanim zdążono je zarzucić na kruche, chude barki więźniów. Słabe ręce więźniów, dziesiątki rąk nie są w stanie zarzucić na czyjeś silne ramię. Ramienia takiego zresztą nie ma, dwumetrowego pnia, przenieść ciężkiego jak żelazo kloca kilkadziesiąt metrów przez kępiny, wyboje i doły. Dużo drzewa porzucono z powodu niemożności wykonania tej pracy. Buldożer miał więc nam pomóc. Jednakże pierwszy jego kurs na kołymskiej ziemi, na ziemi rosyjskiej, miał zupełnie inny cel. Zobaczyliśmy, jak terkoczący buldożer skręcił w lewo i zaczął wspinać się na taras, uskok skalny, obok obozowego cmentarza. Prowadziła tamtędy stara droga, którą setki razy pędzono nas do pracy. Nie zastanawiałem się, dlaczego w ostatnich tygodniach prowadzono nas do pracy inną drogą, a nie znajomą ścieżką, wydeptaną obcasami strażniczych butów i gumowymi łapciami więźniów. Nowa droga była dwa razy dłuższa od starej. Na każdym kroku musieliśmy pokonywać wzniesienia stoki. Zanim dotarliśmy do miejsca pracy, byliśmy już straszliwie zmęczeni. Jednakże nikt nie pytał, dlaczego prowadzą nas inną drogą. Widać, tak trzeba. Taki jest rozkaz. Czołgaliśmy się więc, czepiając skał, do krwi raniąc sobie o nie palce. Dopiero teraz spostrzegłem i pojąłem, o co chodzi? I dziękowałem Bogu, że dał mi możliwość i siłę, bym wszystko zobaczył. Wyrąb przesunął się naprzód. Zbocze góry zostało obnażone, wiatr wywiał śnieg, o tej porze jeszcze niezbyt głęboki. Wszystkie pnie już wykarczowano, pod większe zakładano amonit i wylatywały w powietrze. Mniejsze wyrywano dźwigami. Całkiem małe, po prostu rękami, tak jak płożące się krzaki, góra została obnażona i przeistoczona w gigantyczną scenę obozowego spektaklu, obozowych misteriów. Mogiła, aresztancka, zbiorowa mogiła, kamienny dół. Już w roku 1938 po brzeg, wypełniony nierozkładającymi się trupami, zaczął się osuwać. Trupy spełzały po zboczu góry, odsłaniając kołymską tajemnicę. Na kołymie zwłoki powierzano nie ziemi, lecz skalę. Skała i chroni, i odsłania tajemnice. Skała jest niezawodniejsza od ziemi. Wieczna zmarzlina i chroni, i odsłania tajemnice. Każdego spośród naszych bliskich, którzy zginęli na kołymie, Każdego spośród rozstrzelanych, zamordowanych, zamożonych głodem można tu jeszcze zidentyfikować nawet po kilkudziesięciu latach. Na Kołymie nie było krematoriów. Trupy czekają ukryte w skale wiecznej zmarzlinie. W roku 38 w kopalniach złota przygotowaniem takich mogił zajmowały się całe brygady. Nieustannie drążące, wysadzające w powietrze, pogłębiające wielkie, szare, twarde, zimne, kamienne doły. W roku 38 kopanie grobów uważano za łatwą pracę. Nie obowiązywała norma, obliczona na wyniszczenie człowieka rozpisana na czternastogodzinny dzień roboczy. Kopanie grobów było łatwiejsze niż stanie w gumowych łapciach na bosych nogach w lodowatej wodzie i wypłukiwanie złota, produkcji podstawowej pierwszego metalu. Mogiły te, wielkie kamienne doły, były po brzegi wypełnione trupami. Niezniszczalne trupy, nagie szkielety obciągnięte skórą, skórą brudną, podrapaną, pogryzioną przez wszy. W skały i północ ze wszystkich sił. Opierały się tej pracy człowieka, nie przyjmując umarłych do swego wnętrza. Skała zmuszona do ustępstwa, zwyciężona, poniżona, obiecywała, że o niczym nie zapomni, obiecywała, że będzie czekać i strzec tajemnicy. Jednakże w ciągu sześciu lat surowe zimy, upalne lata, wiatry i deszcz odebrały umarłych skałą. Ziemia rozstąpiła się, ukazując swoje podziemne skarbce. Albowiem w podziemnych skarbcach Kołymy znajduje się nie tylko złoto, nie tylko cyna, nie tylko wolfram, nie tylko uran, lecz również dobrze zachowane ludzkie ciała. Trupy pełzły po zboczu, może w zamiarze zmartwychwstania. Już przedtem widziałem z daleka z drugiego brzegu strumienia owe poruszające się, czepiające sęków i kamieni przedmioty. Widziałem je przez rzadki przetrzebiony las. I myślałem, że to po prostu pnie, niezniesione jeszcze pnie. Teraz góra została obnażona i tajemnica skał ujawniona. Mogiła się otwarła, trupy spełzały po kamienistym zboczu. Koło drogi przeznaczonej dla traktorów widać było przygotowane wykuty już przez kogo? Z baraków do tej pory nikogo nie brano. Wielki nowy zbiorowy grób. Jeśli zamarzniemy, umrzemy, to i dla mnie, i dla moich współtowarzyszy znajdzie się miejsce w tym nowym grobie, nowym lokum dla trupów. Buldożer spychał skostniałe trupy, tysiące trupów, tysiące szkieletopodobnych martwych ciał. Wszystko pozostało nienaruszone. Powykręcane palce rąk, ropiejące palce nóg, pamiątka po odmrożeniach, Podrapana do krwi, wysuszona skóra i goryjące, głodne oczy. Wytężając zmęczony, osłabiony mózg, usiłowałem odgadnąć, skąd wziął się w tej okolicy taki wielki grób. Przecież nie było tu, zdaje się, kopalni złota. Wiedziałbym o niej jako stary kołymiak. Potem jednak pomyślałem, że znam tylko skrawek obozowego świata. zone ogrodzoną kolczastym drutem z wieżami strażniczymi przypominającymi architekturę Moskwy. Moskiewskie wieżowce to wieże strażnicze pilnujące moskiewskich więźniów. Tak właśnie wyglądają owe budynki. I co było pierwsze? Kremlowskie wieże strażnicze czy wieże obozowe, które stały się wzorem dla moskiewskiej architektury? Wieża zony obozowej. Oto najważniejsza idea epoki, która znalazła idealny wyraz w symbolice architektonicznej. Pomyślałem, że znam tylko skrawek tego świata, znikomą jego cząsteczkę, że dwadzieścia kilometrów dalej może znajdować się chatka geologów poszukujących uranu lub kopalnia złota z trzydziestoma tysiącami więźniów. W zakamarkach gór można ukryć bardzo wiele. Później przypomniałem sobie gorejącą wierzbówkę, kwiatowe szaleństwo tajgi latem. Tajgi usiłującej ukryć w trawie, wśród listowia, każde dzieło rąk ludzkich, dobre i złe, i to, że trawa zapomina jeszcze szybciej niż człowiek. Jeśli zapomnę ja, tym bardziej zapomni trawa. Nie zapomną tylko kamienie i wieczna zmarzlina. Grinia Lebiediew, ojcobójca, był doświadczonym traktorzystą i pewną ręką kierował dobrze naoliwionym zamorskim spychaczem. Grinia Lebiediew dokładnie wykonywał swoją pracę. Pobłyskując ostrzem, tarczą, buldożer spychał trupy w kierunku grobu, zrzucał je do dołu i znowu wracał na zrywkę. Władze zadecydowały, że pierwszy kurs... Pierwsze zadanie buldożera otrzymanego z Lentlisu nie będzie związane z wyrębem, lecz ze sprawą znacznie ważniejszą. Prace skończono. Buldożer nagarnął na nową mogiłę kamienie, odłamki skalne i trupy skryły się pod nimi. Skryły się, ale nie szczezły. Buldożer podjechał blisko. Grinia Lebiediew, ojcobójca, nie patrzył w naszym kierunku, nawet nie spojrzał na pięćdziesiąty ósmy, na literników. Grinie lebedewowi powierzono zadanie państwowej wagi i on je wykonał. Kamienna twarz Grinie Lebediewa wyrażała świadomość dobrze spełnionego obowiązku, promieniała dumą. Buldożer minął nas z łoskotem. Na jego lustrzanej tarczy nie widać było ani jednej rysy, ani jednej plamki. Przełożyła Maria Kotowska. Grafit. Czym podpisuje się wyroki śmierci? Fioletowym atramentem, tuszem paszportowym, tuszem do piór kulkowych, alizaryną. Można zaręczyć, iż ani jednego wyroku śmierci nie podpisano zwykłym ołówkiem. W tajdze atrament jest nam zbędny. Deszcz, łzy, krew rozpuszczą każdy atrament, każdy ołówek kopiowy. W paczkach nie wolno zresztą przysyłać ołówków kopiowych, odbierają je podczas rewizji. Z dwóch powodów. Po pierwsze, więzień może podrobić dokument. Po drugie, ołówek taki służy zamiast farby drukarskiej przy sporządzaniu złodziejskich kart do gry. A zatem pozwala się na używanie wyłącznie czarnego ołówka, zwykłego grafitu. Na kołymie ma on szczególnie wielkie znaczenie. Odcinek 25. Porozmawiali sobie kartografowie z niebem, popatrzyli na gwiazdy, na słońce i wyznaczyli punkt oparcia na naszej ziemi. Nad owym punktem oparcia oznaczonym umieszczono na skalę marmurową tablicą na wierzchołku góry. Na szczycie skały ustawili trójnok. Drewniany znak. Trójnok ten dokładnie wskazuje miejsce na mapie i od niego to właśnie, od góry, od trójnoga ciągnie się poprzez jary i wąwozy, przez leśne polanki, pustosze i mszary, niewidzialna nić, niedostrzegalna sieć południków i równoleżników. W gęstej tajdze wycina się przesieki. Każde nacięcie, każdy znak spętany jest krzyżującymi się liniami wyznaczonymi przez niwelator Teodolit. Obmierzono ziemię, obmierzono tajgę i chodzimy teraz, napotykając na świeżych nacięciach, ślad pozostawiony przez kartografa, topografa, mierniczego ziemi, zapis zwykłym czarnym grafitem. Kołymską tajgę przecinają przesieki topografów. Nie wszędzie jednak je spotykamy, tylko w lasach otaczających osiedla ludzkie, produkcje, pustosze, leśne polany, połacie lasotundry i nagie pagórki zaznaczone są wyłącznie niewidocznymi, urojonymi liniami. Nie ma tam żadnego drzewa, by można było postawić znak. Brak niezawodnych reperów, znaków orientacyjnych w terenie. Repery umieszcza się na skałach, w korytach rzek na szczytach gór Łysinach. Od owych niezawodnych biblijnych kamieni węgielnych zaczyna się mierzenie tajgi, mierzenie kołymy, mierzenie więzienia. Nacięcia na pniach, sieć przesiek w Teodolicie układają się w krzyż nitek, Pozwalają obejrzeć i obmierzyć tajgę. Tak do zapisu na nacięciach Nadaje się tylko zwykły czarny ołówek, nie kopiowy. Kopiowy rozpłynie się, rozpuści w żywicy drzewa, zmyje go deszcz, rosa, mgła, śnieg. Sztuczny ołówek, ołówek kopiowy, nie nadaje się do pisania o wieczności, o nieśmiertelności. Za to grafit, węgiel sprasowany pod wielkim ciśnieniem w ciągu milionów lat i zmieniony, jeśli nie w węgiel kamienny, to w brylant albo w coś cenniejszego od brylantu, w ołówek w grafit, który może zapisać wszystko, o czym wiedział i co widział. Cudowniejszy od diamentu, mimo że skład chemiczny grafitu i diamentu jest taki sam. Instrukcja zabrania topografom używać kopiowego ołówka nie tylko do znakowania nacięć. Podczas mapowania terenu na oko Każda legenda lub notatki do legendy muszą być sporządzone grafitem gwoli nieśmiertelności. Grafit to sama przyroda. Grafit uczestniczy w ruchu Ziemi niejednokrotnie skuteczniej od skały, opierając się czasowi. Deszcz, porywy wiatru, fale rzeczne niszczą wapienne góry. Tymczasem ten młody modrzew ma zaledwie 200 lat. Ma przed sobą długie życie. Przechowa na swoim nacięciu cyfrowy znak, świadczący o związku biblijnej tajemnicy ze współczesnością. Cyfra, umowny znak zapisywana jest na świeżym nacięciu, na spływającej sokiem świeżej ranie drzewa, drzewa płaczącego żywicą, jako łzami. W tajdze można pisać tylko grafitem. W kieszeniach waciaków, serdaków, bluz, spodni półkorzuszków, topografów, zawsze znajdą się ogryski, kawałki grafitowych ołówków. Papier, notatnik, mapnik, zeszyt i drzewo z nacięciem. Papier jest jedną z postaci, z transformacji drzewa zmieniającego się w diament i w grafit. Grafit to wieczność. Najwyższy stopień twardości przekształcony w największą miękkość. Pozostawiony w tajdze ślad grafitowego ołówka jest wieczny. Nacięć dokonuje się ostrożnie. Modrzewiowy pień nadpiłowuje się na wysokości pasa w dwóch miejscach i kantem siekiery odczepia kawałek żywego jeszcze drzewa, aby zrobić miejsce dla zapisu. Powstaje daszek, domek, czysta tabliczka chroniona przed deszczem, zdolna do zachowania zapisu przez wieki. W praktyce wiecznie do końca 600 życia modrzewia. Zranione ciało modrzewia jest jak cudowna ikona, Bogu Rodzica Czukocka, Maria Panna Kołymska, oczekująca cudu i zarazem sama będąca cudem. Łagodny, delikatny zapach żywicy, zapach modrzewiowego soku, zapach krwi. Puszczony siekierą przez człowieka, wdycha się jak zapach minionego dzieciństwa, zapach balsamicznego kadzidła. Cyfra została zapisana, i ranny modrzew, smagany wiatrem i palony słońcem, strzeże tego znaku prowadzącego z głuszy tajgi do wielkiego świata, przesieką do najbliższego trójnogu. Do kartograficznego trójnogu na wierzchołku góry, gdzie pod trójnogiem zasypanym kamieniami dole ukryto marmurową płytę, na której wyryto rzeczywistą długość i szerokość geograficzną. Zapisu tego dokonano wcale nie grafitowym ołówkiem. Tysiącami nici, które prowadzą od owego trójnogu, tysiącami linii wiodących od nacięcia do nacięcia. Wracamy do naszego świata, aby wiecznie pamiętać o życiu. Służba topograficzna to służba życia. Jednakże na kołymie nie tylko topografowie zobowiązani są posługiwać się grafitowym ołówkiem. Poza służbą życia istnieje jeszcze służba śmierci. Tam również nie wolno używać ołówka kopiowego. Instrukcja Archiwum nr 3 tak bowiem nazywa się Wydział Ewidencji Zgonów Więźniów w Obozie. Nakazuje do lewej goleni trupa przywiązać tabliczkę z dykty z numerem akt personalnych. Numer akt personalnych powinien być napisany zwykłym ołówkiem grafitowym, niekopiowym. I w tym wypadku sztuczny ołówek nie zapewniałby nieśmiertelności. Wydawałoby się, po co to wszystko. Czyżby w przewidywaniu ekshumacji ze względu na nieśmiertelność, na zmartwychwstanie, na przeniesienie prochów? A czyż mało jest na kołymie bezimiennych zbiorowych mogił, do których wrzucano trupy bez owych tabliczek? Jednakże instrukcja jest instrukcją. Teoretycznie wszyscy goście wiecznej zmarzliny są nieśmiertelni i gotowi wrócić do nas abyśmy zdjęli tabliczki z ich lewych goleni, określili stopień znajomości i pokrewieństwa. Byleby numer na tabliczce zapisano zwykłym czarnym ołówkiem, wówczas numeru akt personalnych nie zmyją ani deszcze, ani podziemne źródła, również wiosenne wody nie roztopią lodu wiecznej zmarzliny, ustępującej wprawdzie niekiedy pod wpływem letniego ciepła, i ujawniającej swoje podziemne tajemnice, ale zaledwie część. Tylko część owych tajemnic. Akta personalne, formularz personalny, to paszport więźnia z jego fotografiami o fas i z profilu. Z odciskami dziesięciu palców obu rąk z opisem znaków szczególnych, statystyk zatrudniony w archiwum numer 3 zobowiązany jest sporządzić akt zgonu więźnia w pięciu egzemplarzach z odciskami wszystkich dziesięciu palców i z adnotacją, czy zostały wyrwane złote zęby. Na złote zęby sporządza się odrębny protokół. Tak było zawsze w obozach, od niepamiętnych czasów. Informacje na temat wyrywania złotych zębów w Niemczech nikogo więc na Kołymie nie dziwiły. Niektóre państwa nie chcą tracić złota nieboszczyków. Od niepamiętnych czasów w więzieniach i w obozach spisywano protokoły wyrwania złotych zębów. Rok 38 dostarczył instytucjom śledczym i obozom wielu ludzi ze złotymi zębami. W przypadku tych, którzy zmarli w kopalniach kołymy, a żyli oni tam krótko, ich złote zęby. Wyrwane po śmierci były jedynym złotem oddanym przez nich państwu z kołymskich kopalń złota. Złote protezy ważyły więcej niż to, co ludziom tym udało się wykopać, wygarnąć, wyłupać kilofami w kołymskich kopalniach w ciągu swego krótkiego tam życia. Palce trupa należy pokryć farbą drukarską. Każdy pracownik działu ewidencji ma zapas takiej farby, której zużywa się bardzo dużo. Dlatego właśnie ucinają ręce zabitym zbiegom, aby na identyfikację nie wieść całego ciała. Znacznie wygodniej jest przewieźć w wojskowej torbie dwie ludzkie dłonie niż ciało trupa. Tabliczka na nodze to dowód kultury. Andrzej Bogolubski nie miał takiej tabliczki i trzeba było zidentyfikować go na podstawie oględzin kości, przypomnieć sobie pomiary Bertiliona. Wierzymy tylko w daktyloskopię. nigdy nas nie zawiodła, choćby kryminaliści nie wiadomo jak kaleczyli opuszki swoich palców, opalając je nad ogniem, zanurzając w kwasie, raniąc nożem. Daktyloskopia bywa niezawodna. Wszak palców jest dziesięć, a żaden z kryminalistów nie odważyłby się spalić sobie wszystkich dziesięciu. Nie wierzymy Bertillonowi, szefowi francuskiego Wydziału Kryminalnego, ojcu metody identyfikacji antropologicznej, której dokonuje się stosując serię pomiarów porównawczych części ciała. Odkrycia Bertillona przydają się co najwyżej artystom, malarzom, Odległość dzieląca koniec nosa od płatka ucha nie była nam wcale potrzebna. Wierzymy w daktyloskopię. Każdy potrafi pozostawiać odciski palców, grać na fortepianie. W roku 1937, kiedy to zgarniano wszystkich wyznaczonych już wcześniej, każdy wprawnym ruchem oddawał swoje wprawne palce w pełne wprawy ręce więziennego funkcjonariusza. Odciski palców. Na zawsze pozostają w aktach personalnych. Tabliczka z numerem akt personalnych strzeże nie tylko miejsca, lecz również tajemnicy śmierci. Uf numer zapisany jest na tabliczce grafitem. Kartograf wytyczający nowe drogi na ziemi, nowe drogi dla ludzi i grabarz pilnujący, by nie uchybiono zasadą pochówku, obowiązani są. Posługiwać się jednakowym, czarnym ołówkiem grafitowym. Przełożyła Maria Kotowska. Sentencja dla nadzieżdy Jakowlewny Mandelsztam. Ludzie jeden za drugim wyłaniali się z niebytu. Nieznajomy kłatł się koło mnie na pryczy, garnął się w nocy do mojego kościstego ramienia, po oddając mi swoje ciepło i biorąc w zamian moje. Bywały noce, w które ani krzty ciepła nie czułem przez strzępy waciaka, kufajki. Z rana więc patrzyłem na sąsiada jak na umarłego, i poniekąd dziwiłem się, że umarły żyje, wstaje. Wzbudzony okrzykiem, ubiera się i pokornie wykonuje rozkazy. Ja sam miałem mało ciepła. Niewiele mięsa uchowało się na moich gnatach. Tego mięsa dość było tylko na złość, ostatnie z ludzkich uczuć nieobojętność, ale złość była ostatnim ludzkim uczuciem najbliższym kości. Człowiek powstały z niebytu, znikał w dzień. Na kopalni węgla było wiele odcinków robót poszukiwawczych i to znikał na zawsze. Nie znam ludzi, którzy spali koło mnie. Nigdy nie zadawałem im żadnych pytań i to nie dlatego, żebym się kierował arabskim pożekadłem. Nie pytaj, a nie będą cię okłamywać. Było mi wszystko jedno, czy kto będzie, czy nie będzie mnie okłamywał. Byłem poza prawdą i fałszem. Blatni na tę okoliczność mają szorstkie, wymowne, grubijańskie powiedzenie. Nie wierzysz, to uważaj za bajkę. Nie dopytywałem się i nie wysłuchiwałem bajecznych opowieści. Co mi pozostało do samego końca? Złość. Ze złością przymierzałem się do śmierci. Śmierć jednak jeszcze niedawno taka bliska, Pomału zaczęła się oddalać. Nie życie ją wyparło, ale półświadomość egzystencja, na którą nie ma formuły i której niepodobna nazwać życiem. Każdy dzień, każdy nowy wschód słońca niósł w sobie ryzyko nowego śmiertelnego impulsu. Impuls jednak nie następował. Miałem za zadanie grzać wodę, fucha najprostsza na świecie. Łatwiejsza od roboty nocnego stróża, ale nie nadążałem zrąbaniem drzewa dla tytana, kotła typu tytan. Mogli mnie wypędzić, ale dokąd? Do Tajgi daleko nasze osiedle komandierowka, jak mówią na kołymie, niby wyspa w Leśnym morzu ledwie powłóczyłem nogami, dystans 200 metrów od namiotu do pracy wydawał się nie mieć końca. Po drodze parę razy siadałem, żeby odpocząć. Po dziś dzień pamiętam wszystkie wyboje, wszystkie wądoły, wszystkie wyrwy na tej ścieżce śmierci. Strumień, przed którym kładłem się na brzuchu, żeby chleptać zimną, smaczną, zbawienną wodę. Niewiarygodnie ciężkim brzemieniem wydawała mi się dwuręczna piła, którą na przemian taszczyłem na ramieniu albo wlokłem za rączkę. Nigdy nie mogłem na czas zagotować wody, zmusić tytana, żeby zaczął kipieć dokładnie w porze obiadowej. Żaden robotnik, wolniarzka, do wczoraj jeszcze wszyscy byli więźniami, nie zwracał jednak uwagi na to, czy woda się zagotowała, czy nie. Kołyma wszystkich nas nauczyła rozróżniać wodę do picia wyłącznie na podstawie temperatury. Gorąca zimna, a nie gotowana czy surowa. Mieliśmy gdzieś dialektyczne, skokowe przejście ilości w jakość. Nie byliśmy filozofami, byliśmy wyrobnikami, a nasza gorąca woda do picia nie miała w sobie nic z tych ważnych właściwości skokowej przemiany. Jadłem obojętnie, starając się zjeść wszystko, na co tylko wzrok padał: okrawki, okruchy jadła, zeszłoroczne jagody na bagnie. Wczorajszą albo przedwczorajszą zupę z wolnego kotła. A nie, nasi wolniaszkowie nie zostawiali po sobie wczorajszej zupy. W naszym namiocie były dwie strzelby, śrutówki. Kuropatwy nie bały się ludzi. Na początku strzelało się ptaki wprost z wejścia namiotu. Łup zapiekało się w całości w popiele ogniska albo gotowało, kiedy ktoś się zdobył. Na staranne oskubanie ptaka. Pierze na poduszkę to też interes. Uboczny zarobek wolnych panów strzelby i leśnego ptactwa. Wypatroszone oskubane kuropatwy gotowało się w puszkach od konserw trzylitrowych, zawieszonych nad ogniskiem. Po tych zagadkowych ptakach nigdy nie znajdowałem żadnych resztek. Wygłodzone wolne żołądki. Rozdrobiły zmeły, wessały wszystkie ptasie kosteczki. To też był jeden z cudów tajgi. Nie spróbowałem nigdy ani kęska takiej kuropatwy. Dla mnie były jagody, korzonki, dzienny przydział chleba i jakoś nie umierałem. Zacząłem coraz obojętniej, bez złości spoglądać na zimne czerwone słońce, na góry, gołoborza na których wszystko – skały, zakręty strumienia, modrzewie, pole było kanciaste i nieprzyjazne. Wieczorem zimna mgła podnosiła się nad rzeką. W tajce doba nie miała takiej godziny, w której byłoby mi ciepło. Odmrożone palce rąk i nóg, świeżbiały, pulsowały bólem. Jaskrawo-różowa skóra na palcach Raz na zawsze zostawała różowa, wrażliwa. Palce miałem wiecznie poowijane w jakieś tam brudne gałganki, żeby ustrzec rękę przed nową raną, przed bólem, ale nie przed infekcją. Z wielkich palców obu nóg sączyła się ropa, ropa bez końca. Budzono mnie uderzeniem w szynę. Uderzeniem w szynę przerywano pracę. Po posiłku od razu kładłem się na pryczy, oczywiście nie zdejmując ubrania, i zasypiałem. Namiot, w którym spałem i mieszkałem, majaczył mi jak przez mgłę. Gdzieś tam poruszali się ludzie, buchały donośne wiązanki wyzwisk, rozpalały się awantury, zapadała nagła cisza przed niebezpiecznym ciosem. Awantury rychło gasły same przez się, nikt nie powstrzymywał. Nie rozdzielał walczących, po prostu stawał motor bijatyki. Noc pogrążała się w zimnym milczeniu, a przez dziury prezentowej Plandeki przeświecało blade, wysokie niebo wśród chrapania, rzężenia, jęków, kaszlu i nieprzytomnych przekleństw miotanych przez śpiących. Którejś nocy zdałem sobie sprawę, że słyszę te jęki i rzężenie. To odkrycie spadło na mnie nagle jak olśnienie i nie wzbudziło we mnie radości. Później, wspominając tę chwilę zdziwienia, zrozumiałem, że zmniejszyła się potrzeba snu, zatracenia, nieświadomości. Wyspałem się, jak to ujął Moisiej Wojciechowicz-Kuzniecow, nasz kowal, Mądrala nad Mądrale. Pojawił się uporczywy ból mięśni. Nie wiem, jakie właściwie miałem wtedy mięśnie, ale ból w nich czułem. Ból, który złościł mnie, nie pozwalał mi zapomnieć o własnej cielesności. Poczułem w sobie coś innego niż złość, czy zajadłość, coś, co współistniało ze złością. Poczułem obojętność, brak lęku. Zrozumiałem, że jest mi wszystko jedno, czy będą mnie bić, czy nie. Będą mi wydawać obiad i dzienny przydział chleba, czy nie. A chociaż w rozpoznaniu geologicznym na komandirowce obozowej chwili bez konwoju nikt mnie nie bił, biło się tylko na kopalniach, pomny doświadczeń na kopalni złota mierzyłem swoją odwagę miarą kopalnianą. Ta obojętność, ten brak lęku torowały drogę ucieczki przed śmiercią. Pewność, że tutaj nie będą bić, nie biją i nie będą, budziła nowe siły, nowe odczucie. Po obojętności przyszedł w strach, nie bardzo silny, obawa utraty tego zbawczego życia, zbawczej roboty przy wrzątku, wysokiego zimnego nieba i szarpiącego bólu złachanych muskułów. Zrozumiałem, że boję się powrotu stąd. Na kopalnie złota. Boję się i tyle. Nigdy w życiu nie szukałem żadnych wspaniałości. Dosyć mi było tego, co dobre. Moje kości z dnia na dzień coraz bardziej obrastały mięsem. Zawiść tak się nazywało kolejne uczucie, które wróciło do mnie. Pozazdrościłem swoim umarłym towarzyszom, ludziom, którzy zginęli w 1938 roku. Pozazdrościłem. I żywym sąsiadom, którzy coś tam pojadają, którzy mają co zapalić. Komendantowi, kierownikowi odcinka, brygadziście nie zazdrościłem to był inny świat. Miłość do mnie nie wróciła. Ach, jakże daleka jest miłość od zawiści, od strachu, od złości. Jak mało ludzie potrzebują miłości. Miłość pojawia się wtedy, kiedy wróciły już wszystkie ludzkie uczucia. Miłość zjawia się ostatnia, wraca ostatnia, a zresztą czy wraca? Nie tylko obojętność, zawiść i strach były jednak świadkami mojego powrotu do życia. Litość dla zwierząt wróciła wcześniej niż litość dla ludzi. Jako Najsłabszy w tym świecie szurfów i robót poszukiwawczych pracowałem z topografem. Nosiłem za nim łatę i teodolit. Zdarzało się, że topograf, chcąc zwiększyć prędkość naszego poruszania się, sam wprzęgał się do teodolitu, a dla mnie zostawała tylko lekka jak piórko ozdobiona cyframi łata. Topograf był więźniem. Dla dodania sobie ducha, owego lata w tajdze było dużo zbiegów, Nosił małokalibrowy karabinek, ubłagawszy naczelstwo, żeby wydało mu broń. Strzelba tylko nam jednak zawadzała. I to nie tylko dlatego, że w naszej trudnej wędrówce stanowiła dodatkową sztukę bagażu. Usiedliśmy, żeby odpocząć na polanie, a topograf, bawiąc się karabinkiem, wymierzył w gila z czerwoną piersią, który podleciał ku nam bliżej, chcąc rozpoznać niebezpieczeństwo, odciągnąć napastników w bok. Jeżeli będzie trzeba poświęcić własne życie. Samiczka gila siedziała gdzieś na jajkach. Tylko tym tłumaczyła się szaleńcza odwaga ptaszka. Topograf podrzucił karabinek do oka, a ja odtrąciłem lufę w bok. Odłóż strzelbę. No coś ty, na mózg ci padło? Zostaw ptaka w spokoju i tyle. Zamelduję komendantowi. Idź do diabła. Razem ze swoim komendantem. Topograf jednak nie chciał się pokłócić i nic nie powiedział komendantowi. Zrozumiałem, że wróciło do mnie coś ważnego. Od wielu lat nie widziałem na oczy gazet ani książek i nauczyłem się nie boleć nad tą stratą. 50 moich sąsiadów z namiotu, z podartego prezentowego namiotu, żywiło takie same uczucia. W naszym baraku nie pojawiła się ani jedna gazeta, ani jedna książka. Wyższa władza, kierownik odcinka, komendant ekspedycji rozpoznawczej, Majster, do naszego świata wstępowała bez książek. Mój język, toporny język kopalni złota, był ubogi, tak jak ubogie były uczucia, ocalały jeszcze przy życiu wokół gnatów. Pobudka. Rozprowadzenie do robót, obiad, koniec pracy, capstrzyk, obywatelu komendancie, melduję posłusznie, łopata, szurf, tak jest, barak, kilow, na dworze zimno, deszcz, zupa zimna, zupa ciepła, chleb, przydział, daj się sztachnąć. Nie pierwszy już rok poprzestawałem na dwudziestu słowach. Połowa z nich to przekleństwa. Za mojej młodości w dzieciństwie opowiadano kawał o Rosjaninie, który w podróży za granicę posługuje się jednym tylko wyrazem w różnych intonacyjnych kombinacjach. Bogactwo rosyjskich wyzwisk, ich niewyczerpaną moc znieważania ludzi, poznałem nie w dzieciństwie i nie w młodości. Kawał z wyzwiskiem mógłby tu uchodzić za wypowiedź panienki z dobrego domu. Ja jednak nie szukałem innych słów. Byłem szczęśliwy, że nie muszę szukać jakichś innych słów. Nie wiedziałem, czy istnieją te inne słowa. Nie umiałem odpowiedzieć sobie na to pytanie. Czułem się przerażony, oszołomiony, kiedy w moim mózgu, o tutaj, jak dziś pamiętam, pod kością ciemieniową z prawej strony, narodziło się słowo do niczego w Tajdze niezdatne, słowo, którego nawet ja sam nie zrozumiałem, a co dopiero moi towarzysze. Wykrzyczałem to słowo, stojąc na pryczy, zwrócony twarzą ku niebu, ku nieskończoności. Sentencja! Sentencja! I roześmiałem się. Sentencja! Wrzeszczałem w niebo północy, w dwoistą zorze. Wrzeszczałem, nie rozumiejąc jeszcze znaczenia tego zrodzonego we mnie słowa. Jeżeli to słowo powróciło, odzyskane właśnie przeze mnie, to tym lepiej, tym lepiej. Wielka radość przenikała mnie do szpiku kości. Sentencja, ale wariat. Rzeczywiście wariat, coś ty cudzoziemiec? Jadowicie dopytywał się inżynier górnik Wronski. Onże trzy okruszki. Wronski, daj zapalić. Nie, nie mam tytoniu. No chociaż trzy okruszki. — Trzy okruszki? — O, no, proszę bardzo. Z kapciucha pełnego machorki brudny paznokieć wyskrobywał trzy okruszki. — Co do ziemiec? — to pytanie przenosiło nas do świata prowokacji, donosów, śledztw i dodatkowych wyroków. Nic mi jednak nie obchodziło prowokacyjne pytanie Wrąckiego. Zbyt wielki odkryłem skarb. — Sentencja! — Rzeczywiście, wariat. Złość to ostatnie uczucie, z którym człowiek odchodził w niebyt, w martwy świat. Czy aby martwy? Nawet kamień nie wydawał mi się martwy, nie mówiąc już o trawie, drzewach, rzece. Rzeka była nie tylko kwintesencją życia, nie tylko jego symbolem, ale po prostu samym życiem. Jej wieczny ruch, niemilknący szum, jakaś jej tylko wiadoma rozmowa. Własne sprawy, które każą wodzie biec z prądem pod wiatr, przebijać się przez skały, przecinać stepy, łąki. Rzeka, która zmieniała wysuszone przez słońce obnażone koryto i ledwie widoczną niteczką wody, przemykała gdzieś wśród kamieni, powolna swemu odwiecznemu powołaniu, strumyczkiem, który stracił nadzieję na łaskę nieba, na zbawienny deszcz. Pierwsza burza, pierwsza ulewa. A woda zmieniała brzegi, druzgotała skały, wyrzucała w górę drzewa i wściekle pędziła w dół wciąż tą samą swoją wieczną drogą. Sentencja. Sam nie miałem do siebie zaufania, bałem się, zasypiając, że przez noc zniknie to słowo, które do mnie wróciło. Słowo jednak nie znikało. Sentencja. Niech tak ochrzczą rzeczkę nad którą leżało nasze osiedle, nasza komandirowka, Riorita, to miałaby być nazwa lepsza niż sentencja? Zły gust gospodarza ziemi, kartografa sprawił, że na mapy świata trafiła Riorita. Nie da się tego poprawić. Sentencja. W tym słowie zawierało się coś rzymskiego, twardego, łacińskiego. Starożytny Rzym stanowił dla mnie w dzieciństwie dzieje walki politycznej, walki ludzi, podczas gdy starożytna Grecja była królestwem sztuki. Wprawdzie i w starożytnej Grecji zdarzali się politycy i mordercy, a w starożytnym Rzymie żyło sporo ludzi sztuki. Moja dziecięca wyobraźnia uprościła, zredukowała i rozdzieliła te dwa bardzo różne światy. Sentencja to rzymskie słowo. Przez tydzień nie rozumiałem, co znaczy słowo sentencja. Szeptałem to słowo, wykrzykiwałem je, straszyłem i śmieszyłem nim sąsiadów. Domagałem się od świata, od nieba, rozwikłania, objaśnienia, wytłumaczenia. W tydzień później zrozumiałem i przeżyłem wstrząs strachu i radości. Strachu bo lękałem się powrotu do tego świata, do którego nie było dla mnie powrotu. Radości, bo widziałem, że życie wraca we mnie, mimo mojej własnej woli. Minęło wiele dni, zanim nauczyłem się wywoływać z głębi mózgu coraz to nowe słowa jedno po drugim. Każde przychodziło mi z trudem, każde pojawiało się nagle i z osobna. Myśli i słowa nie powracały strumieniem. Wracało każde oddzielnie, bez konwoju innych znanych słów. Najpierw pojawiało się na języku, a potem dopiero w mózgu. A potem nadszedł dzień, w którym pięćdziesięciu robotników porzuciło swą pracę i pobiegło do siedla ku rzece, gramoląc się ze swoich szurfów, rowów, pozostawiając niedopiłowane drzewa, niedogotowaną zupę w kotle. Wszyscy biegli szybciej ode mnie, ale i ja dokuśtykałem w porę, pomagając sobie w tym biegu z góry rękami. Odcinek 26 Z Magadanu przyjechał komendant. Dzień był jasny, gorący, suchy. Na olbrzymim pniu modrzewia u wejścia do namiotu stał Patefon. Patefon grał. Zagłuszając chrobot igły, grał jakiś utwór symfoniczny, i wszyscy stali dokoła: mordercy i koniokrady, blatni frajerzy, majstrowie i wyrobnicy, a komendant stał obok i wyraz twarzy miał taki, jakby to on sam napisał tę muzykę dla nas, dla naszej zagubionej w tajdze komandirowki Czarna płyta obracała się z sykiem, sam pień też się kręcił, zataczając w obrocie koła wszystkich swych trzystu słojów, jak napięta sprężyna nakręcona na trzysta lat. Przełożył Adam Pomorski. Z martwych wstanie Jesteśmy zabobonni, żądamy cudu. Wymyślamy sobie symbole, a potem nimi żyjemy. Człowiek na dalekiej północy szuka ujścia dla swojej uczuciowości, której nie zniweczyły, nie powściągnęły dziesięciolecia życia na kołymie. Człowiek nadaje przesyłkę pocztą lotniczą, nie książki, nie fotografie, nie wiersze, ale gałązkę modrzewia, martwą odrośl żywej przyrody. Ten dziwny prezent wysuszoną przewianą wichrami samolotów, Pogniecioną, połamaną w pocztowym bagażu, jasnobrązową, szorstką, ościstą, polarną gałązkę polarnego drzewa, wstawia się do wody. Wstawia się do słoika po konserwach, napełnionego złą, chlorowaną, wyjałowioną moskiewską wodą z kranu, wodą, która sama może i chciałaby zdusić wszystko, co żyje, martwa woda z moskiewskiego kranu. Z modrzewiem rzeczy mają się poważniej niż z kwiatami. W pokoju jest dużo kwiatów różnych kwiatów. Stawia się tutaj bukiety czeremchy, bukiety bzu do ciepłej wody, zanurzając we wrzątku rozszczepione końce gałązek. Modrzew stoi w zimnej, ledwie podgrzanej wodzie. Modrzew żył bliżej czarnej rzeczki niż wszystkie te kwiaty, wszystkie te gałązki, czeremchy, bzu. Gospodyni to rozumie. Rozumie to i modrzew. Powolna ludzkiej namiętnej woli gałązka zbiera wszystkie siły fizyczne i duchowe, albowiem modrzewiowi, aby z martwych wstał nie dość fizycznych sił moskiewskiego ciepła chlorowanej wody, obojętnego szklanego słoja. W gałązce budzą się inne, tajemne siły. Mino trzy dni i trzy noce... A gospodyni ocknie się, czując dziwny, niewyraźny, terpentynowy zapach. Słaby, zwiewny, nowy zapach. Pod szorstką, drzewianą skórą pojawiły się i wychynęły na świat nowe, młode, jasnozielone zielone latorośle świeżego igliwia. Modrzew jest żywy. Modrzew jest nieśmiertelny. Nie może się nie zdarzyć ten cud zmartwychwstania. Przecież modrze wstawiono do słoja z wodą w rocznicę śmierci na kołymie męża gospodyni, poety. Nawet ta pamięć o umarłym ma swój udział w powrocie do życia w zmartwychwstaniu modrzewia. Ten delikatny zapach, ta oślepiająca zieloność igieł, to ważne pierwociny życia, słabe, ale żywe, wskrzeszone przez jakąś tajemną siłę ducha. Skryte w modrzewiu i wynikłe na jaw. Zapach modrzewia był słaby, ale wyraźny. Żadna siła tego świata nie przytłumiłaby, nie zdusiła tego zapachu, nie zgasiła tego wiosennego światła i barwy. Ileż to lat, okaleczony przez wiatry, przez mrozy, obracający się za słońcem, modrzew, co wiosna wyciągał ku niebu młody, zielonej igliwie. Ile lat? Sto, dwieście, sześćset. Daurski modrzew osiąga dojrzałość w wieku trzystu lat. Trzysta lat! Modrzew, którego gałąź, gałązka tchnęła zapachem na moskiewskim stole, to rówieśnik Natalii Szerymietiewiej-Dołgorukiej. Może przypomnieć o jej smutnych losach. O życiowych zawodach, o wierności i o niezłomności, o duchowej wytrwałości, o mękach fizycznych, moralnych, ani trochę nie różniących się od mąk 37 roku, wśród wściekłej północnej przyrody, nienawidzącej człowieka, wśród śmiertelnych niebezpieczeństw wiosennej powodzi i zimowych śnieżyc, wśród donosów i brutalnego bezprawia władzy, wśród śmierci, ćwiartowania łamania kołem męża, brata, syna, ojca, którzy na siebie wzajem donosili, siebie wzajem zdradzali. Alboż to nieodwieczny rosyjski wątek. Po retoryce moralisty Tolstoja i zaciekłych kazaniach Dostojewskiego były wojny, rewolucje, Hiroshima i obozy koncentracyjne, donosy, masowe egzekucje. Modrzew wyrósł poza ramy czasu. Zawstydził ludzką pamięć, przypomniał rzeczy niezapomniane. Modrzew, który widział śmierć Natalii Dolgorukiej i widział miliony trupów nieśmiertelnych w wiecznej zmarzlinie Kołymy, który widział śmierć rosyjskiego poety, Modrzew żyje gdzieś na północy, żeby widzieć, żeby krzyczeć, że w Rosji nic się nie zmieniło, te same losy, ta sama złość ludzka, ta sama obojętność. Natalia Szeremietiewa o wszystkim opowiedziała, wszystko opisała ze smutną swą siłą i wiarą. Modrze, w którego Gałązka ożyła na boskiewskim stole, żył już wówczas, kiedy Szeremietiewa jechała swoją krzyżową drogą do Bieriozowa, drogą tak podobną do drogi na Magadan za Morze Ochockie. Modrzew toczył, właśnie toczył zapach jak żywice. Zapach przechodził w barwę i nie było między nimi granicy. Modrzew w moskiewskim mieszkaniu tchnął zapachem, żeby przypomnieć ludziom ich ludzkiej powinności, żeby ludzie nie zapomnieli milionów trupów ludzi, którzy zginęli na kołymie. Słaby, uparty zapach. To był głos umarłych. Właśnie w imieniu tych umarłych modrzew ośmiela się tchnąć, mówić i żyć. Do wskrzeszenia potrzebna jest siła i wiara. Wsunąć gałązkę do wody to bynajmniej nie wszystko. Ja też wstawiałem gałązkę modrzewia do słoika z wodą. Gałązka uskła, pozostała martwa, krucha i łamliwa. Życie z niej uszło. Gałązka odeszła w niebyt, szczezła, nie z wstała. Ale modrzew w mieszkaniu poety odżył w słoiku z wodą. Tak, są gałązki bzu, czaremchy, są romanse z łeską. Modrzew to nie temat dla romansów. Modrzew to drzewo bardzo poważne. To drzewo wiadomości dobrego i złego, nie jabło, nie brzuska. Drzewo, co stało w rajskim ogrodzie, zanim Adama i Ewę wypędzono z raju. Modrzew to drzewo Kołymy, drzewo obozów koncentracyjnych. Na Kołymie nie śpiewają ptaki. Kwiaty Kołymy jaskrawe, spieszące się, gruboskórne, nie mają zapachu. Krótkie lato w zimnym, martwym powietrzu, suchy skwar i kostniejące zimno w nocy. Na kołymie pachnie tylko górska dzika róża, rubinowe kwiaty. Nie pachnie ani różowa, zgruba ciosana konwalia, ani wielkie jak pięść fiołki, ani anemiczny jałowiec, ani wieczno zielona kosodrzewina. I tylko młodrzew przypomina lasy swoim niewyraźnym, terpentynowym zapachem. Z początku wydaje się, że to zapach rozkładu, zapach trupów. Ale kto się bliżej przypatrzy, wciągnie głębiej ten zapach, zrozumie, że jest to zapach życia, zapach oporu stawianego północy, zapach zwycięstwa. Poza tym trupy na kołymie nie pachną, są zbyt wycieńczone, wykrwawione, a zresztą pochowane w wiecznej zmarzlinie. Nie, modrzew to drzewo nie dla romansów. Nie da się o nim śpiewać, klecić piosenek. Słowo ma tutaj inną głębię, inna towarstwa ludzkich uczuć. Człowiek nadaje pocztą lotniczą kołymską gałązkę. Chciało sobie przypomnieć. Pamięć nie o nim, ale o tamtym milionie pomordowanych, zamęczonych więźniów, złożonych do bratni grobów na północ od Magadanu pomóc innym, aby pamiętali, odjąć własnej duszy to ciężkie brzemię. Kiedy się coś takiego widziało, trzeba męstwa, by o tym nie opowiedzieć, nie pamiętać. ów człowiek z żoną adoptował dziewczynkę, dziewczynkę więźniarkę po matce zmarłej w szpitalu, żeby choć we własnym osobistym wymiarze wziąć na siebie cząstkę powinności, spełnić jakiś osobisty obowiązek. Pomóc towarzyszom, tamtym, którzy zostali przy życiu po obozach koncentracyjnych dalekiej północy. Posłać tę szorstką, giętką gałązkę do Moskwy. Człowieków, nadając gałązkę na poczcie, nie rozumiał, nie wiedział, nie przewidywał, że gałązkę ktoś w Moskwie przywróci do życia, że wskrzeszona zapachnie kołymą, zakwitnie na moskiewskiej ulicy że modrzew dowiedzie swej siły, swej nieśmiertelności. 600 lat życia modrzewia to w praktyce nieśmiertelność człowieka. Że ludzie Moskwy będą dotykać rękoma tej chropawej, niewymyślnej, szorstkiej gałązki, będą patrzeć na jej oślepiająco zielone igliwie jej odrodzenie z martwych wstanie, będą wdychać jej zapach nie jako pamięć przeszłości lecz jak życie żywe przełożył Adam Pomorski Ocalony Michał Hecker pochodził z dalekich stron dzieciństwo i młodość spędził w małym miasteczku polsko-żydowskim w Prywyslińskim kraju jak nazywali to poprzednicy władców gułagu. Z grupą rówieśników, a przede wszystkim ze starszym bratem należał do młodzieżówki komunistycznej i co roku na 1 maja zarzucali na druty telefoniczne i linie elektryczne czerwone sztandarki, obciążone z jednej strony kamieniem na sznurku, żeby można łatwiej było rzucić na druty. Policja ich ścigała za tego typu szkodliwe dla telekomunikacji akcje. Dostawali się do aresztu, karali ich nieściągalnymi grzywnami, a czasem ci starsi stawali przed sądem z poważnymi zarzutami za nielegalną działalność komunistyczną. Otóż Michał zaangażował się poważnie w miarę dorastania w pracę propagandową w sekcji partii komunistycznej. Ciceronem w tej jego działalności był naturalnie starszy brat. Kilka razy odsiadywali wyroki i wreszcie wymieniono ich na jakichś więzionych w Rosji białogwardzistów i wyjechali do ZSRR. Najpierw brat, i po kilku miesiącach Michał. Był to ów. Straszny i tragiczny również dla komunistów polskich rok 1937. Komintern moskiewski rozwiązał polską partię. Rozpoczęły się sfingowane procesy o szpiegostwo na rzecz zachodniego imperializmu i setki komunistów skazano na śmierć lub długoletnie wywózki do łagrów. Brata Michała wywieziono na Kołymę. Kilka miesięcy później trafił do Moskwy Michał. Zaczął szukać brata. Przez długi czas nie mógł wpaść na trop. Błąkał się jak w labiryncie między różnymi instytucjami milicją, partią, związkami zawodowymi. I wreszcie, któryś z rodaków powiedział, że widział Wiktora, brata Michała, jak prowadzono go. Zakutego na Ubiankę. Michał pobiegł tam i zgłosił się do dyżurnego kagebisty. Podobno aresztowaliście mojego brata. A jak się nazywacie? I skąd wiecie, że wasz brat został aresztowany? No, widział go mój znajomy, jak wchodził w towarzystwie milicjantów do tego gmachu. A nazwisko znajomego. Michał wymienił pierwsze lepsze, które mu przyszło do głowy. Ryszkin, ale nie wiem, gdzie mieszka. A wasze nazwisko i adres? No, Michał Heker, ulica Krasnoarmieńska, 6. No dobra, zostaniecie powiadomieni. Michał dowiedział się od towarzyszy rodaków, że aresztowań ostatnio było sporo. Wszyscy oskarżeni o szpiegostwo, zdradę interesów klasy robotniczej, wysługiwanie się obcym siłom burżuazji międzynarodowej pierwszy raz z przerażeniem zaczął spoglądać na otaczającą go rzeczywistość sowiecką czyżby się pomylił czy świat idei w który wierzył od dzieciństwa był tylko złudą birażem? michał dowiedział się wkrótce że wiktor jego brat Również wniknął w szeregi partii robotniczej, jak głosił sąd, by tam knuć swoją zdradziecką intrygę przeciwko państwu robotników i chłopów, przeciw ZSRR. Michał myślał, że oszalał. Interweniował w Komitecie Obwodowym partii, chodził do wszystkich miejskich urzędów, do sądu, pisał do Komitetu Centralnego. Pisał do komisariatów ludowych, do Wierchownego Sowieta. Prosił o ponowne rozpatrzenie sprawy brata, którego znał od wielu lat. Podobnie jak on jest ideowym komunistą od najmłodszych lat. Razem walczyli w ojczyźnie z reżimem burżuazyjnym. On był jego nauczycielem i przewodnikiem i w oskarżeniu o szpiegostwo i zdradę są jakieś potworne nieporozumienia. To jakaś pomyłka, czyjaś prowokacja, która może przynieść interesom partii państwa radzieckiego nieobliczalne szkody. Ręczę swoim honorem, życiem, że brat jest niewinny, oskarżony na podstawie fałszywych donosów, i domagam się wznowienia procesu i cofnięcia wyroku, sprawiedliwego zadośćuczynienia za poniesione krzywdy. Listy. Które by do sądu GPU Komitetu Centralnego, szybko odniosły skutek. Za dwa dni został aresztowany i przeszedł na Łubiance mordercze śledztwo. Przez tydzień przesłuchiwany przez trzech śledczych, 20 godzin na dobę, podpisał i przyznał się do wszystkich postawionych mu zarzutów. Tak jest. To on, wspólnie ze swoim bratem Wiktorem. Organizował siatkę szpiegowską przeciwko ZSRR, celowo działał w partii komunistycznej, by pod pozorem rzekomych prześladowań przez reżim burżuazyjny przeniknąć na teren Związku Sowieckiego, by tu od wewnątrz, wespół z innymi towarzyszami, rozkładać ustrój socjalistyczny. Za swoją robotę dostawali wysokie judaszowe wynagrodzenie. Są zdrajcami klasy robotniczej i słusznie zostaną za to surowo ukarani. Na rozprawie sądowej kilku świadków, których nigdy w życiu nie widział, potwierdziło zeznania oskarżonego, i bez obrońcy sąd trzyosobowy na jednym krótkim posiedzeniu skazał go na 25 lat ciężkich robót w obozie pracy przymusowej. Michał Półprzytomny ze zmęczenia zdążył powiedzieć tylko, że chętnie przyznałby się jeszcze do zamordowania matki i ojca. Sąd udzielił mu ostrej reprymendy za niestosowny żart i kpinę z majestatu sprawiedliwości. Znalazł się w więzieniu, gdzie wespół z innymi skazańcami czekał na komplet, by zapełnić pociąg, który miał ich wywieźć. Na Kołymę Jechał tam 45 dni Znalazł się tam jesienią Była piękna, słoneczna pogoda I obóz nie wyglądał przerażająco Szereg niskich baraków Wtopionych w zielony krajobraz I tylko wieże strażnicze Rozmieszczone na krańcach obozu Przypominały jakiś rzymski obóz wojskowy Michał pracował w lesie Spuszczał stare drzewa i, mając zapas sił i energii, wykonywał normę, nie oszczędzając się, pomagał herlawym współtowarzyszom. Widział go kiedyś komendant pod obozu, spodobał mu się, inteligentnie organizował pracę w piątce więźniów, postanowił go przenieść do obsługi domku komendantury. Przynosił z kuchni jedzenie dla naczelstwa, z resztek, które zostawały, mógł nieźle uzupełniać swoją porcję, a nawet Przynieść do baraku kilka kawałków niedogryzionego chleba. Pewnego dnia Gusiew, zastępca komendanta obozu, zwrócił się do niego: Pójdziesz do mojego domu, tam pomożesz żonie w porządkach, umiesz malować? No pewnie. Odnowisz mi korytarz, kuchnię, pokój jadalny, przygotujesz opał na zimę do pieca i do kominka. Odmelduj się u oddziałowego, ja go uprzedzę. To była fajna robota. Żona komendanta, dość pulchna blondynka, około czterdziestki, odnosiła się do niego życzliwie, może nawet zbyt życzliwie, co go trochę niepokoiło. Jak na zeka wyglądał świetnie, nie był wyniszczony piekielną pracą w kopalni, był nieźle odżywiony, część garderoby, niezbyt jeszcze zniszczone, udało mu się ochronić przed kradzieżą. Podczas roboty w domu komendanta dostał od żony Gusiewa fartuch, a w przerwie pracy popijał kawę z prawdziwej porcelanowej filiżanki, a nie z pogiętej obozowej blaszanki. I zaciągał się białomor kanałami czy kazbykami komendanta. Mów mi Mara, Michał, rzekła do niego gospodyni, jak jesteśmy wydwoje. I uważaj na Gusiewa, jest diabelnie nerwowy. No taką ma fatalną robotę. Pewnego dnia jeden z kierowników odcinka, Mielcew, zaprzyjaźniony z Gusiewem, lekko podchmielony, kiedy siedzieli przy kielichu, zwrócił się do niego z ironicznym uśmiechem. Gusiew, odważnyś jest. Ja bym się tam bał. Masz w domu służącego przystojnego Polaczka, Zeka, który z Twoją żoną popija przy stole kawę. — No, żeby nie zrobił cię jakiejś krzywdy. Przecież wiesz, oni są wyposzczeni, brutalni. Ty lepiej postaw tam uzbrojonego bajca. Licho nie śpi. Gusiew zbladł. A ty skąd to wiesz? — No, oddziałowy z czwartego. Widział przez okno, jak Zek siedział przy stole, palił i pił z filiżanki, a żona twoja siedziała obok. Gusiew stał. Przeszedł kilka razy po izbie, wypił pół szklanki wódki, wcisnął na głowę czapę i wyszedł w stronę domu. Wpadł do przedpokoju. Michał na drabinie kończył malować sufit. w won, ryknął komendant, zwrócił go z drabiny i pchnął z całej siły na ścianę. Melduj się na oddział. Obijasz się tu tyle czasu i robota jeszcze nieskończona. Pójdziesz od jutra na kopalnię do sztolni, na przodek i nie na odkrywkę. Następnego dnia oddziałowy przydzielił mu oskart szuflę. Ruszyli szarym świtem do podnóża góry. Tam kilkusetmetrową sztolnią pochyłą zeszli w dół. Michał zauważył, że kilku więźniów już tam było w korytarzu. Kiedyście tu przyszli, spytał: O, już z tydzień temu. Tu śpimy, tu jemy, tu żyjemy. Jeśli to można nazwać życiem. Normy są tu tak cholernie duże, żeby je wykonać, trzeba mieć podwójne siły, a nie czternaście godzin, ale dwadzieścia, pracować bez przerwy. Za niewykonanie normy zostaje się to za karę na noc i tak dzień za dniem, noc za nocą, aż się zbliżysz do wykonania normy. Trafiliście na taki odcinek diabelny, warstwy skał, kwarcu, twarde, splątane, że nie sposób się zbliżyć do 60%. Zostaniesz i ty, i światła Bożego nie uświadczysz. Pracując intensywnie wraz z towarzyszem, do którego został przydzielony, a był to stary zek zniszczony pracą i chorobami, wyrobił 80% normy. Zostawiono ich na dole. Następnego dnia już tylko 70%. I tak z dnia na dzień urobek się zmniejszał, zaległości rosły, sił bywało. Michał usiłował się dowiedzieć, czy ktoś gdzieś spotkał jego brata. Nikt go nie widział, nie słyszał o nim. Aż pewnego dnia sprowadzono na dół nowego woźnice. Prócz ludzi w sztolni pracował za garstkę owsa poczciwy stary koń, który też świata Bożego nie pamiętał. Tkwił tu w ciemnościach od niewiadomo jakiego czasu. Woźnica wrócił ze szpitala więziennego. Zagadał do Michała, słysząc, jak rozmawiał z kimś kiepskim rosyjskim. — A ty Polak? — Pracowałem z kilkoma twoimi rodakami, słabi, kończyli się szybko, męczyli ich, widać ostro w więzieniu, zanim trafili tu do kurortu, zachichotał rechotliwie, ale te w czasy w kopalni jakoś im nie bardzo pasowały. Buntowali się, Polacy to buntowszczyki, Ruskich nie lubią, to i błatni im dopiekali, także sporo ich tu pod sopki wywieźli. A czyś nie spotkał gdzieś brata mojego, Wiktor ma na imię, podobny do mnie, trochę starszy, wyższy, śniady, włosy bujne, ciemne, stary się skrzywił. Włosy to może i miał kiedyś ciemne, tu się siwieje szybko, albo golą do skóry, żeby wszy go nie żarły, przynajmniej w łeb. Kilka dni potem Michał dostał wiadomość ze szpitala, że Wiktor Hacker był w evidencji. I został wykreślony. 11 listopada znaczy się umarł. Michał jakoś do tej pory trzymał się psychicznie. Myślał, że ideały, w które wierzyli z bratem, o które walczyli jeszcze tam u siebie, za które znosili tyle cięgów, są warte tego trudu. Ale teraz był już przekonany, że to nie pomyłka. To Organizujący się system zła, przemocy, terroru. Wpadał w coraz większą rozpacz. Nerwy odmawiały posłuszeństwa. Praca stawała się koszmarem. Normy naturalnie nie wyrabiali. Siedzieli zamknięci na dole, wiecznie niedojedzeni, w dusznym, zapylonym powietrzu, stęsknieni za promykiem choćby księżyca, gwiazdy, ksztyny wiatru, powietrza. Michał wpadał w panikę. Wydawało mu się, że jest żywcem wrzucony do grobu, że dusi się, że zostaje zasypywany powoli piaskiem, że jeśli się nie wyzwoli, to zginie nędznie i podle i że musi wyjść za wszelką cenę natychmiast. Podszedł do stemplującego zeka, który umacniał sufit korytarza, wyrwał mu siekierę i na najbliższym kawałku drewna. Rąbnął w rozłożoną lewą dłoń. Dwa palce spadły na ziemię, a on zemdlony tuż obok. Jak przez watę i mgłę, słyszał tylko gwizdy, jakby setki parowozów, i widział różne wirujące, kolorowe koła ostre, błyszczące światłem, roziskrzone, piękne a wreszcie przestał czuć i widzieć cokolwiek. Z letargu obudził się już na wierzchu. Było mu zimno i czuł straszliwe pragnienie. Drżał cały, a rękę miał ciężką, jak złowił. zawiniętą i przywiązaną do tułowia. Sąsiad powiedział głośno: Że Michał się obudził, że jęczy. Podszedł oddziałowy. Toś se narobił kłopotów, polaczku. Tu takie numery nie przechodzą. Staniesz przed sądem, bracie. Jak będziesz miał szczęście, to cię rozwalą w lesie, a jeśli nie, to cię pognają nagiego po lodzie do przerębli. Rzeczywiście Michał miał szczęście. Wyrokiem sądu za sabotaż, za samookaleczenie, które miało na celu wymiganie się od pracy, która w socjalizmie jest honorem, zaszczytem i największym obowiązkiem obywatela, zostanie rozstrzelany o świcie. Rano wyznaczony karał czterech bajców ze starszyną z karabinami zatkniętymi na sztorc bagnetami prowadziło Michała do lasku brzozowego na rozwałkę. Dwóch bojców z przodu, Michał w środku z ręką wiszącą na temblaku, a drugą przywiązaną łańcuchem do tyłu, i dwóch armistów z tyłu. Starszyna kroczył z boku, szli wolno. Nie opodal chaty zastępcy komendanta, który właśnie siedział przy stole na śniadaniu. Żona spojrzała w okno i widzi idący wolno karał. Zobaczno, gdzie to prowadzą tego zeka. Czyż to nie jest ten Polak Michał, który u nas pracował jesienią? Komendant spojrzał w okno. Tak, to on. Okaleczył się. To sabotażysta. Rozwalą go. No daj spokój. Zobacz, ile drzewa on nam przygotował na zimę. Mieszkanie wymalował. To dobry chłop. Dobry. Do ciebie się przywalał. Skądże? To Mielcew się do mnie zalecał, czy dobierał, a jego oskarżył. Komendant wstał natychmiast, otworzył okno i krzyknął do armistów. Hej, karał, nie nada. Was Zazwajtys, nazad. Wracajcie. Żołnierze stanęli, potem zawrócili i tą samą drogą szli z powrotem do obozu. Michał ocalał, a ze wzgórka z brzozami, słońce spojrzało na świat i błysnęło czterema iskrami w bagnetach karału. Zebrał K.J. Koniec książki Warłama-Szałamowa. Opowiadania kołymskie. Nagranie: Studia Książki Mówionej Zakładu Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych w Warszawie, rok 1998. Czytał Ksawery Jasieński. Realizacja Tomasza Grubińskiego.